Witajcie, bardzo się cieszę mogąc przybliżyć Wam bardzo ważną dla mnie książkę. Książkę, która od lat towarzyszyła mi podczas spacerów po lesie i zagłębianiu się w mądrość przyrody, bo jak już kiedyś powiedziałem w którymś nagraniu zioła są jakby esencją i najlepszą wskazówką dla nas. Nagranie trwa ponad 7 godzin, więc podzieliłem je na 30 rozdziałów, na które składają się wstęp, wprowadzenie i opisy roślin. Jak to zwykle w książkach mówionych na kanale bez chaosowania, możecie bezpośrednio przechodzić do wybranego rozdziału, klikając w opisie na przypisany mu czas. Wierzę, że ta książka, tak jak mnie, będzie przydatna wielu osobom. Życzę miłego słuchania. Rok 1936, J.H. Guk, czyli Jan Hadyna, zioła lecznicze, botanika okultystyczna, astrologia herbalna, medycyna hermetyczna. Od wydawnictwa. Cykl artykułów o ziołolecznictwie w związku z astrologią, medycyną ludową i magią, umieszczony w pierwszym roczniku lotosu, wywołał żywy oddźwięk wśród naszych czytelników. Otrzymaliśmy bowiem wiele listów, w których powtarza się jedna i ta sama mniej więcej prośba, aby rozpoczęte artykuły o ziołolecznictwie drukować nadal w lotosie, względnie wydać je w osobnej broszurze, tym więcej, że nie ukazała się dotąd na rynku księgarskim w Polsce żadna tego rodzaju praca. Autor wspomnianych artykułów, zajmujący się od szeregu lat medycyną hermetyczną, opracował więc niniejszy podręcznik, aby uczynić zadość życzeniom wielu poszukujących ratunku wśród naszych najwierniejszych przyjaciół, jakimi są i pozostaną zioła lecznicze. Niechże więc zielnik ten idzie w świat w coraz liczniejsze dzisiejsze szeregi rozumiejących przyrodę i niechaj spełni swoje zaszczytne zadanie. Dla wytrwałych zielarzy, obznajomionych z botaniką okultystyczną, zasadniczą wartość mają jedynie zioła zbierane według wskazań astrologii herbalnej. Aby i amatorom dać w pewnych granicach możność czynienia doświadczeń w tej dziedzinie, autor, poza omówieniem najelementarniejszych zasad obowiązujących zawsze przy zbieraniu konserwowaniu i uprawie ziół przeszedł do omówienia w ogólnych zarysach zasad astrologii herbalnej. Ze względów metodycznych ograniczył się autor w pierwszej części zielnika tylko do wyjaśnień co do przestrzegania wpływu księżyca przy uprawie i zbieraniu ziół, jako mającego najważniejsze znaczenie. Dalsze zaś rozdziało o przydziale ziół pod pewne planety o zbieraniu ich według tzw. godzin planetarnych, o kuracjach ziołowych w myśl zasady astrologicznych et odłożył do części trzeciej, zapoznawszy wpierw czytelnika z właściwościami leczniczymi najważniejszych naszych ziół. Aby odpowiednio oświetlić dzisiejsze, oparte na świeżych badaniach, stanowisko niektórych przedstawicieli nauki oficjalnej i lekarzy w stosunku do ziołolecznictwa, Podajemy w dalszym ciągu niniejszej pracy uwagi dwóch znanych polskich uczonych: profesora doktora Muszyńskiego i doktora medycyny Brejera. Kraków, w listopadzie roku 1935. Rozdział pierwszy: Lekarze wracają do ziół. Napisał doktor Jan Muszyński profesor Uniwersytetu Stefana Batorego Pomimo iż medycyna stara się być postępową i wykorzystuje wszelkie nowe odkrycia to jednak konserwatyzm należy do kardynalnych cnót medycyny leczenie bowiem olbrzymiej większości chorób opiera się na obserwacjach i doświadczeniu poprzednich pokoleń Arsenał lekarstw u ludów starożytnych był niezbyt wielki i u Greków nie przekraczał 500 Olbrzymia większość tych środków była pochodzenia roślinnego spośród przedstawicieli flory śródziemnomorskiej. Znajomość tych roślin Grecy zaczerpnęli od ludów cywilizacji egejskiej, czyli myceńsko-kreteńskiej i z Egiptu. Ośrodkiem kultury egejskiej była wyspa Kreta. Państwo kreteńskie upadło wprawdzie już w XIII wieku przed naszą erą, ale dorobek cywilizacyjny w niektórych dziedzinach przetrwał na Krecie aż do początków naszej ery. Otóż zarówno w starożytnej Grecji, jako też w starożytnym Rzymie, wyspa Kreta uchodzi za ojczyznę najlepszych ziół leczniczych. Stamtąd przywożono do Ateni Rzymu wykwintne pachnidła, maści, leki oraz środki kosmetyczne. Rzymski lekarz, Klaudiusz Galen w pismach swych narzeka na zalew rynku rzymskiego lekami i ziołami z Krety, jednocześnie tenże Galen udowadnia, że w Italii lub w Grecji można wyhodować takie same rośliny, jak na Krecie. Taką samą rolę w dostarczeniu leków roślinnych, jak Kreta, odgrywała wówczas wyspa Cypr oraz Egipt. Na ogół ilość leków zdanych Rzymianom wynosiła około 700, z których przeszło 600 pochodziło z państwa roślinnego. Były to albo zioła, albo produkty roślinne w rodzaju żywic, balsamów i suchych ekstraktów, poza tym było kilkadziesiąt produktów pochodzenia zwierzęcego między innymi różne organa zwierzęce jak mózg, szpik kostny, wątroba, żółcia, nawet wydaliny. Najmniej było związków mineralnych. Po upadku Rzymu Zachodniego i kultury grecko-rzymskiej na widownię dziejową między VII a XIII wiekiem naszej ery występują arabowie. Arabowie zajmowali się gorliwie medycyną, tłumaczyli i komentowali dzieła pisarzy greckich i rzymskich. Ponieważ zaś panowanie Arabów rozpościerało się od południowych krańców Europy przez całą północną Afrykę, Arabię, Małą Azję, Persję, Turkistan aż do granic Indii, mieli oni możliwość bezpośredniego zetknięcia się z najstarszymi cywilizacjami, jak egejską, hetycką, babilońską, perską oraz indyjską. Zbierając skrupulatnie wiadomości lecznicze tych ludów i tych krajów, przyjmując ich leki miejscowe, wzbogacili Arabowie w znacznym stopniu arsenał medyczny. W dziełach pisarzy arabskich z X i XI wieku znajdujemy już przeszło półtora tysiąca różnych leków, z których dziewięćdziesiątych były lekami roślinnymi. Wielką zasługą Arabów było spopularyzowanie w Europie leków i przypraw indyjskich, jak pieprz, kubeka, imbir, cynamon, gwoździki, drzewo sandałowe, benzoe, kamfora i tym podobne. Arabowie rozpowszechnili również w Europie użycie cukru i wprowadzili do lecznictwa cukrowane postacie leków, jak słodzie, ulepki, cukaty lecznicze i pigułki cukrowane. Pod koniec XV wieku medycyna europejska posiada już w swej skarbnicy lekarskiej około 1500 leków roślinnych oraz paręset zwierzęcych i mineralnych. Odkrycie Ameryki przez Kolumba otwarło przed nami kraje o innej niż w starożytnym świecie kulturze oraz nowej i odmiennej roślinności. Ameryka, obok kilku nowych i cennych roślin gospodarczych, jak ziemniaki, kukurydza, kakao, papryka oraz niezupełnie zasługujący na pochwały, tytoń, dała nam również kilkanaście bardzo cennych leków roślinnych, jak kora chinowa, wymiotnica, jalapa, gwajak, sarsaparilla, ratania, senega, kuilaja, wanilia i tym podobne. W końcu XVI wieku i na początku wieku XVII Europa posiada olbrzymi asortyment leków roślinnych, bardzo często cudzoziemskich, mało zbadanych, a częstokroć fałszywych. Wiek XVI w Europie to okres wielkiego fermentu umysłowego, okres przebudowy i kształtowania nowych poglądów we wszystkich dziedzinach życia umysłowego. Okres ten nazywamy epoką odrodzenia. Nic dziwnego, że fermenty ogarnęły również świat lekarski. W owym czasie alchemia stała się zajęciem dość popularnym, którym interesowali się częstokroć lekarze. Otrzymywanie w tyglach i retortach nowych zupełnie związków, z i minerałów wzbudziło w umysłach ówczesnych lekarzy śmiałe, innowatorskie projekty zastosowania tych sztucznie otrzymanych w laboratoriach środków w charakterze leków. Rodzi się kierunek, który w dziejach medycyny nosi nazwę jatrochemicznego. Pierwszym pionierem jatrochemii, czyli chemii lekarskiej, był lekarz niemiecki Paracelsus. Mniej więcej od XVII wieku rozpoczyna się rozpowszechnienie w lecznictwie stosowania różnych związków chemicznych, nawet wybitnie trujących, jak związki arsenu, antymonu, bizmutu, miedzi i tym podobnych. Leki roślinne i surowce zwierzęce mają jednak w dalszym ciągu zastosowanie, albowiem nie umiano jeszcze wówczas wydzielać z roślin składników czynnych i sądzono, że tzw. związki organiczne mogą powstawać tylko w organizmach żywych przy udziale tzw. zwanej. Siły życiowej. Dopiero na początku wieku XIX chemia staje się nauką ścisłą i zaczyna się niezmiernie szybko rozwijać. Już w drugim dziesiątku lat XIX wieku udaje się farmaceutom francuskim Sertigny, Pelletier, Sventou odkryć alkaloidy jako najsilniej działające składniki roślinne. Po alkaloidach. Przyszła kolejna wykrycie w roślinach glikozydów, garbników, olejków eterycznych i tym podobnych. Świat lekarski, który pod wpływem kierunku jatrochemicznego przyzwyczajał się coraz bardziej do stosowania czystych związków chemicznych, zaczyna stosować coraz chętniej zamiast całych roślin tylko otrzymane z nich w stanie czystym alkaloidy, glikozydy, garbniki. Te rośliny, w których nie udało się znaleźć silnie działających alkaloidów lub glikozydów, zwyczajnie zarzucano. W roku 1828 udaje się niemieckiemu chemikowi Föhlerowi, dokonanie pierwszej syntezy organicznej. Zostaje w ten sposób obalona legenda o sile życiowej i rozpoczyna się nowa era w dziejach nauk chemicznych. Mianowicie okres tak zwanej chemii syntetycznej. Naturalnie odbywa się gwałtowna praca w kierunku dokonania syntezy, czyli sztucznego wytworzenia niektórych alkaloidów. Przy tego rodzaju pracach, zmierzających do syntezy chininy, udaje się Knorowi w roku 1883 dokonać syntezy antipiryny, środka o wybitnym działaniu przeciwgorączkowym. Rok ten stanowi początek nowej ery w dziejach lecznictwa, tak zwanej syntezy leków. Antipirina, która przyniosła poważne zyski wynalazcy i wytwórcy, zachęciła setki chemików i fabrykantów do tej pracy i oto już w roku 1907 ukazuje się na rynku lekarskim około 700 nowych specyfików rocznie, a dziś... Po kilka tysięcy rocznie. Olbrzymia większość tych chemikali nie posiada żadnej wartości leczniczej i opiera się tylko na reklamie. Częstokroć są wśród nich środki wręcz szkodliwe. Nawet najlepsze syntetyki nie są pozbawione częstokroć ubocznych działań szkodliwych. Ojczyzną wytwórczości syntetyków leczniczych stają się Niemcy. Na początku XX wieku medycyna europejska wyrzuciła ze swego arsenału resztki leków roślinnych i zaczęła się posługiwać prawie wyłącznie chemikaliami, których liczba wynosi kilkanaście tysięcy. Z programu wykształcenia lekarzy usunięto botanikę i farmakognozję. Nie wdając się w krytykę, czy taki kierunek był słuszny i właściwy, Należy stwierdzić jednak, że już od jakichś 20 lat dostrzega się wzrost nieufności społeczeństwa do medycyny oficjalnej i coraz liczniejsze występowanie, nawet w takich krajach jak Austria i Niemcy, znachorów leczących ziołami. Klientami znachorów nie są bynajmniej ubodzy kmiecie z zapadłych wiosek, lecz zamożna inteligencja która była częstokroć bezskutecznie leczona przez największe powagi świata medycznego. Te fakty mówią same za siebie. Jeśli publiczność ucieka od poważnych lekarzy, nie znajdując u nich pomocy, to widocznie syntetyczne chemikalia, którymi się dziś tak chętnie posługuje oficjalna medycyna, nie są wystarczające. Jednocześnie znachorzy muszą widocznie przynosić ulgę swym pacjentom przy pomocy zarzuconych obecnie ziół, bo nie mieliby inaczej powodzenia. Wszak nie jest tajemnicą, że do niektórych znachorów warszawskich trzeba zapisywać się na kilka tygodni naprzód. Pewne w cudzysłowie znakomitości warszawskie sprowadzają tajemnicze zioła indyjskie, z doskonale znanego mi terenu, mianowicie z Święcian pod Wilnym. Obserwując ten fakt, musimy przejść do wniosku, że widocznie zioła... Obserwując ten fakt, musimy przejść do wniosku, że widocznie zioła krajowe posiadają jakieś cenne wartości lecznicze, bo wszak wielu chorych doznaje przy tych kuracjach ulgi. Jedynym sposobem przeciwdziałania panoszącemu się coraz bardziej znachorstwu, jest nawrót medycyny do stosowania leków roślinnych. Sprawa jest o tyle trudna, że nasze współczesne programy wykształcenia lekarskiego układano przez generację wyrosłą w okresie najbójniejszego rozwoju chemii lekarskiej, która usunęła z programu nauk lekarskich botanikę, farmakognozję i farmację nowoczesny lekarz niejednokrotnie nie zna ziół. Inaczej jest we Francji. Galijski krytycyzm przeszkadzał rozpowszechnieniu się we Francji chemicznego kierunku medycyny niemieckiej, mimo że przecież Francja wydała w tej dziedzinie chemii wielu genialnych uczonych i dokonała przewrotowych odkryć. Lekarze francuscy zachowywali się bardzo sceptycznie względem syntetycznych leków niemieckich, i jeżeli szukali nowości, to raczej wśród leków roślinnych. Dlatego też we Francji jest prawie nieznany typ znachorów tak popularny w Polsce i w Niemczech z tego prostego powodu, ponieważ we Francji lecznictwo znajduje się w rękach nie znachorów, lecz lekarzy. Medycyna współczesna będzie musiała zmienić swoje dotychczasowe poglądy i powrócić przynajmniej częściowo do dawnych leków roślinnych. Rozdział drugi. W obronie ziół leczniczych. Napisał doktor medycyny Stanisław Brejer. Kraków. Niedawne to jeszcze czasy, kiedy lecznictwo ludowe posługiwało się niemal wyłącznie leczniczymi ziołami, świadczą o tym nazwy nadawane im w języku łacińskim, najczęściej z dodatkiem oficinaliz, to jest lekarskim. Doświadczenie wiekowe przekonało, że podobnie jak istnieją rośliny, wystarczające w zupełności do odżywienia organizmu, tak samo istnieją lecznicze, będące w stanie przywrócić utracone zdrowie. Nie znano wprawdzie ich składu chemicznego, nie zdawano sobie sprawy w jaki sposób działają, przekonywano się jednak codziennie, że działają i to działają nadzwyczaj skutecznie. Obok promieni słonecznych, wody, wód mineralnych, masażu, sugestii, magnetyzmu i innych środków i zabiegów leczniczych, Przypisywano ziołom leczniczym bodaj czy nie najważniejszą rolę. Jakież więc są przyczyny, że w wieku XIX odrzucono zioła lecznicze niemal w zupełności? Czy może przekonano się o ich bezskuteczności? Lub wykryto środki dzielniejsze, skuteczniejsze? Ani jedno, ani drugie. Przyczyną pozbycia się tych dzielnych środków leczniczych były błędne wnioski wysnute z odkryć w dziedzinie nauk medycznych. Nauki te wkroczyły w sfery grubej materii i odrzuciły wszelkie działanie, którego nie można było sprawdzić na trupie, pod mikroskopem lub w doświadczeniu na zwierzętach. Odrzuciły wszystko, co nie dało się zważyć lub zmierzyć, odrzuciły więc. I zioła lecznicze, ponieważ działania ich nie można było stwierdzić na poczekaniu, natychmiast, jak to bywa np. z taką morfiną, antipiriną czy bromem. Rozwijająca się bakteriologia spowodowała w lecznictwie zamęt jeszcze większy. Choroby niemal wszystkie poczęto przypisywać wyłącznie działaniu drobnoustrojów, czyli bakterii. Aby więc chorobę usunąć, Poszukiwano środków, które by owe bakterie zagnieżdżone w ustroju zniszczyły, zabijały. Nie pomyślano o tym, że przecież owe bakterie rozwijają się zazwyczaj tylko wówczas, gdy osłabiony organizm straci swoje obronne siły. Zapomniano, że gdyby nawet udało się dzisiaj owe bakterie w pewnym organizmie zniszczyć, to znajdą się jutro te same lub inne które dokonają tak samo dzieła zniszczenia. Zapomniano, że zdrowie musi być zdobyte we walce z czynnikiem chorobotwórczym i że tylko zdrowie zdobyte we walce jest trwałe. Zapomniano, że doświadczenie w ciągu wieków nabyte ma większą wartość niż teorie i hipotezy zbudowane na podstawie paru naukowych odkryć w sferze najgrubszej materii. Cóż byśmy powiedzieli o człowieku, który twierdzi, że nie istnieje nic więcej ponad to, co zmysłami dostrzega. Musiałby odrzucić mnóstwo sił, które już obecnie nauka w części odkryła. Emanacje radu, promienie X, promienie sztuczne XX i tak Są to przecież wszystko siły w zwykłych warunkach niedostrzegalne. Lecznictwo szkolne, dążąc do wygubienia w organizmie owych bakterii, potworzyło mnóstwo środków leczniczych, tego rodzaju jak kreosot, o którego bezwartościowości w leczeniu rychło się przekonano. Nie umiejąc działać na owe przyczyny chorób, oddano się zupełnemu zniechęceniu, powiedziano, że leczenie nie może na niczym innym polegać, jak tylko na usuwaniu przykrych dla chorego objawów. Rozpoczął się okres panowania morfiny, antipiryny, bromu trwający niestety dotychczas. Nie umiejąc leczyć, usuwano objawy, a więc kaszel, ból, biegunkę itd. z olbrzymią szkodą dla samego procesu samoleczenia. Środki te łagodziły wprawdzie chwilowo przykre objawy, lecz wyleczenie z całą stanowczością opóźniały i choroby ostre. Chroniczne zamieniały. Z ziół pozostawiono nieliczne, niemal wyłącznie trujące, działające w dawkach średnich również tylko wyłącznie na przykre objawy, lub z niektórych powydobywano pewne jednostronnie działające ciała chemiczne. Nie przeczymy, że praca ta nie pozostanie bezowocną. Musimy jednak przyznać, że zastosowanie środków tych Ograniczy się w niedługim czasie do przypadków beznadziejnych, w których właściwe leczenie chorych tkanek nie ma już widoków powodzenia. Wyraźnie zaznaczamy, że mowa tu o środkach dotychczas przez medycynę szkolną w leczeniu stosowanych i wcale nie twierdzimy, by środki sztucznie wytworzone, lecz na innych zasadach oparte, nie mogły działać równie dobrze jak na przykład zioła lecznicze. Światło słoneczne zastępujemy przecież w wielu wypadkach z dobrym skutkiem światłem elektrycznym. Sole krwi zawarte w roślinach, solami krwi wytworzonymi sztucznie, lecz musi to być światło, muszą być sole krwi, a nie kreosot, brom lub antipirina. Muszą to być środki lub zabiegi lecznicze, które naśladują naturę w jej działaniu leczniczym. Drogi wytyczone przez miliony lat nie mogą być naraz zmienione, a zresztą skutek na innej drodze pozornie osiągnięty jest zawsze krótkotrwały lub złudny. W chorobie musimy przede wszystkim usunąć przyczyny, wzmocnić tkanki i pobudzić je do samoobrony, podniecając ich czynność i dostarczając do odbudowy odpowiedniego materiału. Obok innych środków i zabiegów leczniczych mogą to zadanie spełnić zioła lecznicze, których własności i działanie rozbierzemy poniżej. Skład chemiczny pierwszej lepszej roślinki leczniczej wykazuje cały szereg składników chemicznych, z których jedne stanowią dla tkanek zwykłe pożywienie, jak białko, tłuszcz, cukier, węglowodany. Inne zawierają pierwiastki niezbędnych w organizmie, soli krwi, wreszcie olejki eteryczne i różne ciała złożone, przyspieszające przemiany materii, czyszczące krew, działające moczopędnie, napotnie, rozwalniająco itd. Z reguły każda roślinka lecznicza zawiera kilka składników, z których jedne wzmacniają, inne działają specjalne na pewne organy. Płuca, nerki, pęcheś i tak dalej. Nie ma tu więc jednostronnego działania przetworów chemicznych medycyny szkolnej, które działają również napotnie lub przeczyszczająco, lecz niewzmacniająco. Środek wyłącznie moczopędny, wyłącznie napotny, a nie wzmacniający równocześnie, nie czyszczący krwi raczej szkody przyniesie niż pożytku, usuwa bowiem objawy chorobowe, lecz... Organizmu nie leczy. Drugą zaletą ziół leczniczych jest ich specyficzne działanie na cały organizm, a w szczególności na pewne organy działające tak wybitnie i tak w różnych roślinach różnorakie, że wątpliwą jest rzeczą, czy kiedykolwiek chemia naśladować je potrafi. Zresztą i wówczas nie stracą one na swojej wartości, tak jak słońce i wody mineralne. Nie tracą wobec elektryczności i wód sztucznych. Wreszcie, olbrzymią zaletę ziół leczniczych stanowi ich taniość i łatwość zdobycia, co jest zaletą niezmierną, zwłaszcza dla ludu i warstw uboższych. Wszak rosną one tuż koło chaty, w polu, w rowach, i wystarczy tylko sięgnąć, by zdobyć lekarstwo o wiele skuteczniejsze niż wszelkie apteczne. Wielu gardzi nimi jedynie dlatego, że taniość utożsamiają z małą wartością. Zdaje mi się, że im lekarstwo droższe, tem skuteczniejsze. Tymczasem rozumowanie to jest w zupełności błędne. Owszem, im pewne czynniki mają większą istotną wartość, tem są łatwiej dla wszystkich dostępne. Woda i promienie słoneczne nic nie kosztują. A zioła lecznicze są do nich i pod tym względem podobne. Metoda lecznicza, zwana homeopatią, posługuje się wyciągami z kilkuset ziół leczniczych. Niektóre rozcieńczone nadzwyczajnie, także zdawałoby się, że tak bardzo rozcieńczone, działać nie mogą. Tymczasem doświadczenie na chorych okazało nadzwyczajną ich skuteczność. A zresztą metoda ta pozyskała już obecnie silne podstawy naukowe w najnowszych odkryciach emanacji radu, jonów, fermentów, katalizatorów. Dziwi nas tylko, że pomimo to lecznictwo szkolne środków tych nie uznaje. Materializm XIX wieku wychował umysły niezdolne do zrozumienia czynników, których nie można ani łokciem odmierzyć, ani na zwykłej wadze zważyć. Od czasu do czasu poleci któraś z powag lekarskich środek wprost zapożyczony z homeopatii i ogłasza jako nowość w pismach lekarskich. Tak było na przykład z tują, z fosforem i tak dalej. Pomimo to uczone głowy nie są w stanie zasady tej rozszerzyć na całość. Czyżby dlatego, że prawa te wykryto nie w sferach oficjalnych, byłoby to świadectwo bardzo smutne. Ostre środki chemiczne, polecane przez powagi uniwersyteckie, znajdują natychmiast naśladowców, niestety nie zawsze z dodatnim wynikiem dla chorych. Gdyby ludzkość naraz ujrzała ten ogrom harłactwa, wytworzonego leczeniem dużymi dawkami rtęci, bromem, morfinom i tym podobnymi specyfikami, to by o miała z przerażenia. Co chwila można słyszeć, że ten już po dokładnej kilkuletniej kuracji rtęciowej zapada na ciężkie choroby najważniejszych organów wewnętrznych jak mózg, rdzenie, wątroba, które to zmiany nawet wielu wyznawców lecznictwa szkolnego przypisuje nadużywaniu rtęci, która pozostając w organizmie lata całe musi w końcu rozpad tkanek wywołać. Klinika Wiedeńska ma sprzed paruset laty wykaz kilkudziesięciu tysięcy chorych, wyleczonych z kiły bez zatrucia rtęciowego, ziołami i innymi środkami przyrodoleczniczymi. Znakomite wyniki, osiągnięte przy pomocy środków homeopatycznych, zwłaszcza w czasie cholery w roku 1873, spowodowały rząd austriacki, że Dozwolił lekarzom wydawać środki te chorym bez pośrednictwa aptek i utworzył katedrę homeopatii w Budapeszcie. Metoda ta rozwija się ciągle i zdobywa coraz nowe środki, a lekarstwa rzeczywiście skuteczne, jak na przykład rozczyn kwasu mrówkowego i fosfacit romanowskiego, stosowane w całym szeregu chorób chronicznych. Jakkolwiek wynalezione nie przez homeopatów, to jednak stanowią potwierdzenie zasad homeopatycznych są to bowiem rozcieńczenia milionowe. Skład chemiczny ziół leczniczych jest nadzwyczajnie bogaty najważniejsze składniki i ich działanie podajemy poniżej. Olejki eteryczne zawarte niemal we wszystkich ziołach, Działają pobudzająco i ożywiająco na wszystkie tkanki i ułatwiają w ten sposób wydalanie z organizmu nagromadzonych trucizn, śluzu, ropy, działają przy tym odkażająco, niszczą i wydalają drobnoustroje, nie szkodząc przy tym organizmowi. Składniki ściągające działają ściągająco na różne tkanki, leczą krwotoki. I zapalenia. Sole wapienne dostarczają organizmowi wapna potrzebnego do zwapienia ognisk gruźliczych i wzmocnienia kości w chorobie angielskiej. Żelazo zawarte w ziołach skutkuje w chorobach, w których brak w organizmie żelaza, jak blednica, niedokrewność, neurastenia. Kwasy roślinne. Ułatwiają wydalenie z organizmu różnych produktów przemiany materii, a zwłaszcza kwasu moczowego w chorobach artretycznych i reumatycznych. Goryczki zawarte w roślinach poprawiają apetyt, trawienie, czyszczą krew. Sole potasowe działają moczopędnie, sole sodowe odkwaszają krew. Stąd skuteczne są w artretyzmie, reumatyzmie, rwie, cukrzycy. Inne sole krwi, zawarte obficie we wszystkich ziołach leczniczych i pokarmach roślinnych, dostarczają krwi niezbędnych do życia składników. Najrozmaitsze zawarte w nich połączenia węgla, siarki, fosforu, chloru, fluoru i mnóstwa innych pierwiastków, Działają na różne organy i tkanki specyficznie nadzwyczajnie skuteczne i wątpliwem jest, czy kiedykolwiek chemiczne przetwory zastąpić je potrafią. Rozdział trzeci związek ziołolecznictwa z okultyzmem, magią, astrologią oraz medycyną ludową. Pan rozkazał ziołom wyruść z ziemi, a mędrzec niemi nie pogardzi. Księga Syracha Jesteśmy świadkami dziwnego zjawiska. Stary, wiecznie cytowany Ben ze swoim powiedzeniem Nic nowego pod słońcem znowu triumfuje. Z jednej bowiem strony bujnie rozrastający się okultyzm z zastępem swoich wyznawców rzucił się z zapałem na dawno zapomniane przez wiedzę pozytywną, średniowieczne czy nawet starożytne rzekomo przesądy, zabobone tecera, szpera się z wyjątkowym upodobaniem w starych, zakurzonych foliałach, których autorów dawniej palono na stosach, lub też jako czarowników męczono. Z drugiej strony, znowuż, nasza wiedza oficjalna kroczy raźno naprzód. I oto ten, kto z zainteresowaniem śledzi np. Na postępy naszej fizyki, chemii, biologii czy medycyny, nie tracąc równocześnie z oczu współczesnego ruchu okultystycznego, zauważyć musi dziwne bardzo zjawisko. Oto nasze najnowsze naukowe zdobycze dają się przeważnie doskonale pogodzić z tym, do czego wiedza duchowa doszła na innej drodze. Najnowsze, niejednokrotnie teorie naukowe okazują się przy bliższym badaniu wcale nie tak bardzo nowemi, a fakty dawniej przemilczane, a nawet i wyśmiewane, stają się nagle godnymi zbadania z punktu widzenia najnowszych zdobyczy naukowych. Rezultat godny uwagi. Tak bardzo wyszydzani średniowieczni, nie mówiąc już o starożytnych, czarownicy, alchemicy, astrolocy, kabaliści i tym podobni, Przecież nie byli tak strasznie głupimi i ograniczonymi, jak dotąd powszechnie mniemano. I tak, na przykład, współczesna nasza medycyna wykazuje pewną charakterystyczną inklinację do medycyny średniowiecznej, stojącej zupełnie na podłożu nauk okultystycznych, a której najwybitniejszym przedstawicielem był Paracelsus. Związek medycyny z okultyzmem jest tak ścisły i wyraźny, że sam rzuca się w oczy. Choćby przypomnieć takie metody, jak sugestia, psychoterapia, hipnoza, magnetyzm, pewne podstawowe twierdzenia prastarej astrologii, działanie elektrolitów roślinnych, promieniowanie kosmiczne tecera. Jakie prześladowania musiał znosić niedawno jeszcze choćby tylko doktor Julian Ochorowicz ze swoją teorią magnetyzmu zwierzęcego, promieniowania organicznego i wpływu na ciało czynników psychicznych. Są to wszystko rzeczy, które niedawno jeszcze zbywano jednym pogardliwym słowem przesąd. Tymczasem okazuje się, że w tych to właśnie przesądach Tkwią objawy nieznanych jeszcze dotąd tajemniczych sił, że są one wyrazami pewnych ukrytych dla naszego oka zawiłych praw powszechnych. Oczywiście, że wiedza materialistyczna nie chce się zajmować takimi zagadnieniami, są one zbyt niebezpieczne dla jej dogmatycznego światopoglądu. To też rychły wzrost nauk okultystycznych wydaje się jej czymś groźnym i niepokojącym. I właśnie w medycynie najprędzej zdobędzie sobie okultyzm swoje słusznie należące mu się uznanie, wykazując swą rację w zastosowaniu praktycznym. Czego jednakże nam przede wszystkim potrzeba, to krytycznej, ostrożnej pracy nad wysegregowaniem prawdziwie skutecznych metod i sposobów od mniej czy więcej fantastycznych i niewypróbowanych recept i rzeczywistych przesądów które szczególnie w okultyzmie nagromadziły się z biegiem lat. Musimy zrozumieć, że prawdziwe okultystyczne sposoby leczenia, jak np. magnetyzmem, modlitwą, słowem czy przyłożeniem ręki, są darami niezmiernie rzadkimi w naszej epoce, jak i prawdziwie pełnowartościowe jasnowidzenie. Lecz chociaż większość z nas nie osiąga jeszcze tak wysokiego stopnia rozwoju swych władz i zdolności, Niemniej jednakże mamy dosyć skutecznych sposobów przysłużenia się naszym bliźnim, którym niejednokrotnie możemy pomóc najprostszymi środkami w wypadkach, w których zawodzą najwyszukańsze sposoby współczesnej medycyny. Istnieje pewien rodzaj naturalnej magii, posługującej się środkami bardzo nieraz prostymi i prymitywnymi których skutki jednakże okazują się niemniej, bardzo jasno i wyraźnie. Mówi o tym m.in. Lord Balwer w swojej bardzo ciekawej powieści pod tytułem Zanoni. Czytamy tam, cytat, Co jednakże jest najbardziej znamiennym dla bractwa, to jest różokrzyżowców, to ich przedziwna znajomość wszelkich środków i sposobów leczniczych, nie działają oni siłami i sposobami magicznymi, lecz prostymi środkami naturalnymi. Koniec cytatu. Kolejny cytat. Czemże jest podanie o Medei, jeśli nie świadectwem sił spoczywających w kwiatach, liściach i korzonkach? Najmędrsze i najukochańsze społeczeństwo, mniejsze, tajemnicze bractwo skat, których praktyki, osłonięte nieprzeniknionym płaszczem podań i baśni, tak bardzo naszych uczonych zainteresowały, szukało w najpospolitszych ziołach tego, czego może mędrcy babilońscy nadaremno szukali w gwiazdach. Koniec cytatu. A w wtajemniczony różokrzyżowiec, odpowiada na pytanie swego ucznia Glendona, czy owe skromne dzieci przyrody. Owe zioła, które niejednokrotnie w przeciągu jednej doby rozkwitają mi wiedną, dla świętej wiedzy wzniosłych tajemnic jakikolwiek pożytek wnieść mogą. W następujący sposób. Cytat. Jeśli by jakiś mężę co odwiedził dziki szczep koczowniczy, nie znający żadnych leczniczych roślin, jeśli by wędrowiec ten powiedział obym dzikusom, że zioła, po których codziennie depczą ukrywają wielkie siły, iż jedno z tych ziół potrafi człowiekowi stojącemu na skraju grobu przywrócić zdrowie, że inne znowu mogłoby najmędrszego członka ich szczepu pogrążyć w rodzaj obłędu, a trzecie, uśmierciłoby prawie że natychmiast najsłynniejszego bojownika, iż łzy i śmiech, siła i choroba. Obłęd i rozum niezmącony, życie i rozkład w tych właśnie niepozornych liściach tkwią ukryte, czyżby człowieka takiego nie okrzyczono czarownikiem lub wielkim kłamcą. Odnośnie do połowy tych sił i możności świata roślinnego tkwi ludzkość współczesna w podobnej niewiedzy jak o widzicy, których wziąłem jako przykład. Istnieją siły w nas, z którymi pewne zioła wykazują ścisłe pokrewieństwo i nad którymi panują. Koniec cytatu. Oczywiście, że od takiej w cudzysłowie, botaniki, nasza współczesna wiedza odwraca się z uśmiechem pogardliwej wyższości. Zioła dla niej nie mają prawie żadnego znaczenia, gdyż jedyne według niej środki lecznicze tkwiące w roślinie, to jest pewne związki chemiczne, umie współczesna nasza wiedza produkować sztucznie w laboratoriach. Na cóż więc jeszcze rośliny? Zapomniano tu tylko o jednym. Czyż rzeczywiście owymi skutecznymi środkami są tylko związki chemiczne? które zresztą starają się naśladować własności roślin. Czyż nie wchodzą tu w grę inne, nieznane nam jeszcze czynniki, może stokroć skuteczniejsze i bardziej doniosłe? Zapomniano, że roślina jest istotą żywą, a różne proszki, pigułki i tym podobne środki allopatyczne są tylko mineralnymi związkami sztucznie otrzymanymi w laboratorium. A przecież najprostsze objawy życia są dla nas tak bardzo jeszcze tajemnicze i wszelkie ich tłumaczenie środkami, które nam daje współczesna fizyka i chemia, w zupełności zawodzi. Zresztą i wiedza pozytywna wkroczyła już w naszych czasach na tory, które wcześniej czy później zaprowadzają ją na drogę, po której od dawien dawna kroczyła wiedza duchowa. Pewne światło rzuca to najnowsza dziedzina współczesnej chemii fizycznej, wiążąca się ściśle z takimi faktami jak promieniowanie uranu, ranu i tym podobnymi czyli tak zwanych pierwiastków promieniotwórczych. Lecz ta gałęź współczesnej naszej wiedzy tkwi jeszcze w powijakach, i być może, że z tej właśnie strony możemy spodziewać się na przyszłość niejednej jeszcze niespodzianki a może nawet zdoła ona wytłumaczyć ściśle, naukowo, jeden fakt znany w wiedzy duchowej już od dawna. Lecz wracając do owego powszechnego promieniowania, przytoczę tu taki jeden ciekawy fakt, chociaż może dawno już zaobserwowany – Lecz godny wzmianki, choćby ze względu na osobę, która miała śmiałość mówić o nim w poważnym dziele naukowym już w roku 1917. Osobą tą nie jest kto inny, tylko dr. Ochorowicz, badacz, którego chyba nie można posądzać o lekkomyślność ani łatwowierność. Ochorowicz badał wpływ cienkich blaszek metalowych przykładanych do skóry człowieka tak zwana metaloskopia. Znalazł on, że istnieje dość liczny procent ludzi wyraźnie wrażliwych na działanie zewnętrzne metali, a wrażliwość ta jest zupełnie odrębną od wrażliwości na hipnozę, chociaż niejednokrotnie idzie z nią ręka w rękę. Za pomocą takiego działania metali leczył on bardzo skutecznie liczne choroby i to nie tylko o podłożu nerwowym, jak znieczulica, drgawki, paraliże, newralgie, ale i takie jak np. przykład artretyzm, gruźlicę, anemię i tym podobne. Początkowo przypuszczał chorowicz, iż przyczyną są tu słabe prądy galwaniczne, powstające przez działanie chemiczne skóry na metal. Dotąd byłoby wszystko w porządku, lecz kwestia wyjątkowo się komplikuje, gdy ochorowicz zauważył inny fakt, mianowicie, że i ciała niemetaliczne, a nawet wprost obojętne, krążki różnych drzew, liście roślinne i tym podobne, wywołują działanie lecznicze. Opisuje on jedną taką kurację, gdzie wyleczył długotrwały złośliwy reumatyzm. Występowała spuchlizna, obrzęk, zaczerwienienie, powstały na skutek bardzo silnego miejscowego przeziębienia, za pomocą przykładania na chore miejsce krążków drzewa, o ile się nie mylę, lipowego. Teoria elektryczna zawodzi tu już zupełnie. Można by to tłumaczyć tak modną obecnie sugestią, lecz Ochorowicz dodaje wyraźnie. Załatwić to ryczałtowo sugestią nie można. Koniec cytatu. A chyba kto, jak to, ale ochorowicz znał się na tem i umiał, jako nieprzeciętny psycholog, uniezależnić przy swoich eksperymentach od sugestii. A więc, dla wytłumaczenia tego zjawiska, musimy przyjąć pewne, nieznane nam jeszcze, bezpośrednie oddziaływanie różnych ciał na ustrój człowieka, Pewne powszechne promieniowanie ciał oddziaływujące na siebie lub działające niejako katalitycznie samą swoją obecnością. Ileż takich tajemnic, o których nawet nam się jeszcze nie śniło, może dotkwić w takiej niepozornej roślince działającej na ustrój człowieka. Zresztą. Mimo, że szkolna medycyna odwróciła się od roślin, ciągle spotykamy jeszcze lekarzy, i to niejednokrotnie ludzi światłych, rozumnych i głęboko wykształconych, którzy właśnie tylko kuracjami roślinnymi osiągają poważne sukcesy. I nie tylko lekarze, ale i laicy osiągają w ten sposób wyniki, jakimi niejednokrotnie nie może się pochlubić sławny jakiś profesor medycyny i specjalista. Dla przykładu, wystarczy nadmienić takiego na przykład Oskara Wojnowskiego, doktora filozofii, poważnego bodacza przyrodnika, który zasłynął ze swoich wyjątkowo udanych kuracji ziołowych. Niedawno ukazała się książka jego pod tytułem Moje Credo, gdzie obszernie rozwija teorię swych biochemiczno-roślinnych kuracji. Uzasadnia on ją naukowo faktami z zakresu elektrochemii, lecz przy uważnym czytaniu musimy zauważyć, że oficjalna nasza wiedza nie może jeszcze wytłumaczyć większości faktów swoimi dotychczasowymi środkami i że są to raczej przeczucia, kierunki, w których powinna się fizyka czy chemia nasza posuwać dalej niż rzeczywiste w cudzysłowie wytłumaczenie faktów. Wojnowskim opiera się przytem na swoiście skonstruowanej teorii powszechnego promieniowania kosmicznego drgania radioaktywne, oddech Ziemi, periodycznie, rytmicznie się zmieniające prądy kosmosu i tym podobne, przez współczesną naszą wiedzę w tej rozciągłości nieuznawanej oraz na promieniowania ciała ludzkiego, czym już wkroczył definitywnie w dziedzinę okultyzmu. Nie od rzeczy będzie zaznajomić w tym miejscu czytelnika, bodaj w paru słowach, także z najnowszymi wynikami badań, jakie prowadzi profesor dr Bose z Kalkuty w dziedzinie nas interesującej. Ni mniej, ni więcej, tylko dowiódł on naukowo, że rośliny posiadają nerwy i serce. Połączył on fizykę, fizjologię i psychologię w jedno ogniwo i udowodnił, że te same zjawiska i prawa fizjologii rządzą w roślinach jak i u zwierząt, tylko z szybkością znacznie mniejszą. Aby je zaobserwować, Bose i jego towarzysze zmuszeni byli przede wszystkim skonstruować około 50 niezmiernie subtelnych przyrządów, z automatycznie często zapisywaniem przebiegu zjawisk fizjologicznych, uniezależniając je więc od obserwatora tam, gdzie to już było niemożliwe. Posiadają oni m.in. czasomierz pozwalający odmierzyć milionową część sekundy, kreskograf magnetyczny powiększający szybkość rozrostu rośliny milion razy, Fotosyntetyczny aparat odmierzający jedną milionową część grama dla zaobserwowania asymilacji węgla w żywej komórce roślinnej. Pomiary robią się jednocześnie jednostkami energii ciepła, światła, elektrycznymi, chemicznymi i mechanicznymi, tak, że znając ekwiwalenty, możemy sprawdzić jedne drugiemi. Za pomocą tego rodzaju instrumentów Bosse udowodnił identyczność reakcji fizjologicznej nerwów zwierząt z odpowiednimi przewodami roślin. Słowem, mówiąc językiem popularnym, Bosse dowiódł, że rośliny posiadają nerwy, serce, że cyrkulacja krwi i soków roślinnych jest zjawiskiem nie fizycznym, lecz fizjologicznym. Bosem zastosował znane narkotyki jak kamforę, związki bromu, strychninę, kofeinę, morfinę i zaobserwował, że rośliny reagują na nie analogicznie jak ludzie i zwierzęta. Mając do dyspozycji specjalny rejestrator dla oznaczenia pulsu roślin, tak zwany plantfiler optyczny, powiększający 5 milionów razy ciśnienie soków, analogicznie jak lekarz. Posiada przyrząd do mierzenia ciśnienia krwi u ludzi. Bose zauważył, że narkotyki takie jak kokaina, morfina, związki bromowe zmniejszają pulsację, inne zaś jak strychnina, jadkobry i tym podobne, puls roślin przyspieszają. Bose odcina dwie gałązki rośliny, jedną zanurza w cieczy uspokajającej i gałązka zamiera, drugą w cieczy podniecającej i gałązka ożywia się. Trudno oczywiście spopularyzować wszystkie te doświadczenia, które udowodniły światu, że mechanizm życia roślin i zwierząt jest jeden i ten sam. Widzimy więc, jak prastare teorie okultystyczne pojawiają się znowu w nowej naukowej szacie wywalczając sobie, choć pomału i z wielkim trudem, uznanie i zrozumienie. Wiedza nasza pomału zbliża się do stanowiska, które już dawno zajął okultyzm. Jeśli się bowiem przekonamy wreszcie powszechnie, że otaczający nas wszechświat, że słońce, księżyc, planety itd. wywierają swój wpływ na ludzi, zwierzęta, rośliny i minerały, nie pozostaje nam nic innego, jak powrócić również do prastarego światopoglądu, który podzielał m.in. Pitagoras i Plato, że cała natura jest ożywiona i uduchowiona, że duch jest istotą wszelkiego bytu, że niezliczone tłumy niewidocznych istot duchowych zamieszkują ziemię, wodę, powietrze, ogień oraz eter kosmiczny i owe Pra życie płynie z wszech ducha kosmosu, serca stworzyciela. Jednym słowem, duchowe tchnienie Boga ożywia i zachowuje wszelkie stworzenie, a cały nasz kosmos jest owym boskim logosem w swych niezliczonych formach i stanach swego przejawiania się. Dochodzimy w ten sposób na drodze szerszego i lepszego zrozumienia przyrody, do wspaniałego, wszystko obejmującego światopoglądu, do monizmu ducha, który stanowi niejako wypadkową przyrodniczej wiedzy ścisłej, rozwijającej się w kierunku dotychczasowym i zapoznanego okultyzmu, to jest zbioru faktów i teorii niezrozumiałych i niewytłumaczalnych aż do niedawna jeszcze, na drodze naukowej. Wychodząc z takiego założenia, które dzisiaj jeszcze jest okultyzmem, nie za długo jednakże stanie się wiedzą, musimy także roślinie przyznać duszę. Jakiś organizujący czynnik, który reguluje wewnętrzne objawy życiowe, robi odpowiedni użytek z wpływów zewnętrznych lub im przeciwdziała, przez co jak mówimy obecnie, dostosowuje się roślina do otoczenia. Przystosowanie takie wprawdzie bezsprzecznie istnieje, lecz darwinizm posunął się stanowczo za daleko, chcąc wytłumaczyć powstanie świata roślinnego z jednej prarośliny przez przystosowanie, dziedziczność i zmienność gatunkową. Jak wykazały już zresztą nowsze badania, dziedziczność i zmienność mają swoje granice. Raczej musimy przyjąć, że każdy poszczególny rodzaj roślin ma swoją szczególną, zindywidualizowaną duszę, która reprezentuje taką, a nie inną twórczą myśl, takie, a nie inne twórcze słowo. Oczywiście, że w pewnych ramach taka dusza roślinna może swój materialny organizm przystosować do zewnętrznych warunków, lecz gatunki i rodzaje są czymś stałym, są typami indywidualnymi, które wszakże mogą ulec daleko idącemu uszlachetnieniu. Że przy powstawaniu poszczególnych typów roślin, nie tylko ziemskie czynniki w grę wchodzą, lecz i kosmiczne oraz duchowe wyższego rodzaju jest myślą, którą wyraża jasno i dobitnie Paracelsus oraz cały szereg poważnych okultystów. I tak, na przykład Paracelsus mówi w swej filozofia Sagax nie tylko siła roślin z ziemi pochodzi, lecz przede wszystkim od gwiazd, a ich korpus natomiast z ziemi. Koniec cytatu. A w traktacie De Pestilitatem pisze ów mędrzec Hohenheimu Gwiazdy są modelami, patronami, formami, matrycami wszelkich ziół. Przez swą siłę przyciągającą, stwarza każda gwiazda swego rodzaju zioło z ziemi. Koniec cytatu. Co może należałoby w ten sposób zrozumieć, że promieniowanie różnych planet, w cudzysłowie zapładniając niejako naszą Ziemię, ułatwia poszczególnym rodzajom roślin powstanie i na swój sposób je niejako Przesiąka. Lecz według nauki okultystycznej, podobnie jak wszystko we wszechświecie, także i gwiazdy są uduchowionymi istotami, i to różniącymi się od siebie niejednokrotnie bardzo wyraźnie. Owa teoria o duchach gwiazd znajduje swój wyraz w najstarszych podaniach ludzkości, i jak daleko tylko zbiorowa pamięć ludzkości sięga, wszędzie napotykamy na podobne przekonanie. W nauce okultystycznej, szczególnie wśród astrologów, dochowało się ono aż do najnowszych czasów. Między innymi taki genialny, krytyczny umysł jak Kepler wypowiada się w tej materii następująco, że Ziemia rzeczywiście ma swoją duszę. Wskazują na to powstawanie burz i zmiany pogody oraz aspekty planet, które są ich powodami. Ziemia jest żyjącą istotą i odnajdziemy tu podobne stosunki, jakie zachodzą w ciele zwierzęcym. Ziemia posiada pewną siłę kształtującą, pewną imaginację, ruch, pewne choroby, a odpływy i przypływy są jej procesami oddechania. Pewien obraz Zodiaku i całego firmamentu został przez Boga odzwierciedlony w duszy Ziemi. Oto są owe więzy wiedzy między tym, co niebieskie, a tym, co ziemskie, tyczące się wszystkich czynności i ruchów na Ziemi. Podobnie Słońce wypromieniowywuje w przestrzeń kosmiczną nie tylko światło i ciepło, lecz jest ono również ośrodkiem i siedzibą czystego rozumu oraz źródłem harmonii całego kosmosu. Wszystkie planety są istotami uduchowionymi. Koniec cytatu. A więc istnieje także pewne pokrewieństwo, pewien związek między gwiazdami a roślinami, które podlegają w takim samym, jeśli nie w znacznie jeszcze większym stopniu, wpływom i promieniowaniom kosmicznym, co Ziemia i człowiek. Wyraźnie o tym mówi Paracelsus, choćby w tym krótkiem, lecz jakże głębokiem zdaniu. Kwiaty są gwiazdami Ziemi. A gwiazdy kwiatami nieba. Koniec cytatu. Z wyglądu zewnętrznego rośliny poznaje się jej związek z gwiazdami, a stąd wnioskuje się o jej właściwościach leczniczych i magicznych. Paracelsus mówi wszelka roślina w swej gwiaździe, każda gwiazda w swej roślinie. A w innym miejscu Każda roślina posiada pewne własności odpowiadające pewnym wpływom planetarnym. Z chwilą, gdy znamy owe wpływy gwiazd oraz związek między odnośną gwiazdą a własnościami roślin, poznamy również środki lecznicze, które musimy użyć, by dany organizm poddać działaniu takim czynnikom, które wpłyną uśmierzająco na chorobę. Koniec cytatu. Widzimy więc już z tego, że dla paracelsusa astrologia jest kluczem dla skutecznych kuracji roślinnych. Podobnie zresztą wyrażają się i inni nowocześni astrolodzy. I tak współczesny angielski astrolog Rafael, autor obszernej Medical Astrology, zgadza się w zupełności z paracelsem, opierając się na swych praktycznych doświadczeniach. Mówi on, wśród roślin naszego klimatu znajdziemy na każde niedomaganie odnośne lekarstwo, a jeśli je będziemy używali zgodnie z astrologicznymi zasadami, okażą się przy każdej chorobie o nieograniczonej skuteczności. Koniec cytatu. Także Max Heindel, niedawno zmarły, wybitny okultysta, Twórca współczesnego towarzystwa Różokrzyżowców odnosi się z wielkim entuzjazmem do botaniki astrologicznej. Według paracelsusa można nawet dla każdej poszczególnej rośliny wyznaczyć właściwy jej horoskop. Oczywiście nie jest to rzeczą tak łatwą, jak na przykład wyliczenie horoskopu urodzenia człowieka, lecz przy wielkim doświadczeniu i wiedzy. Można na podstawie zewnętrznego wyglądu i własności danej rośliny orzec, jakie planetarne i zodiakalne wpływy wchodziły w grę przy powstawaniu danej rośliny, podobnie jak astrolog z zewnętrznego wyglądu człowieka może orzec mniej więcej stanowisko i własności najważniejszych planet w jego horoskopie. Również czas to jest, dzień i godzina zerwania jakiejkolwiek rośliny. Ma donośny wpływ na jej własności leczniczej i jej działanie. Według Paracelsa, na przykład, działanie jednej i tej samej rośliny może się wybitnie różnić, zależnie czy zerwano ją przy wschodzie czy przy zachodzie Słońca, przy tej lub innej konstelacji planetarnej, przy przybierającym lub ubywającym księżycu, podczas nowiu lub pełni. A kolej. Stary astrolog tak pisze: Roślinę powinno się wtedy zrywać, gdy planeta, która nad nią panuje, znajdzie się w swem górowaniu. Jeśli możliwe, powinna się ona znaleźć w jednym z rogów horoskopu, bądź to jako ascendent, bądź też w dziesiątym domu z dobrym aspektem z księżycem. Rośliny powinno się zrywać podczas ich najbujniejszego rozwoju, gdy są najbardziej soczyste i zielone i to z takiego stanowiska, gdzie najlepiej i najobficiej rosną. Gdy już zwiędną lub przekwitły, lepiej je zostawić. Koniec cytatu. Widzimy więc, ile możliwości wyłania się tu przy przestrzeganiu i znajomości tego rodzaju związków, i kto wie, czy owe nadzwyczajne kuracje niektórych okultystów i prawdziwych różokrzyżowców nie polegają głównie na stosowaniu owych, nieraz tak prostych, a najczęściej roślinnych środków podczas najsilniejszego natężenia ich własności, zależnie od konstelacji gwiazd i promieniowania kosmicznego? Trzeba by tu także jeszcze wspomnieć, że zarówno Paracelsus, jak i jego uczniowie oraz prawie że wszyscy znakomici okultyści zalecają używanie roślin dziko rosnących, niechodowanych. Powód tego nie jest trudny do zrozumienia. Z chwilą gdy roślinę uprawiamy i specjalnie hodujemy, traci ona zbyt wiele ze swych naturalnych, swoistych własności bowiem wszystko, co się rozwija w wolności, w naturalnych warunkach, stoi w bliższej łączności z wszechświadomością, niż to, na czym wola ludzka wyciska swe piętno, co zmusza do takiego, a nie innego rozwoju, z czego robi się swego niewolnika i poddanego. To, co samo powstaje bez współudziału człowieka, oddycha czyściej i wolniej owym duchowym rytmem nieskończoności. Dlatego też czujemy się sami wolnymi, radosnymi i lekkimi w otoczeniu nieskrępowanej niczem przyrody, wśród lasów i gór nietkniętych ręką ludzką, niezochydzonych zachłanną jego zaborczością rosnące rośliny czy zioła wyszukują sobie same najodpowiedniejsze im warunki zewnętrzne, najlepszą dla nich właśnie glebę. Cóż my możemy wiedzieć o szczególnych wpływach otoczenia oraz pewnych miejsc na roślinę. Starożytni mówili tu o genius loci, a my możemy tylko wypowiedzieć nasze ignoramus. Widzimy więc, ile czynników trzeba uwzględnić, ile doświadczenia posiadać, ile wreszcie subtelnego wyczucia i zrozumienia, by z rośliny wydobyć maksimum tego, co ona nam dać może. Jeśli w starych foliałach czytamy o niejednej kuracji, tak szczęśliwej i szybkiej, że nie możemy uwierzyć w jej prawdziwość, nie zapominajmy o tym, że stoimy dopiero u samych wrót nowych, rozległych dziedzin i możliwości, które już były i są znane kilku nielicznym osobnikom, którzy okazali się tego godnymi. Jedyne, co możemy tymczasem uczynić, to zabrać się z cierpliwością i miłością do badania owej olbrzymiej, trudnej dziedziny, którą można by określić nazwą astrobotaniki bowiem to, co dzisiaj nagromadziło się w starych i nowych książkach, skupia sobie obok rzeczywistej prawdy i wskazówek naprawdę dobrych i cennych, tyle lichych, na nic nieprzydatnych plew, pustych frazesów i niedomówień, pod którymi często kryje się głęboka prawda, ale może jeszcze częściej niewiedza i fanfaronada, że trzeba będzie bardzo długiej, Wytężonej pracy, bo oddzielić ziarna od plew. Nie zapominajmy zresztą, że największym błędem, tak samo w okultyzmie jak i w medycynie, jest stosowanie czegoś, co okazało się skutecznym w pewnym poszczególnym wypadku, od razu bez zastanowienia do całego szeregu podobnych pozornie wypadków, sądząc, że zdobyło się w ten sposób coś, co miałoby znaczenie powszechne, ogólne. Poza tym, także nie zapominajmy, że tak samo jak rozwojowi podlega człowiek, tak i ziemia, i roślina, siły lecznicze i wpływy kosmiczne, a przede wszystkim choroby i ich symptomy. To więc, co mogło być skuteczne przed stu czy nawet więcej laty, może obecnie okazać się obojętnem lub może nawet szkodliwym. Trzeba więc ciągle próbować. Ciągle szukać i eksperymentować, a nie czerpać bez zastanowienia z dawnych autorytetów. Z takiego założenia wychodząc, starano się też w niniejszej pracy nie podawać tylko po prostu odpisów, różnych recept ze starych lub nowszych zielników. Postępując w ten sposób, można by z łatwością grube tomy nimi zapełnić, ale dążono do tego, by dać mniej. Lecz wypróbowanych i pewnych opisów najważniejszych ziół leczniczych i ich właściwości. Lecz powracając do naszych poprzednich wywodów, widzieliśmy, że rośliny są uduchowionymi istotami o odrębnym, specyficznym charakterze, że podlegają najróżnorodniejszym wpływom. Podobnie jak i człowiek, że więc także złe i dobre duchowe istności mogą się ucieleśnić w roślinie. Przekonanie to duchowej indywidualności roślin znalazło swój wyraz w najdawniejszych czasach u prawie wszystkich narodów kulturalnych. Najwyżej rozwinięte było ono u Greków, gdzie znalazło swój wyraz w kulcie drzew pod postacią różnych dryad, Hamadriat, oreat, skąd ten przeniósł się do Rzymu. Niejednemu wyda się to dziecinną fantazją, czym wymysłem kapłanów, lecz nie zapominajmy, że w naszych czasach nawet sam Hekel widział się zmuszonym w swej książce Crystal Selen przypisać roślinom pewnego rodzaju duszę, czyli tak zwany psychom, i przyjąć, że jest ona niezniszczalną. A więc nieśmiertelną. A najnowsza botanika zebrała się poza poznaniem anatomii i fizjologii drzew, również do badań nad duszą roślin i jej psychologią. Odkryto pewnego rodzaju narządy zmysłowe np. Na w cudzysłowie oczy u pewnych wyżej stojących roślin, które wypreparowane dały mikrofotografie oraz plamki wzrokowe u porostów. Identycznie zupełne ze zwierzęcymi. Pewne rodzaje tkanek, analogiczne do gładkich włókien mięśniowych, naczyń krwionośnych i nerwów zwierzęcych. Przypomnijmy sobie, że niejednokrotnie jasnowidzowie widzieli pewne duchowe istności kierujące rozrostem i życiem danej rośliny, że nawet parę razy już zjawy takie sfotografowano. Jest ciekawem, że właśnie narody, których zmysły najmniej uległy degradacji i zwrodnieniu, najuporczywiej obstają przy tego rodzaju wierzeniach. Dryady to istoty dla człowieka łaskawe lub złośliwe, zamieszkujące lasy, łąki i góry, które niejednokrotnie wiedzę swoją udzielają ludziom lub im szkodzą i ich straszą. To też nic dziwnego, że starano się zabezpieczyć przed ich wpływami lub pozyskać je sobie. W tym celu posługiwano się przede wszystkim roślinami, które według wierzeń ludowych są ulubionymi miejscami pobytu takich właśnie różnych gnomów, sylfi, sylfidów. Nie jeden ma dla tego rodzaju wierzeń tylko pogardliwy uśmiech, zaliczając je do naiwnych fantazji i nierozwiniętego prostego umysłu, lecz dla okultysty, podanie i wierzenia takie są nadzmysłowymi faktami i prawdami, ubranymi w szaty poezji, które z czasem, gdy ludzkość uległa większemu zmaterializowaniu, zatraciły swój prawdziwy sens. Stąd wywodzi się cała dziedzina tak magii sympatycznej, posługująca się właśnie owymi sympatiami i antypatiami między pewnymi ciałami materialnymi, głównie zaś roślinami, a istotami duchowymi. Owymi to pokrewieństwami posługuje się wszelka magia, a szczególnie prastara hebrajsko-haldejska kabała. Widzimy więc, że dla okultysty roślina jest czymś więcej niż tylko odżywiającym się i rozmnażającym, a więc żyjącym splotem pewnych mniej lub więcej wyspecjalizowanych współdziałających komórek. Widzi on poza ich zewnętrzną formą jeszcze pewnego rodzaju czynnik czuciowy, psychiczny, który określa jako duszę oraz pierwiastek kierujący. Planujący i organizujący zwany Duchem Rośliny. Tak więc jasne jest, że przy takim pojmowaniu rzeczy muszą w roślinach tkwić pewne siły i moce nieznane zwykłemu człowiekowi. Ale wtedy też zewnętrzna postać rośliny nie jest czymś przypadkowym, lecz odpowiada wewnętrznej istocie, charakterowi rośliny. Istniałaby więc również pewnego rodzaju fizjognomika rośliny, i rzeczywiście napotykamy na coś podobnego w okultyzmie, od dawna już znane pod nazwą sygnatur roślinnych. Gorącym jej zwolennikiem był już Paracelsus, mówi on: Rośliny wskazują nam same, przez zewnętrzne swe kształty, jakie siły i moce. Jakie środki lecznicze w sobie ukrywają, bowiem dzięki takim umiejętnościom jak chiromantia, psychonomia i magia jest możliwym od razu według zewnętrznego wyglądu ocenić własności i cnoty każdego zioła i korzenia według jego signatus, jego postaci, formy i koloru i nie trzeba długich prób i doświadczeń. Bo Bóg na początku czynił skwapliwie rozróżnienie między wszelkimi rzeczami żadnej nie dał takiej samej postaci i formy jak drugiej, lecz każdej jakieś odróżniające ją znamie, jak się to mówi, że błazna poznać po jego dzwonkach. Toteż powinniście zioła i korzenie poznać według ich, w cudzysłowie dzwonków, według ich znaków. Koniec cytatu. Na takiej to ogólnej według niego przesłance wznosi się znajomość sygnatur roślinnych, która to później doznała zupełnego zapomnienia, a którą, w cudzysłowie, odkryto na nowo w nowszych czasach. Tak na przykład mówi Paracelsus nieco dalej, czyż nie kują liście ostów jak igły? To też przez takie magiam poznajemy, że nie ma lepszego zioła przeciwko wewnętrznym kłóciom i kolkom. Lub mieczy Gladiolus okrywa twarda powłoka jak pancerz, jest to magiczny znak i wskazówka, że chroni przed ranami jak pancerz. Koniec cytatów. Również podobieństwo poszczególnych części roślin z narządami ludzkiego ciała miało podobno wskazywać na ich użyteczność. I tak przyjmowano, że rośliny z liśćmi w kształcie nerek działają moczopędnie. Roślina zwana płucnikiem, dzięki swej galaretowatej, podobnej do płuc budowie, miała być skuteczną przy chorobach płucnych. Bulwiasty trędownik, skrofularia, przy nabrzmieniach gruczołów. Osty przy cierpieniach śledziony i kłóciach w boku, a rośliny z białym mleczem przeciwko wyciekom śluzowym, z żółtym mleczem przeciwko żółtaczce. Zioła kwitnące czerwono miały tamować krew, niebiesko miały być użyteczne przeciwko chorobom ucz, brunatne przeciwko dławicy i cierpieniom gardła. Oczywiście, że wskazówki takie są dla nas zbyt ogólne, byśmy na przykład opierając się na samych kolorach kwiatów mogli zawsze orzekać o zastosowaniu danej rośliny. Byłoby zbyt pochopne, dlatego tylko że świetlik Eufrasja kwitnie niebiesko fioletowo i że jest rzeczywiście skutecznym przeciwko chorobom ucz, uogólniać to w tym znaczeniu, że wszelkie rośliny o podobnych kwiatach są równie skuteczne. Wskazówki powyższe możemy tylko uważać za bodźce do gruntownych i dokładnych badań, idących w kierunku ustalenia związku między formą zewnętrzną a wewnętrzną strukturą i właściwościami. Podobnie ma się rzecz z Orchis Militaris, storczyk kukawka. Posiada ona dwie bulwy, których podobieństwo z ludzkimi jądrami męskimi Paracelsus w ten sposób tłumaczy, że użycie większej wzbudza miłość, podczas gdy tak samo użyta mniejsza bulwa ją tłumi. Przez całe średniowiecze sądzono, że użycie większej bulwy powoduje spłodzenie chłopców mniejszej dziewcząt. Odnośnie wskazówki Paracelsa trzeba by przyjąć, że raczej wywiera tu wpływ księżyc ubywający i przybierający pełnia lub nów, gdyż wiele innych roślin okazuje na przykład zależnie od faz księżyca wręcz odmienne skutki. Mniej łudząco okazuje się za to ocena własności roślin według ich zapachu i smaku. Dawni lekarze bowiem przy braku odpowiednich środków chemicznych niejednokrotnie oceniali w ten sposób własności jakiegoś ciała, głównie czy działa trująco lub nie i bardzo często jak obecnie wykazano, mieli słuszność. Lecz znaczy tu jest szerokie pole do zasadniczych pomyłek. Klasycznym tego przykładem jest na przykład piękny wygląd ostróżki, delfinium i tojadu aconitum, przy czym smak ich jest wprawdzie gorzkawy, lecz aromatyczny i raczej przyjemny niż wstrętny. A nasz niebezpieczny, silnie trujący mu chomór, Agaricus ma zapach również aromatyczny, przyjemny, podobny do zapachu pieczarki. Sądzić by można z tych przykładów, że owa teoria sygnatur roślinnych jest czymś małowartościowym, zbyt nieuchwytnym i łudzącym, by się nią poważnie zajmować – a jednakże tkwi niewątpliwie pewne jądro prawdy i kto wie, czy dalsze badania znów nie wykażą, że i w tym wypadku miał Paracelsus rację. Trzeba by tylko jego zbyt naiwny i prosty sposób mówienia przetłumaczyć na nasz współczesny język naukowy, nagiąć jego gotycki, średniowieczny sposób myślenia do naszej umysłowości XX wieku. Głębsze zastanowienie nad kwestią sygnatur każe nam jednakże, jeśli nierozumowo, to tymczasem przynajmniej intuicyjnie przyznać paracelsowi zasadniczo rację, uważa on bowiem środek leczniczy roślinę za zewnętrzną tylko formę, pod którą kryje się właściwemu arkanum, to jest działająca siła lecznicza. Nie materia, lecz związana z nią duchowa zasada, principium jest tu skuteczną. Studiował on choroby i lekarstwa w naturze, a nie w teorii i doskonale wyczuwał, w jakim kierunku należałoby daną roślinę zbadać. I głównym czynnikiem w całej naturze o sygnaturach jest prawdopodobnie owe wyczucie ów swoisty dar, naturalny instynkt, który musi być wrodzonym, a który czyni z danego osobnika dopiero lekarza artystem z łaski Bożej. Współczesna nasza psychologia określa to nazwą psychometrii, a średniowieczem, choć nie znało dla zdolności tych odpowiedniej nazwy, ani nie zbadało ich specjalnie. Niemniej jednakże znało praktyczne wyniki psychometrii, czego przykładem może być właśnie owa sygnatura roślin. Rozumne jej stosowanie może i teraz jeszcze przyczynić się w znacznej mierze do poznania własności leczniczych danej rośliny i do sposobu jej zastosowania, jak to wskazują poniższe przykłady, które przytaczał Wilhelm Urban w swym artykule pod tytułem. Nauka o sygnaturach jako zasadnicze prawo w lecznictwie zielnym w niemieckim czasopiśmie Da Heilkundige z lipca 1921 roku. Przykłady: Fasolus vulg, czyli fasola, nasienie wykazuje sygnaturę nerki, i to jest miejscem działania jej u człowieka. Herbata ma własności łagodzące, odżywcze, spędzające flegmę. Kwiat przypomina otwarte gardło. Podobny sposób oddechania widzimy u chronicznie chorego. Fasolus jest więc skuteczny przy schorzeniach chronicznych oraz jako środek konstytucyjny. Zewnętrzna postać jest wątła, słabowita, i roślina ta. Potrzebuje podpory, podobnie jak chory na chroniczną podagrę. Fasolus jest znanym środkiem ludowym przy wszelkich tych chorobach, w których zasadniczym czynnikiem są nerki. Fasolus odznacza się wielką płodnością i okazałoby się prawdopodobnie skutecznym przy bezpłodności i potencji dla wszystkich tych osób, których konstytucja odpowiada duchowi rośliny. To jest dla robotników ziemnych, pracujących na roli, ogrodników, w ogóle osób, które dużo i chętnie w polu i w ogrodzie pracują. Wątłość rośliny wskazywałaby na to, że jako herbata będzie wtedy najbardziej skuteczną, gdy ją podamy łącznie z innymi środkami. Duch rośliny pozwala wnioskować, że podana w silnych dawkach byłaby doskonałym środkiem przeciwko zwapnieniu. Wszelkie zioła lecznicze można według ich sygnatur charakteryzować, lecz wymaga to prostego, skromnego, w cudzysłowie, chłopskiego sposobu myślenia, no i, jak to już wyżej powiedzieliśmy, pewnych psychometrycznych właściwości. Czasem wystarcza dosłowne przeniesienie z natury w praktykę, jak wykazuje to na przykład. Przykład drugi. Radix triticum repens, czyli perz, znana raczej w botanice jako Agropyrum repens. Trawa ta ma długie, rozgałęzione korzenie i jest trudnym do wytrzebienia chwastem. Wykazuje ona dokładnie sygnaturę chronicznego reumatyzmu i podagry, które pomału się zjawiając i rozprzestrzeniając po całym ciele są nadzwyczaj trudne do usunięcia, jest ona środkiem ludowym przy zatruciu krwi kwasami moczowymi oraz przeciwko cierpieniom reumatycznym i syfilitycznym. Przykład trzeci, Cortex Salix, czyli kora wierzbowa. Możność wegetatywna wierzby leży głównie w jej korze, która też jest właściwym środkiem leczniczym. Jej mokre stanowiska przy rzekach, na zalanych łąkach i bagnach wskazuje jej użycie. Mimo woli myśli się o febrze i reumatyzmie i rzeczywiście jest ona w tych właśnie chorobach znanym lekarstwem. A nieco dalej, na tym samym miejscu dodaje Wilhelm Urban Widzimy więc, że przodkowie nasi nie byli wcale tak niezaradnymi jak powszechnie sądzimy, nie polegali oni wcale na przypadku, gdy dobierali sobie swoje lekarstwa z przyrody, mieli one pewne wytyczne prawo powszechne, według którego kierowali się intuitywnie, to jest, naukę o sygnaturach. Koniec cytatów. Widzimy tu więc drogę, którą kroczyli nasi praszczurowie, Oczywiście, że do takiego prawa nie doszli oni na drodze naukowego rozumienia, lecz dzięki wierze w boską wszechmoc. Poddawali się oni w zupełnej ufności swojemu bóstwu, a one objawiało się im także w roślinach. Wierzyli oni, że wszystkie rośliny stworzył Bóg dla dobra ludzkości i że w ojcowskiej swej dobroci nadał on i zewnętrznie roślinom pewne znaki. Signam by można było rozpoznać użyteczność danej rośliny w złych i dobrych chwilach człowieka. Jest to dla nas dowodem, na jak licznych drogach można dojść do poznania trochę wiedzy przyrodniczej oddala od Boga, lecz głęboka znajomość przyrody znów do Niego przybliża. Prawdziwe lecznictwo jest pewnego rodzaju religią. Dlatego idźcie w boską, wolną przyrodę, studiujcie własności roślin na miejscu, tam gdzie rosną. Obok rzetelnego, głębokiego studium przyrodniczego, prosta, czysta obserwacja natury będzie zawsze fundamentem wszelkiej medycyny. Koniec cytatów. Jakiekolwiek bądź stanowisko zajęlibyśmy wobec powyższej zasady, sygnatur roślin, o jednym nie wolno nam w tym wypadku zapomnieć. Zbliżamy się tu do owego, pradawnego źródła, z którego czerpała ludzkość swe wiadomości lecznicze. Jesteśmy na tropie sposobu, a raczej jednego ze sposobów, które dopomogły do powstania i rozwoju wiedzy medycznej, do poznania własności i sił otaczającego nas wszechświata. Myśl, że jakaś wyższa siła oznaczyła jakiś środek leczniczy, zbawienny dla człowieka przez nadanie mu odpowiednich kształtów i barw, jest tak typowo ludzka, że musimy jej przypisać główne znaczenie przy odkryciu lekarstw, nawet gdyby nie wskazywały wyraźnie na to podania i zwyczaje. Na pewno odgrywały tu donośną rolę gwiaździste kształty owoców znanej rośliny Illicium, którą w Chinach sadzono przy świątyniach, gdy ją zaczęto używać jako lekarstwa. Podobieństwa z choremi i zdrowymi organami były bodźcem do spróbowania jej skuteczności na tych właśnie narządach dziwne zwoje jakiegoś korzenia, podobne może do skorpiona, Dały powód użycia tego właśnie korzenia przeciwko ukłuciom skorpiona. Charakterystyczne kolory pewnych części roślin, kwiatów, liści itd. wykorzystano w podobny sposób. Ileż to żółtych kwiatów używa się w chorobach żółci, ileż czerwonych w chorobach, w których krew odgrywa donośną rolę. Stąd też prawdopodobnie wywodzi się użycie hepatika przy schorzeniach wątroby. Nawet zjawiska, które występują dopiero po uszkodzeniu rośliny, jak biały czy żółty mlecz, miały tu pierwszorzędne znaczenie. Na podobnej drodze porównywań doszedł prawdopodobnie także człowiek do tego, że liczne rośliny, odznaczające się wybitnym zapachem lub smakiem, na sobie samym wypróbował. Oczywiście, że i ślepy przypadek odegrał tu nieraz wielką rolę, lecz trzeba tu koniecznie uczynić jeszcze jedno uzupełnienie. Chcąc w ten sposób wytłumaczyć powstanie lecznictwa ziołowego, musimy bezwarunkowo przyjąć jeszcze jeden ważny czynnik, iż człowiek przeszłości musiał posiadać pewien instynkt samoleczniczy, podobnie jak zwierzęta lub, wyrażając się dokładniej, pewne zdolności jasnowidzenia i odczuwania psychometrycznego. Nie zapominajmy również, że już Egipcjanie, a po nich również Grecy i inne narody, jak zapewniają nas źródła, znali sen magnetyczny znany pod nazwą snu świątynnego, gdyż praktyki te dokonywano tylko w świątyniach. Odnośnie Egiptu mówi na przykład Diodor ze Sycylii, cytat. Egipcjanie zapewniają, iż Izyda oddała im w sztuce leczenia wielkie przysługi, dzięki skutecznym środkom, która odkryła, że teraz, gdy się nieśmiertelną stała, w nabożeństwach ludu szczególne ma upodobanie, troszcząc się głównie o jego zdrowie, że pomoc im przychodzi przez sny, przez co wielką swą łaskawość objawia. Rzeczywiście wszelkie ludy Ziemi dają świadectwo potędze owej bogini przez czczenie jej z wdzięczności za wyleczenie z ciężkich chorób. Wskazuje w snach tych, którzy są cierpiącymi, odpowiednie dla danych chorób lekarstwa, a wierne i dokładne spełnianie jej wskazówek uratowała wbrew wszelkim oczekiwaniom chorych, których wyrzekli się już wszyscy lekarze świata. Koniec datu. Podobnie opowiada Strabo o świątyniach bogini Serapis, a Galen o pewnej świątyni zwanej Hefastium. Podobne świadectwa mamy również o Grecim, do czego dochodziły jeszcze przepowiednie, polegające na wyzyskaniu sunambolicznych i medialnych zdolności kapłanek. Widzimy więc, że medycyna mieściła się głównie w ramach wiedzy kapłańskiej, opierając się bowiem na zastosowaniu sił psychicznych, wychodziła z zasady miłosierdzia i miłości bliźniego. Z krótkiego, powyższego szkicu widzimy, jak wielką i doniosłą rolę odgrywa okultyzm przy używaniu ziół w lecznictwie. Wewnętrzna istota roślin, bowiem roślina posiada swą indywidualną duszę, związek rośliny z makro i mikrokosmosem, powstanie i pochodzenie lecznictwa ziołowego, nauka o sygnaturach roślin, jak i odpowiedni czas do zbierania ich oraz odpowiednie ich przyrządzenie. Wszystko to jest okultyzmem. Ileż zagadek, ileż możliwości dociekań i pracy. Lecz by na tym polu coś zdziałać, nie zapomnijmy, że największe tajemnice przyrody leżą najczęściej tuż obok nas, a prosto duszność prędzej je znajdzie niż duma. Kto chce śledzić tajemnice natury, niechaj czyta w jej olbrzymiej księdze, którą jest ona sama. Lecz czytaj tam oczami duszy, a nie tylko naszym niedostatecznym, krótkowzrocznym okiem materialnym. Duma jest powodem, że uczeni nasi często w obłokach bujają, a skarbów, które pod nogami leżą, nie widzą. Duma wszystkim pogardza, z wszystkiego się śmieje, czego nie może pojąć. Nigdy się dumny nie zniżej i dlatego dużo tajemnic nie znachodzi, które niejednokrotnie udziela natura prostodusznemu. Uczeni nieraz odrzucają jądro, a piszą tomy o skorupie. Duma uczonych ich sprzeczki w szkołach oddalają nas z dróg prawdy, bowiem prawda nie jest dla dumnego, lecz dla tego, kto ze szczerym sercem wiadomości szuka, by ludzkości służyć. Jak kryształ ogrzany w słońcu oziębia się, gdy go od słońca oddalamy, tak zatraca się mądrość w sercu człowieka, który oddala się od prawdy i dobroci. Wszystkim tym, którzy w niniejszej, skromnej pracy znajdą także coś dla siebie, którzy przez środki tu podane znajdą bądź to sami ulgę, bądź bliźnim swoim pomoc i wyzdrowienie w darze przyniosą, powiem tylko jedno. Co otrzymaliście, oddajcie drugim. Bądźcie apostołami miłości dla świata i roślin. Nauczcie innych szukać pomocy tam gdzie niezawodnie znaleźć ją można wśród ziół leczniczych. Rozdział czwarty. Zbieranie, suszenie i przechowywanie ziół. Zioła należy zbierać w suche i pogodne dni, a więc wtedy, gdy one nie są wilgotne od deszczu ani rosy. Jest to warunek doniosłego znaczenia i zaniedbywać go nie można. Zarówno kwiaty, jak i łodygi czy liście zerwane w stanie na wilgłym, dostają rdzawych plam, brunatnieją lub też blakną i łatwo ulegają stęchliźnie, a wtedy i cały zbiór, oprócz niewłaściwej barwy, nabiera niemiłego zapachu pleśni lub też traci swoją właściwą woń. Najlepszą porą do zbierania są wczesne godziny ranne, oczywiście gdy nie ma już rosy. W każdym razie nie należy zbioru przeciągać poza godzinę dziesiątą, względnie jedenastą przed południem. Cytat. Noc bowiem zamyka w sobie niezgłębioną tajemnicę wypoczynku. Człowiek rano czuje się najsilniejszy i najzdrowszy... Podobnie zioła i owoce zerwane wcześnie rano posiadają właściwości niepsucia się przez okres znacznie dłuższy niż te, które zerwano po południu. Wiedzą o tym dobrze niektórzy nasi sadownicy, zrywają jabłka czy gruszki przed wschodem słońca, albowiem, jak stwierdzili, owoce z takich zbiorów trzymają się najdłużej. Do tego tematu jeszcze wrócimy przy omawianiu zbierania ziół według astrologii herbalnej. Przy zbiorze należy przede wszystkim wystrzegać się wyrywania ziół z korzeniami, celem wykonania dalszej pracy w domu, jak na przykład oddzielenia kwiatów lub liści. Również rośliny roczne i dwuroczne, rozmnażające się z nasienia po polach i łąkach, zaroślach i brzegach lasów, nie powinny być zbierane w powyższy sposób, nawet w takim wypadku, chociażby zbiór ich, jak na przykład tysiącznika, był polecany przez wyrywanie z korzeniem. Tysiącznik bowiem, zebrany z korzeniem, nie jest lepszy od zeżniętego sierpem. Jest on rośliną dwuroczną, ale częstokroć w pierwszym roku kwitnie. Przy żnięciu sierpem, w roku pierwszym roślinka ta jeszcze bardziej się rozkrzewia. Wyrwana zaś już w pierwszym roku z korzeniem, plonu swego właściwie nie dała. Zbierający zaś zioła nie ma ani czasu, ani sposobu do rozpoznania, czy dana roślina jest już dwuroczną, czy tylko roczną. Dalej, przy zbiorze roślin trzeba uwzględniać przede wszystkim rośliny normalnie rozwinięte. Części zwiędłe i zepsute należy odrzucić. Jak doświadczenie uczy, rośliny wyrosłe w wolnej przyrodzie, a więc niekultywowane mają najsilniejsze właściwości lecznicze. Z łąk nawożonych sztucznymi nawozami nie należy zbierać ziół. Wszystkie rośliny aromatyczne jak krwawnik, kozłek lekarski, mięta, melisa, piołun, tymian i wiele innych zerwane na gruncie suchym, kamienistym, a słonecznym więcej dają olejku eterycznego natomiast wyrosłe na ziemi wilgotnej i uprawnej bez porównania słabiej pachną, a częstokroć nawet wcale zapachu nie posiadają. Wybujałe rośliny na przegnojonym gruncie, na zbyt urodzajnej ziemi, dają częstokroć produkty daleko mniejszej wartości. Po długotrwałej suszy i wiatrach unoszących pył, Rośliny pokrywają się grubą warstwą kurzu, osiadającego najuporczywiej na liściach osuszonych. Zbiór w takim stanie jest niepożądany aż dopiero, gdy deszcz rośliny obmyje. Kurz bowiem z roślin suchych nie da się usunąć we wszystkich odwarach, stanowi domieszkę błotną, a częstokroć może być i szkodliwy dla zdrowia. Kurz, jako pochodzący z subtelnych cząsteczek, tak ciał czysto mineralnych, jak i rozmaitych materii organicznych, wyschłych i rozpylanych, może zawierać również i mikroby chorobotwórcze, które nie zawsze zabija temperatura gorącej wody, więc niepozbawione życia wprowadza się do organizmu. Kwiaty. Posiadają najwięcej wartości dla celów leczniczych bezpośrednio po rozwinięciu się. Zbyt starych nie należy zbierać, gdyż po zapyleniu bardzo często ulegają one znacznym zmianom tak na przykład często zmienia się ich barwa i zmniejsza się ich zapach. Z niektórych roślin zbiera się kwiaty przed rozwinięciem się, więc jako pączki kwiatowe kwiaty suszone znane są w handlu pod trzema nazwami, a to: flosculi, flores, sumitates. Jako flosculim, po największej części, zbiera się tylko płatki korony wraz z pręcikami, barwne części kwiatu. Jako sumitates, zbieramy końce łodyg okrytych kwiatami. Zazwyczaj nierozwiniętymi jeszcze wraz z wierzchołkowymi liśćmi. Kwiaty całe Flores obrywa się palcami starając się o to, by miały jak najkrótsze ogonki, szypułki, a raczej by były zupełnie bez ogonków. Zbierając kwiaty, unikać należy wszelkiego ich ugniatania w koszach. Przez ugniatanie bowiem łamią się płatki i na miejscu złamań po wysuszeniu występują ciemniejsze kreski lub plamy. W ogóle kwiaty złożone na kupę łatwo się zagrzewają, zwłaszcza aromatyczne. Skoro zaś rozgrzeją się, można już cały zbiór wyrzucić. Dzieje się to zazwyczaj wtedy, gdy zebrany kwiat na kupach przechowuje się z jednego dnia na drugi. Niektóre kwiaty tak łatwo ulegają zepsuciu, że czy to zagrzane, czy to wilgotne zebrane, zmieszane z kwiatami dobrze zebranymi, udzielają im z glinizny. Kwiaty dziewanny, ślazu, malwy czarnej i tym podobne muszą być zbierane codziennie, ponieważ rosa wieczorna, jako też deszcz, łatwo im szkodzą. Kwiaty należy suszyć w cieniu na rozpostartych płótnach lub papierach pączki topolowe brzozowe przed pęknięciem i wypuszczeniem liści nabierają lepkości i aromatu i wtedy należy je zbierać gdy zaś zdążą się otworzyć i wypuścić listki tracą wartość zupełnie zbiór wypustek sosnowych trwać może dopóki nie przekroczą długości 4 cm to jest posiadają łuskę jeszcze dostatecznie przelegającą. Pączki suszyć można na otwartym powietrzu, lecz chronić od zmoczenia. Liście, folia do celów leczniczych zbiera się liście wówczas, gdy się już zupełnie rozwinęły, ale jeszcze nie są zbyt stare. Przeważnie przypada to w początkach zakwitania rośliny lub krótki czas przed zakwitnięciem. Do suszenia przeznacza się tylko liście zdrowe, zielone i całe, wolne od kurzu, błota i pajęczyny. Osnute bowiem pajęczyną noszą na sobie jajeczka motyli dziennych czy nocnych, których gąsienice wylęgłe w ususzonych ziołach zniszczyć mogą cały zbiór. Ostrożność tę należy zachować przede wszystkim przy zbiorze kwiatów pomornika, arnika Montana. Liście suszy się tylko w cieniu lub w sztucznym cieple, w temperaturze dodatniej 30-35 stopni Celsjusza. Liść wtedy jest suchy, gdy jego ogonek i nerw środkowy łamią się przy nagięciu. Sama bowiem blaszka liściowa wysycha szybko i kruszy się, gdy ogonek i nerwy są jeszcze mokre. Ziele całe, herba, zbiera się tuż przed kwitnieniem lub też podczas kwitnienia roślin, wtedy bowiem roślina posiada najwięcej składników działających. Z chwilą kiedy roślina przekwita, kiedy poczyna owocować, wszystkie soki idą na korzyść owocu, Liście tracą zapach, łodyga twardnieje i staje się sucha. Główną zasadą przy suszeniu ziół jest, aby zioła jak najmniej zmieniły swój pierwotny kolor i żeby przez nieprawidłowe suszenie oraz przy sztucznym cieple, przez zbyt wysoką temperaturę, nie zmieniły posiadanych własności. Do suszenia najlepiej nadają się przewiewne strychy i poddasza. Wszystkie zioła zachowują piękny kolor, jeżeli zaraz po zebraniu na krótki czas wystawione są na działanie słońca. Czyni się to szczególnie z ziołami zbyt soczystymi. W każdym razie takie więdnięcie na słońcu nie może trwać dłużej jak dwie godziny, gdyż przy nadmiernej utracie wilgoci na słońcu zaczyna się płowienie, czyli zatracanie zieloności. Wszystkie części roślin posiadających olejek lotny nie powinny nigdy schnąć zbyt szybko, to jest na słońcu i w wysokiej bardzo temperaturze, przez to bowiem olejek eteryczny ulatnia się. Aby zioła równomiernie schły muszą być jak najczęściej odwracane, częste jednak obracanie liści łatwołamliwych i kwiatów łatwo się rozsypujących, zmniejsza wartość zioła. Dlatego obracanie ziół może być zastosowane tylko wtedy, jeżeli inny sposób suszenia jest niemożliwy. By nie potrzeba było ziół łatwołamliwych często obracać, rozpościelamy je jak najcieniej na rzadkich płótnach lub siatkach, by przewiew dosięgał zioła także od dołu. Grubych łodyg w ziołach być nie powinno, przeto oddziela się je przed suszeniem. Nasiona i owoce roślin lekarskich zawierają najwięcej ciał czynnych zwykle wówczas, gdy są zupełnie dojrzałe. Wyjątek z naszych roślin stanowi z którego dla celów leczniczych zbiera się również niedojrzałe owoce. Ze względu jednak na to, że często dojrzałe owoce, baldaszkowate i nasiona, gorczyce łatwo się rozsypują. Zbioru ich dokonuje się zwykle na krótki czas przed ich dojrzeniem. Korzenie i pędy podziemne zawierają najwięcej ciał czynnych w czasie spoczynku wegetacyjnego. Zachodzą jednak pewne różnice u różnych gatunków zależnie od trwałości rośliny. I tak rośliny roczne zawierają w korzeniach najwięcej składników działających bezpośrednio przed zakwitaniem i w tym czasie korzenie te zbierać należy. Korzenie roślin dwuletnich zbiera się w jesieni po pierwszym roku wegetacji. W korzeniu bylin skupia się na zimę całe życie rośliny i zapasy, jakie ona nagromadziła przez całe lato, więc rzecz naturalna, że w tej porze korzeń posiada najwięcej siły leczniczej. Korzenie po wyjęciu z ziemi powinny być dokładnie wymyte jednak szybko, aby w niej nie mokły, dłuższe leżenie w wodzie szkodzi korzeniom, gdyż część ciał rozpuszczalnych woda pochłania. Są jednak korzenie, których wcale w wodzie maczać nie można, takie zwykłym sposobem oczyszcza się z ziemia, wreszcie wyciera twardą szczotką. Korzeni pokrajanych, ani też połupanych bezwarunkowo myć nie można. Korzenie przed suszeniem zasadniczo jak najmniej krajać. Grube korzenie dla łatwiejszego wysuszenia można połupać podłużnie albo też poprzecznie. Korzenie wypełnione sokiem kleistym bezwarunkowo powinny być krajane tylko po wysuszeniu, gdyż pokrajane na świeżo tracą znaczną część soku. Również korzenie aromatyczne lepiej suszyć w całości, przez pokrajanie bowiem ułatwia się ulatnianie olejku eterycznego. Wszystkie prawie korzenie suszą się wraz z korą. Są wszakże nieliczne wyjątki, gdzie przed suszeniem zdejmuje się kora albo sam tylko na skórek, na co wskażemy we właściwym miejscu. U korzeni aromatycznych stanowczo robić tego nie można, gdyż w warstwie korowej znajduje się najwięcej naczyń z olejkiem eterycznym. Kłącze kościcowe, na przykład obrane ze skóry, pachną o połowę słabiej od tych, które były suszone w całości. Ze względu na suszenie, najlepiej wykopywać korzenie wcześnie na wiosnę, gdyż jesienią wysychają bardzo trudno. Zwykle korzenie rozpościeramy po strychach, gdzie wysychają bardzo powoli. Dla szybszego więc suszenia nawleka się je na nici i rozwiesza w ogrzewanym pomieszkaniu. Korę zbierać należy tylko na wiosnę, gdy drzewa i krzewy puszczają soki, czyli dostaną miazgi. Zdjęta kora powinna być wysuszona szybko w dobrze przewiewnym miejscu, jednak z tą ostrożnością, aby jej nie zmoczył deszcz, ani też, aby nie spleśniało. Dobrze wysuszone zioła i korzenie ttycera przechowuje się odpowiednio posegregowane w suchym miejscu w papierowych woreczkach lub pudełkach, najlepiej drewnianych, szczelnie zamkniętych. Przy sortowaniu i pakowaniu zwracać baczną uwagę na łodygi, Wysychające powolniej od liści kwiatów. Łodygi dobrze wysuszone powinny łamać się z trzaskiem. Bardzo dokładnego wysuszenia potrzebują także nasiona. Najmniejsza ilość wilgoci w nasionach powoduje stęchlizny. Miejsce gdzie przechowują się zioła, powinno być widne, chłodne i zupełnie sucha, więc nie nadaje się do tego celu kuchnia która posiada bardzo dużo wilgoci w postaci pary wodnej, unoszącej się z naczyń, w których gotujemy potrawy. Rozdział 5 Uprawa i zbieranie ziół według astrologii herbalnej. Wszyscy codziennie stwierdzamy na własne oczy potężne działanie, jakie wywiera Słońce na wszystko, co żyje. Nie wszyscy jednakże znają wpływ Księżyca nie tylko na psychikę ludzką, lecz i na rozmaite zjawiska w naturze, na zwierzęta, rośliny i metale. Lunatyzm powstający pod działaniem promieni pełni księżycowej, przypływy i odpływy mórz, parzenie się zwierząt, przyspieszony wzrost roślin, wiadomo na przykład, że grzyby rosną prędzej w te noce, gdy księżyc świeci w pełni, nadto wpływ światła księżycowego na stal... To fakty nie tylko znane nauce, lecz dostępne badaniom każdego z nas. Przyznajmy, iż siła, która na odległość 240 tysięcy mil porusza w pewnym kierunku olbrzymie masy wody lub paraliżuje najzupełniej wolę człowieka, lunatycy, nie jest drobnostką, nad którą przechodzi się spokojnie do porządku dziennego. Jeżeli więc Słońce i Księżyc wywierają wpływ potężny i niezaprzeczalny na cały nasz glob, wręcz nielogicznym byłoby zaprzeczenie możliwości takich wpływów i innych ciał niebieskich, tym więcej, że na przykład Merkury, Wenera i Mars są znacznie bliżej Ziemi niż Słońce. O wpływie planet na psychikę ludzką, na wydarzenia i materię mówiła od wieków astrologia. Teraz, wszakże, wpływ ten został udowodniony eksperymentalnie, nie przez astrologów, lecz przez naukę oficjalną. Wykazały to m.in. żmudne badania uczonego niemieckiego, doktora Wilhelma Mag, profesora Hessa i Kürchersztela. Pana Kolisko i innych. Podczas swych badań nad lepkością płynów, zauważył doktor Mag, że stale w ciągu pewnych trzech określonych dni krople przesączały się przez odpowiedni aparat o wiele wolniej niż zazwyczaj. Trzy te dni odpowiadały pod punkt A pierwszej kwadrze księżyca, pod punkt B koniunkcji Księżyca i Merkurego pod punkt C, ostatniej kwadrze Księżyca. Studia te prowadził systematycznie w ciągu czterech lat na stacji meteorologicznej w Hohenheim. Podobne doświadczenia czyni również pan Kolisko w Instytucie doktora Steinera w Szwajcarii, Uzupełniając je tem jeszcze, że na przykład ziarna pszenicy zanurza w roztworze homeopatycznym rozmaitych soli metalicznych, pod wpływem koniunkcji księżyca z Wenerą, ziarna zanurzone w roztworze miedzi, metalu znajdującego się pod wpływem planety Wenery kiełkowały i rozwijały się o wiele szybciej niż inne. Podczas swych badań na temanacjami kosmicznymi i promieniowaniem Ziemi zaobserwował profesor Kulcherstel wyraźnie, jak podczas przeciągania na nieboskłonie poszczególnych układów gwiazd wykazywał elektroskop coraz to inne wartości ich wpływów, które były tem silniejsze, im dochodziła do najwyższego punktu droga mleczna. Te... I tym podobne fakty są wyraźnym dowodem, że planety i gwiazdy przeciągające, mówiąc w przenośni, po określonej przestrzeni nieba, wywierają bez przerwy swój wpływ, który, jak to uczyła stara nauka astrologii, zmienia się ilościowo i jakościowo w każdej sekundzie. Nie miejsce tu jednakże na obszerny wykład o astrologii. Przekraczałoby to bowiem ramy niniejszej pracy. Sądzimy zresztą, że większość naszych czytelników jest już bodaj częściowo obznajomiona z ogólnymi pojęciami i założeniami tej wiedzy. Zajmijmy się na razie księżycem, jako że jego wpływ najłatwiej możemy śledzić i obserwować. Księżyc, jak wiadomo, przebiega w czterech tygodniach dwunastu znaków zodiakalnych. Dla zaznajomienia się z tymi znakami, które podaje każdy niemal kalendarz, podaję i ja odnośną tablicę. Rozdział 6 Objaśnienia znaków niebieskich Droga, jaką Ziemia przebiega w ciągu roku naokoło Słońca, nazywa się Pasem zodiakalnym albo zwierzyńcowym. Drogę tę podzielono na 12 równych części, znaków z których każda obejmuje 30 stopni. Rok zodiakalny liczy się zwykle od 21 marca, gdy Ziemia wchodzi w znak Barana. Symbole i nazwy znaku proszę spojrzeć na ekran. Baran. Od 0 do 30 stopni Słońce przebywa w tym znaku od 21 marca do 20 kwietnia. Byk od 30 do 60 stopni Słońce przebywa w tym znaku od 20 kwietnia do 21 maja. Bliźnięta od 60 do 90 stopni. Słońce przebywa w tym znaku od 21 maja do 22 czerwca. Rak od 90 do 120 stopni. Słońce przebywa w tym znaku od 22 czerwca do 23 lipca. Lew od 120 do 150 stopni. Słońce przebywa w tym znaku od 23 lipca do 23 sierpnia. Panna. Od 150 do 180 stopni. Słońce przebywa w tym znaku od 23 sierpnia do 23 września. Waga. Od 180 do 210 stopni. Słońce przebywa w tym znaku od 23 września do 23 października. Skorpion. Od 210 do 240 stopni Słońce przebywa w tym znaku od 23 października do 23 listopada. Strzelec od 240 do 270 stopni Słońce przebywa w tym znaku od 23 listopada do 22 grudnia. Koziorożec od 270 do 300 stopni. Słońce przebywa w tym znaku od 22 grudnia do 20 stycznia. Wodnik od 300 do 330 stopni. Słońce przebywa w tym znaku od 20 stycznia do 19 lutego. Ryby od 330 do 360 stopni. Słońce przebywa w tym znaku od 19 lutego do 21 marca. Drogę tę przebiega księżyc, jak już wspomnieliśmy, w czterech tygodniach, a zatem w ciągu doby 24 godzin przeciętnie 12 stopni, czyli mniej więcej 1 stopień w ciągu dwóch godzin. Łatwo tedy może sobie każdy bez większego trudu dokładnie obliczyć stan księżyca w Zodiaku o każdej porze dnia, jeżeli ma pod ręką tzw. efemerydy astronomiczne. Bieg księżyca w Zodiaku podany jest także zgoła w każdym poważniejszym kalendarzu. Wprawdzie nie podają tam stopnie, ale w braku innego i ten nam wystarczyć może. Wpływ Księżyca zależny jest nie tylko od znaków, w którym się właśnie znajduje, lecz również, i to przeważnie, od faz. Nów, pierwsza kwadra, pełnia, ostatnia kwadra. Czynniki te omówimy pokrótce poniżej. Podpunkt pierwszy. Astrologia dzieli znaki zodiakalne między innymi na płodne, urodzajne i mniej płodne. Za płodne i urodzajne znaki uchodzą Rak, Skorpion, Ryby. Znakami mniej płodnymi są Byk, Waga, strzalec, Koziorożec. Znakami mało urodzajnymi lub niepłodnymi są Baran, Bliźnięta, Lew, Panna. I wodnik. Podpunkt drugi. Przestrzeganie faz księżyca jest bardzo ważne, gdyż decydują one o występującej lub zstępującej sile księżyca. Od nowiu do pełni księżyc przybierający, soki dążą od korzeni w górne części roślin do wierzchołka, od wewnątrz na zewnątrz. Od pełni do nowiu, księżyc ubywający, soki dążą w dolne części roślin do korzeni, od zewnątrz do wewnątrz. Siła księżyca jest skierowana ku Ziemi. Z owej prawidłowości w zmianie sił księżyca, popartej licznymi obserwacjami i doświadczeniami, wynikają następujące wnioski. Wszystko, co rodzi i wydaje owoc swój ponad Ziemię, jak na przykład warzywa, zboża, fasole, groch, dynie, kapusta, ogórki, drzewa owocowe z ziół leczniczych, te, których zbieramy górne części roślin, a więc kwiaty, liście, gałązki i owoce, względnie nasiona, należy siać, sadzić, zbierać i rządzić, gdy księżyca przybywa. Przy Ubywającym księżycu natomiast należy siać, sadzić, zbierać wszelkie rośliny, których części użyteczne znajdują się pod ziemią a więc wszelkie rośliny bulwiaste, jak ziemniaki, marchew, buraki, cebula, brukiew, czosnek korzeniem względnie kłącza tataraku, pokrzyku leśnego, łopianu, belicy pospolitej, kurzego ziela kozłu kalekarskiego, dzięglu, żywienia, perzu, dziewięć sił i tak dalej. Podpunkt trzeci. Bardzo korzystnem też jest, jeżeli równocześnie ze stanem księżyca wymienionym pod punkcie pierwszym i drugim wschodzi także na horyzoncie znak płodny Chodzi tu o wschodnią część horyzontu, która na skutek obrotu Ziemi wokół jej własnej osi w 24 godzinach przebiega przez wszystkie znaki zodiaku. Ponieważ istnieje 12 odcinków zodiakalnych, więc każdy taki odcinek, czyli znak, wschodzi średnio przez dwie godziny. Nachylenie osi Ziemi Atoli powoduje nierównomierne wschody poszczególnych znaków, tak na przykład znaki rak lew, panna, waga, skorpion i strzelec należą do wolno wschodzących, a koziorożec, wodnik, ryby, baran, byki bliźnięta do szybko wschodzących znaków. Ścisłe obliczenie ascendentu znaku wschodzącego dla celów horoskopowych jest dość mozolne. Do naszych natomiast celów starczy zwykłe znalezienie wschodzącego znaku za pomocą poniższego, uniwersalnego wykresu Astrolabium. Zobacz tablicę na stronie 37. Przykład Ktoś na przykład chce 11 maja między 5 a 6 rano zbierać zioła, a chciałby także wiedzieć, jaki znak wschodzi względnie czy pora tam odpowiada do zbioru danego zioła? Roku i miejscowości nie uwzględnia się. Po prawej stronie wykresu w kolumnie miesięcy, zeszeregowanych z góry na dół od ostatniej dekady grudnia począwszy, znajdujemy pożądany miesiąc maj. Data jedenastego należy do drugiej dekady, dziesiątki tego miesiąca. Dekady każdego miesiąca zaznaczono trzema działkami na lewo obok napisów miesięcy. Drugą więc działką maja idziemy w lewo poziomo w pole wykresowe aż do linii prostopadłej łączącej górną liczbę 5 z dolną. Jest to szukana przez nas godzina 5. Rano oczywiście, gdyż godzina 5 po południu nazywamy godziną 17. Punkt, w którym nasza pozioma i prostopadła się przecinają, leży w skośnej płaszczyźnie, na której górnym i dolnym końcu znajduje się symbol znaku bliźniąt, a więc o godzinie piątej wschodzącym znakiem były bliźnięta, a słońce stało w znaku byka. Pozycje zodiakalne słońca podano symbolami w pierwszej zewnętrznej kolumnie po lewej stronie wykresu, Rozłożone dekadami i połączone z nazwami miesięcy odpowiednimi poziomymi liniami. Podpunkt czwarty. Księżyc wschodzący, znajdujący się ponad Ziemią, sprzyja owocom i roślinom rosnącym nad Ziemią, zaś księżyc zachodzący owocom i częściom roślin podziemnym. Oczywiście, że w praktyce niejednokrotnie już z przyczyn zasadniczych stan pogody, pora dnia, czas jakim dysponujemy tecera, nie zawsze będzie można wszystkie warunki podane w podpunkcie pierwszym i czwartym zastosować, lecz przy dobrej woli zawsze będzie można co najmniej pierwszy punkt i drugi i ich zasady przestrzegać. Zależnie zaś od okoliczności, można jeszcze zawsze stworzyć jak najlepsze dane sprzyjające czy to uprawie, czy zbiorom roślin. Poniżej podajemy kilka praktycznych wskazówek w zastosowaniu owych najelementarniejszych zasad: Astrolabium. Tablica astrologiczna służąca do stwierdzenia zodiakalnej pozycji Słońca i znaku wschodzącego ascendentu proszę spojrzeć na ekran. Gdy Księżyc przybierający znajduje się w znaku Raka, należy siać wszelkie rośliny, których owoce posiadają znaczną zawartość wody, jak Ogórki, melony, sałaty, pomidory i tym podobne. Najlepszą porą siania i sadzenia ziół o smaku ostrym i gryzącym, jak np. przykład cebula, czosnek, rzodkiewka, chmiel, tytoń, mak, gorczyca, piołun, pokrzywa, goryczka i inne, jest wtedy, gdy księżyc znajduje się w znaku skorpiona. Na bezczarnym, bluszcz, len, konopie, buraki – Kosaćce, bratki polne, tarninę, czaremche, rdest, wężownik, skrzyp, żywokost lekarski, tojad, mchy, jak również na sosny, topole, buki, olche, etc., najkorzystniej oddziaływa księżyc w znaku koziorożca. Rośliny, u których pożądany jest bujny rozrost liści, jak na przykład sałatym, kapusta i inne, Rozsiewa się, jak to już zaznaczono, tuż przed pełnią. We wczesnej wiośnie pełnia przypada w okresie, gdy księżyc znajduje się w znaku raka. Dla wzmożenia wpływu należy wybierać jeszcze czas, gdy wschodzi rak, co w tym czasie ma miejsce przed południem od 9 do 12 godziny. Księżyc jest wtedy również wschodzący, co wpływ ten jeszcze wzmacnia. Rośliny, u których pożądany jest silny rozwój części podziemnych, należy siać i rozsadzać po pełni. Przy czym należy jeszcze zwracać uwagę na to, by znakiem wschodzącym był znak płodny. Jeszcze raz podkreślamy, zioła, części nadziemne, należy zbierać przy przybierającym księżycu. Najlepszy okres trzy, względnie sześć dni przed pełnią i sam dzień pełni, przy czym unikać należy dni, w których Księżyc znajduje się w znaku Lwa lub Skorpiona. Należy również mieć w pamięci wszystkie uwagi ogólne tyczące się zbierania ziół, o których pisaliśmy w poprzednim rozdziale. Owoce, u których główny nacisk kładziemy na aromat, należy zbierać czasie pełni. Ostatnia kwadra, księżyc ubywający, nadaje się lepiej do zbierania owocu, który ma być dłuższy czas przechowywany. Dodatkowe uwagi dla ogrodników i sadowników patrz na stronie 42 u dołu. Rozdział 7 Kalendarz zbioru czyli ułożenie zbierania ziół według miesięcy. Celem takiego układu jest ułatwienie orientowania się, w jakim miesiącu co zbierać należy. Kalendarz taki nie może być ścisły, gdyż jest ułożony dla wszystkich ziem polskich, pomiędzy którymi zachodzą znaczne różnice klimatyczne, jak np. między Pomorzem i Wołyniem, Wileńszczyzną i Śląskim, a do tego gra tu ważną rolę jeszcze wcześniejsza lub późniejsza wiosna, Lato suche lub mokre, upalne albo też chłodne. Z powyższych powodów różnice mogą być znaczne. W każdym razie kalendarz oznajmia jaki zbiór się zbliża i co do niego należy przygotować. Dla wygody czytelnika starałem się załączony kalendarz wyzyskać jeszcze w ten sposób, że wyróżniłem w nim artykuły pierwszo-, drugo- i trzeciorzędnego znaczenia przez postawienie gwiazdek. Krzyżyk oznacza jadowitość rośliny. Zbiera się przez miesiące styczeń i luty, łodygi słodkogorzu, gwiazdka mech islandzki, hubka modrzewiowa, żywica sosnowa, jemioła dębowa, marzec i kwiecień, hubka modrzewiowa, Żywica Sosnowa, gwiazdka Mechislancki, dwie gwiazdki: kora Kruszyny, kora Bzowiny, kora Wilczego Łyka, kora Dębowa, kora Szakłaku, kwiat Podbiału, gwiazdka: kwiat Tarniny, kwiat Fiołka Wonnego, łodygi podziemne Perzu, łodygi podziemne tużycy Piaskowej, łodygi Słodkogorzu. Łodygi paprotki pospolitej, pączki brzozowe, gwiazdka pączki sosnowe, pączki topolowe. O ile można już rozpoznawać rośliny z pierwszych wypustek, zbieramy korzenie, rozłogi i kłącza, biedrzeńca pospolitego, brodawnika, bujanu lekarskiego, dyplamu, dziewięć sił, dwie gwiazdki, dzięglu lekarskiego, dwie gwiazdki goryczek różnych gatunków, dwie gwiazdki kurzego ziela, kopytnika, dwie gwiazdki kozłka lekarskiego Waleriany, lubiśnika, dwie gwiazdki lukrencji, łopianu, dwie gwiazdki mydlika lekarskiego, gwiazdka omanu, gwiazdka paproci samczej, pietruszki siewnej, Gwiazdka pomornika górnego, podróżnika, krzyżyk, przestępu, dwie gwiazdki prawoślazu, wilżyny ciernistej, dwie gwiazdki żywokostu, dwie gwiazdki i krzyżyk, ziele miłka wiosennego, ziele sasanki dzwonkowatej, gałązki słodkogorzu, gwiazdka trzon paproci samczej maj kwiat bobrka trójlistnego dwie gwiazdki kwiat jasnoty białej dwie gwiazdki i krzyżyk kwiat lanuszki konwali kwiat pierwiosnka lekarskiego kwiat tarniny dwie gwiazdki kora kruszyny gwiazdka kora dębowa krzyżyk kora wilczego łyka dwie gwiazdki liście rosiczki okrągłolistnej Liście barwinku, liście brzozowe, dwie gwiazdki, liście mącznicy garbarskiej, gwiazdka liście ślazika leśnego, gwiazdka liście ślazika okrągłolistnego, gwiazdka mech islandzki, chupka modrzewiowa, purchawki, kurzawki, rozłogi perzu, rozłogi turzycy piaskowej, krzyżyk, ziele sabiny, Ziele jaskółcze, dwie gwiazdki, ziele rosiczki okrągłolistnej, czerwiec, gwiazdka gąbka rzeczna, dwie gwiazdki czernice, jagody czarne, owoc, dwie gwiazdki kłącze tataraku, kwiat akacji białej, dwie gwiazdki kwiat bzu czarnego, gwiazdka kwiat bujanu lekarskiego czerwony. Gwiazdka: kwiat habru, dwie gwiazdki: kwiat jasnoty białej, kwiat kasztanowca, gwiazdka: kwiat krwawnika, dwie gwiazdki: kwiaty lipy, kwiat malwy czarnej, gwiazdka: kwiat maku zajęczego, kwiat ostróżki zbożowej, kwiat pokrzywy, dwie gwiazdki: kwiat pomornika górnego, kwiat róży stulistnej. Dwie gwiazdki, kwiat rumianku rzymskiego, dwie gwiazdki, kwiat rumianku zwyczajnego, dwie gwiazdki, kora kruszyny, gwiazdka mech islandzki, dwie gwiazdki, maliny, owoce, ziele, bluszczyku ziemnego, dwie gwiazdki, ziele, bratków polnych, ziele, barwinku, gwiazdka, ziele, bożodrzewiu, ziele, czombra, gwiazdka, ziele, dziurawca pospolitego, Ziele dymnicy lekarskiej, ziele estragonu, gwiazdka ziele macierzanki, gwiazdka ziele nostrzyku żółtego, ziele ogórecznika, gwiazdka ziele piołunu, ziele podróżnika lekarskiego, gwiazdka ziele poziewnika wielokwiatowego, gwiazdka ziele rdestu ptasiego, dwie gwiazdki ziele rosiczki okrągłolisnej, ziele skrzypu błotnego, ziele skrzypu polnego, Gwiazdka Ziele Świetlika Lekarskiego, krzyżyk Nasiona Zimowitu Jesiennego, gwiazdka Liście Bagna, dwie gwiazdki Liście Bobrka Trójlistnego, liście Bożo liście Bzu Czarnego, dwie gwiazdki Liście Babki Lancetowatej, gwiazdka Liście Barwicy Wonnej, gwiazdka Liście Krwawniku, dwie gwiazdki Krzyżyk Liście Lulka Czarnego, Liście mięty kędzierzawej, dwie gwiazdki liście mięty pieprzowej, liście mięty zielonej, dwie gwiazdki i krzyżyk liście naparstnicy, dwie gwiazdki liście orzecha włoskiego, gwiazdka liście podbiału, dwie gwiazdki liście mącznicy garbarskiej, dwie gwiazdki i krzyżyk liście pokrzyku, liście porzeczki czarnej, liście pokrzywy, dwie gwiazdki ziele rojowniku melisy, gwiazdka ziele ślazu leśnego, ziele ślazu lekarskiego, gwiazdka ziele ślazu okrągłolistnego, dwie gwiazdki ziele szałwi lekarskiej, krzyżyk, ziele tojadu, dwie gwiazdki ziele rosiczki okrągłolistnej, dwie gwiazdki nasiona karolku, kminku, dwie gwiazdki owoce malin, owoce poziomek. Lipiec Gwiazdka gąbka rzeczna, blizny kukurydzy, krzyżyk główki makowe, dwie gwiazdki kłącza tataraku, kwiat akacji białej, dwie gwiazdki kwiat bzowin bzu czarnego, gwiazdka kwiat habru, dwie gwiazdki kwiat dziewanny, gwiazdka kwiat krwawniku, kwiat kocanki piaskowej, dwie gwiazdki kwiat lawendy, dwie gwiazdki kwiat lipy, Gwiazdka kwiat malwy czarnej. Gwiazdka kwiat ślaziku leśnego. Kwiat ślazu lekarskiego. Gwiazdka kwiat ślazu pospolitego. Dwie gwiazdki kwiat rumianku rzymskiego. Dwie gwiazdki kwiat rumianku zwyczajnego. Kwiat ostróżki zbożowej. Dwie gwiazdki kwiat pomornika. Dwie gwiazdki krzyżyk liście bielunia, dendery. Dwie gwiazdki liście mzowiny. Gwiazdka liście bagna pospolitego, dwie gwiazdki liście czarnicy, jagody czarnej, dwie gwiazdki i krzyżyk, liście lulka czarnego, gwiazdka liście mięty kędzierzawej, liście mięty zielonej, dwie gwiazdki liście mięty pieprzowej, dwie gwiazdki i krzyżyk, liście naparstnicy purpurowej, gwiazdka liście orzecha włoskiego, gwiazdka liście podbiału, dwie gwiazdki i krzyżyk, liście pokrzyku liście pokrzywy, gwiazdka liście rojownika melisy, gwiazdka liście ślazu leśnego, liście ślazu pospolitego, gwiazdka liście ślazu lekarskiego. Liście słonecznika, krzyżyk liście tojadu, gwiazdka liście trójliścia, Bobrka trójlistnego, dwie gwiazdki liście szałwi lekarskiej. Ogonki wiśniowe. ziele. Bukwicy lekarskiej, ziele bluszczyku ziemnego, ziele bylicy pospolitej, wierzchołki liście, dwie gwiazdki ziele bożodrzewu, dwie gwiazdki ziele bratków polnych, dwie gwiazdki ziele czubka benedyktyńskiego, ziele dymnicy lekarskiej, gwiazdka ziele dziurawca pospolitego, dwie gwiazdki ziele komosy meksykańskiej, Ziele krzesiny pospolitej, ziele lnicy pospolitej, gwiazdka ziele lebiotki pospolitej, gwiazdka ziele macierzanki, gwiazdka ziele nostrzyku żółtego, ziele nawłoci pospolitej, ziele ogorycznika lekarskiego, ziele orzanki cząstkowatej, dwie gwiazdki ziele połonicznika gładkiego, dwie gwiazdki poziewnika wielokwiatowego, gwiazdka ziele piołunu, ziele witułki, werbena. Gwiazdka Ziele Świetlika Lekarskiego, Ziele Uczepu Trójdzielnego, Dwie Gwiazdki Ziele Tysiącznika, Ziele Szanty, Dwie Gwiazdki Ziele Tymianku, Ziele Skrzypu Błotnego, Ziele Skrzypu Polnego, Gwiazdka Mech Islandzki, Dwie Gwiazdki Krzyżyk Sporyż, Gwiazdka Nasiona Gorczycy Białej, Dwie Gwiazdki Nasiona Gorczycy Czarnej dwie gwiazdki nasiona kopru włoskiego, dwie gwiazdki nasiona karolku kminku, dwie gwiazdki nasiona kolendru, dwie gwiazdki nasiona anyżu, dwie gwiazdki kłęby tataraku, dwie gwiazdki owoce malin. Sierpień. Bulwki salopowe, cebulki zimowitu, gwiazdka, gąbka rzeczna, krzyżyk główki makowe dwie gwiazdki kłąb kosaćca pachnącego, dwie gwiazdki kłąb tataraku, krzyżyk korzeń pokrzyku, dwie gwiazdki korzeń mydlniku, dwie gwiazdki korzeń pomornika górskiego, dwie gwiazdki korzeń żywienia lekarskiego, dwie gwiazdki kwiat malwy czarnej, dwie gwiazdki kwiat jasnoty białej, dwie gwiazdki kwiat nagietka, dwie gwiazdki kwiat dziewanny, dwie gwiazdki liście babki szerokolistnej, dwie gwiazdki liście bielunia dendery, liście fiołka pachnącego, dwie gwiazdki liście majeranku, liście mięty kędzierzawej, dwie gwiazdki liście mięty pieprzowej, liście mięty zielonej, dwie gwiazdki liście komosy meksykańskiej, gwiazdka liście orzecha włoskiego, dwie gwiazdki liście rojownika melisy, dwie gwiazdki krzyżyk liście pokrzyku, liście pokrzywy, gwiazdka liście podbiału, gwiazdka liście krwawniku, jagody bzowiny, dwie gwiazdki nasiona anyżu, krzyżyk nasiona gałuchy wodnej, dwie gwiazdki nasiona kopru włoskiego, nasiona pietruszki, dwie gwiazdki nasiona kolendra, gwiazdka nasiona gorczycy białej, dwie gwiazdki nasiona gorczycy czarnej. Gwiazdka szyszki chmielowe, dwie gwiazdki zarodniki wigłaka, ziele witułki lekarskiej, ziele bylicy pospolitej, gwiazdka ziele macierzanki, ziele na pospolitej, gwiazdka ziele rdestu ptasiego, gwiazdka ziele świetlika lekarskiego, gwiazdka ziele lebiotki pospolitej, dwie gwiazdki ziele rosiczki okrągłolistnej, dwie gwiazdki ziele połonicznika, dwie gwiazdki korzeń mydliku korzeń lepicy, dwie gwiazdki, korzeń rzewienia, korzeń perzu, rozłogi. Wrzesień, dwie gwiazdki, liście mącznicy garbarskiej, dwie gwiazdki i krzyżyk, liście dendery, bielunia, korzeń łopianu, dwie gwiazdki, korzeń mydlika, korzeń bylicy pospolitej, korzeń biedrzeńca pospolitego, dwie gwiazdki, korzeń kurzego ziela, Gwiazdka korzeń wilżyny cielnistej, Korzeń trędownika. Krzyżyk korzeń przestępu. Korzeń pierściennika lekarskiego. Dwie gwiazdki korzeń kozumka lekarskiego. Dwie gwiazdki korzeń dzięglu. Krzyżyk korzeń tojadu. Dwie gwiazdki i krzyżyk korzeń pokrzyku. Korzeń kopytnika lekarskiego. Korzeń kwaśnicy pospolitej. Dwie gwiazdki korzeń ślazu lekarskiego. Dwie gwiazdki korzeń żywokostu lekarskiego. Korzeń dziewięć sił, korzeń kukulika, korzeń dyptamu, korzeń bujanu lekarskiego, korzeń lubiśniku. Rozłogi perzu, bulwki selapowe, gwiazdka mech islandzki, liście fiołka wonnego, gwiazdka nasiona kopru włoskiego, krzyżyk nasiona kulka szaleju, dwie gwiazdki nasiona kozieratki, krzyżyk nasiona bielunia, purchawki. Październik. Dwie gwiazdki. Liście mącznicy garbarskiej. Liście fiołka wonnego. Łodygi słodkogorzu. Gwiazdka łodygi paprotki pospolitej. Gwiazdka owoc róży polnej. Gwiazdka mech islandzki, Dwie gwiazdki. Jagody jałowcowe. Żołędzie dębowe. Dwie gwiazdki. Korzeń kozłka lekarskiego. Dwie gwiazdki. Korzeń mydliku lekarskiego. Korzeń kwaśnicy pospolitej korzeń pietruszki siewnej, korzeń łopianu, dwie gwiazdki korzeń kurzego ziela, dwie gwiazdki korzeń ślazu lekarskiego, krzyżyk, korzeń pokrzyku, gwiazdka korzeń wilżyny ciernistej, krzyżyk, korzeń przestępu, dwie gwiazdki korzeń dzięglu, krzyżyk, korzeń tojadu, korzeń lubistka, dwie gwiazdki korzeń żywokostu lekarskiego, korzeń bujanu lekarskiego, korzeń dyptamu, dwie gwiazdki korzeń goryczek, Korzeń Kuklika, gwiazdka Korzeń Lukrecji, Korzeń Biedrzeńca Pospolitego, Korzeń Dziewięć Sił, Gwiazdka Trzon Paproci Samczej. Listopad i grudzień. Łodygi Słodkogorzu, dwie gwiazdki. Jagody Jałowcowe, Jagody Jarzębiny, Gwiazdka Mech Islandzki, Żywica Sosnowa, Jemioła Dębowa. Koniec kalendarza zbioru. Dodatkowe informacje dla ogrodników i sadowników do strony 38. Z przesadzaniem drzew należy czekać aż do pełni, gdyż wtedy korona drzew jest pełna soków. Przycinać natomiast należy drzewka tylko podczas ubywającego księżyca, przy czym należy zwracać uwagę na dodatnie promieniowanie księżyca w aspekcie z Jowiszem i Wenusem. Księżyc w byku sprzyja drzewom liściastym, owocowym, z wyjątkiem jabłoni, truskawkom winnej macicy i brzoskwinią. Jabłonią sprzyja księżyc w pannie. Rozdział ósmy. Sposoby przyrządzania lekarstw. Herbata, napar z ziół suszonych, na filiżankę wody bierze się tyle ziół, ile można uchwycić kciukiem, palcem wskazującym i środkowym szczypta. Z ziół bardzo gorzkich dajemy nieco mniej dla okładów i płukań 30-40 do 40 gram na pół litra wody. Jak doświadczenie wykazało, mniejsze dawki lepiej działają niż większe, a zatem lepiej dawkę mniejszą powtórzyć niż za dużą spowodować objawy niepożądane np. zamiast przyczyszczenia, biegunkę podobne. Dla ścisłości będziemy oznaczać dokładnie ilość środka przy opisie poszczególnych roślin, jako też sposób ich przyrządzenia. Olbrzymia większość lekarstw ziołowych, nawet w większych dawkach, nie powoduje szkodliwych następstw, niektóre jednak w większej ilości mogą zaszkodzić, dlatego to radzimy zawsze przed przyrządzeniem, upewnić się dokładnie w jakiej dawce i w jaki sposób dany środek ma być zażywany, zwłaszcza u dzieci należy pod tym względem być ostrożnym. Chcąc otrzymać dobry napar herbatę, zalewamy odpowiednią ilość ziół suszonych gotującą się miękką wodą w dobrze rozgrzanym, glinianym naczyniu, które zostawiamy szczelnie przykryte przez 15 minut w ciepłym miejscu, po czym płyn przecedzamy. Inny sposób polega na tym, że zioła zalewa się zimną wodą, pozostawia na mniej więcej 12 godzin w ciepłym miejscu, po czym się je dopiero zagotowuje. Gdy tylko się zagotują, należy je zestawić z ognia i przecedzić. Jeżeli zioła zaparzone zawierają w swym składzie śluz lub klej roślinny, Potrzebne dla należytego uzyskania tych składników, napar po 20 minutach stania w gorącym miejscu należy pozostawić w zwykłej temperaturze, chociażby jeszcze przez 6 godzin, kilkakrotnie przez ten czas mieszając i dopiero odcedzić. Wtedy otrzymuje się płyn gęstym, co ma ważne znaczenie, np. przy katarze dróg oddechowych i podrażnieniu narządów trawienia. Jeżeli nam chodzi o wywołanie potów, można dane zioła zagotować na winie reńskiem przy rozwolnieniu na czerwonym winie. Kobiety w okresie menstruacji mogą tylko wtedy używać herbat, jeżeli są one środkami przyspieszającymi lub hamującymi. W gorączce podawać należy herbatę chłodną, w kurczach, przeziębieniach, celem wywołania potów. Herbatę gorącą. W innych wypadkach herbata zimna działa tak samo jak gorąca. Herbat tych należy używać o ile możności, bez cukru, słodzić można ewentualnie miodem. Odpowiednią porcję herbaty pije się łykami w ciągu całego dnia. Za porcję dzienną uważamy plus minus dwie filiżanki. U osób ponad 28 lat pełna dzienna porcja. U osób od 15 do 27 lat 2/3 porcji dziennej. U osób od 7 do 14 lat 1/2 porcji dziennej. U osób od 4 do 6 lat 1/3 porcji dziennej. U osób poniżej 4 lat odpowiednio mniejsze porcje. Gdy jakąś kurację przeprowadzamy w ciągu dłuższego czasu, trzeba zmieniać gatunki ziół co drugi, trzeci tydzień. Przy dłuższym bowiem używaniu tej samej mieszanki, ustrój nasz oswaja się z nią tak dalece, że działanie jej zanika, co zarazem naraża na wprowadzenie do ciału nadmiaru jednorodnych składników. Nadto wszelka zmiana w stanie zdrowia chorego, ku polepszeniu lub pogorszeniu, Również wymaga odmienności ziół. Kory, skórki, korzenie i tym podobne zalewa się zimną wodą, stawia nam plus minus 12 godzin w ciepłym miejscu, po czym gotuje się je przez 30 minut, a wreszcie odcedza. Syropy Świeże zioła i jagody można także konserwować w szklanych słojach. W tym wypadku należy jednakże szczególnie uważać, by zioła były zupełnie świeże, czyste i wolne od owadów. Na dno czystego, suchego słoja szklanego sypie się warstwę krystalicznego cukru, następnie warstwę liści, oczyszczonych od łodyg, kwiatów, jagód, te tecera, na którą nasypujemy znów cienką warstwę cukru i itd., tak na przemian aż do trzech czwartych wysokości słoja. Następnie należy wszystko dobrze ugnieść, na wierzch nasypać mniej więcej jednocentymetrową warstwę cukru krystalicznego i przykryć szklaną nakrywką. Po pewnym czasie tworzy cukier z sokiem roślin, gęsty syrop, który można przechowywać latami. Celem sporządzenia napoju bierzemy odpowiednią ilość syropu, mniej więcej jedną łyżeczkę kawową. Celem sporządzenia napoju bierzemy odpowiednią ilość syropu, mniej więcej jedną łyżeczkę kawową na filiżankę i zalewamy gotującą wodą. Tynktury Do użycia zewnętrznego bierzemy 96% spirytus. Do użycia wewnętrznego, odpowiednio rozcieńczona, mianowicie na trzy części czystej wody, siedem części spirytusu. Flaszkę szklaną z szeroką szyjką napełnia się do połowy suszonymi ziołami, kawałkami korzenie, tecera, po czym dolewa się spirytusu do pełna, dobrze zakorkować. Flaszki z szerokimi szyjkami zatyka się, jeśli nie posiadamy odpowiednich korków. Krążkami tekturowymi, które zalewa się woskiem. Flaszki tak napełnione stawiamy na cirka trzy tygodnie w ciepłym miejscu, koło pieca, w słońcu i tym podobne, codziennie potrząsać, następnie filtrujemy i odlewamy do mniejszych flaszek, tym, którym można przechowywać latami. Zażywać można je na cukrze lub z wodą. Porcja dzienna rozrzedzonych tynktur, circa 6 łyżek deserowych dla dorosłych. Do wcierań używa się zawsze tynktur nierozrzedzonych. Kto tynktury swoje chce tylko sporządzać na spirytusie 96%, niech nie zapomina, że dla wewnętrznego użycia wolno je podawać tylko w stanie rozrzedzonym, a więc kilka kropli na łyżeczkę stołową wody. Zioła suszone można także wyługować przez 12 godzin. Jedną część ziół, dwie części wody gotuje się na słabym ogniu przez godzinę, często je mieszając. Odstawia się je na 24 godziny w ciepłe miejsce, następnie filtruje. Na 1 litr takiego wyciągu nalewamy 100 g spirytusu, rozlewamy do flaszek. Zatykamy je i przechowywujemy w chłodnym miejscu. Suszone zioła zachowują swe siły lecznicze najwyżej 1 do 2 lat. Dzieje się to dlatego, bo zaczyny znajdujące się w każdej żywej komórce przemieniają się po zerwaniu rośliny w zaczyny rozkładające i rozkładają zioła, zmieniając znacznie i zmniejszając ich wartość leczniczą. Bez porównania silniej i skuteczniej działa np. Na świeża nalewka walerianowa niż nalewka ze starych korzonków tej rośliny. To też dzisiaj propagują powszechnie nowy sposób uzyskiwania z ziół nalewek czynnych, polegający na tym, że świeże zioła zalewa się bezpośrednio alkoholem i poddaje się zagotowaniu. W ten sposób zabija się fermenty rozkładowe i substancje czynne. Utrzymują się niezmienione w ziołach. Przykładem tego jest na przykład herbata. My znamy tylko zwyczajną herbatę, której liściem pozostawione na wolnym powietrzu po zerwaniu ciemnieją po upływie kilku godzin. Przy toczących się jednak wówczas procesach chemicznych zostaje uwolniona ze swych związków chemicznych zawarta w liściach teina. W ten sposób herbata czarna zawiera wolną teinę, która działa znacznie słabiej niż teina związana w zwyczajnych zielonych liściach herbaty. To też nasza ciemna herbata nie działa zbyt silnie i po wypiciu szklanki herbaty możemy śmiało położyć się spać, nie obawiając się bezsenności wywołanej teiną. Japończycy natomiast piją z reguły herbatę zieloną, uzyskaną w ten sposób, że zerwane liście zalewa się bezpośrednio gorącą wodą, zabijając w ten sposób zaczyny. Toteż taka zielona herbata zawiera w cudzysłowie oryginalną, związaną teinę działającą bardzo silnie. Herbata ta, którą dziś można dostać i u nas pod nazwą mate, Herbaty parańskiej działa zatem trzy razy silniej niż zwyczajna herbata ciemna. Dlatego też, szczególnie jeśli chodzi o zioła, zebrane w odpowiedniej godzinie planetarnej, bardziej celowym jest sporządzenie ze świeżych roślin syropów lub nalewek względnie tynktur. Nie zapominajmy też zaopatrzeć wszystkie torebki i pudełka w odpowiednie etykietki z napisami kiedy dokonano zbioru, a swojej i flaszki w objaśnienia czy tynktura rozcieńczona czy nie i kiedy przyrządzona. Nadmieniam jeszcze raz, że wszystkie liście mające służyć za herbatę codziennego użytku należy zapocić albo zafermentować w kupach, i dopiero starannie wysuszyć. Liście niefermentowane dają napój o smaku niemiłym, przypominającym surowiznę, bez właściwego zabarwienia i zapachu. Rozdział dziewiąty Szczegółowy opis ziół oraz ich zastosowanie w lecznictwie. Cytat. Gdy minie młodzieńczy okres zarozumiałości w dziedzinie tak bujnie rozwijających się nauk przyrodniczych, gdy przystąpimy do sumiennego badania leków roślinnych, to przekonamy się, że nasi przodkowie, którzy leczyli ziołami, nie byli tak naiwni, jak nam się wydawało. Dr. Jan Muszyński, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Znajomość leczniczych własności roślin trudno w swych początkach przypisać ślepemu przypadkowi. Bez wątpienia odgrywały tu także wielką rolę okultystyczne metody poznania, o czym już pisaliśmy w specjalnym rozdziale. To, co obecnie nazywamy medycyną ludową, wyprowadza się bardzo często, przede wszystkim w leczeniu ziołami, ze źródeł okultystycznych. To, że medycynie szkolnej owe źródła okultystyczne są nieznane, małe ma znaczenie w tym wypadku i nie przemawia ani trochę za skutecznością czy nieskutecznością danych sposobów i środków leczniczych. Niech również nie zdziwi nikogo, że za najskuteczniejsze, uważane są nieraz rośliny najpospolitsze. Siła lecznicza tych najprostszych środków jest wiedzy oficjalnej jeszcze najmniej znana, a więc poniekąd okultystyczna, to jest ukryta. Jest faktem nie do zaprzeczenia, że niejeden chory, któremu doktorowie i sławni profesorowie medycyny już nic pomóc nie mogli, odzyskał swe zdrowie dzięki jakiejś herbatce z pospolitego ziela doradzonej przez starą kobietę, górala czy znachora. Wśród ludu bowiem utrzymała się niejednokrotnie jeszcze cenna ezoteryczna tradycja. I jeszcze jedna przyczyna jest wielce zachęcająca do stosowania roślin w lecznictwie. Oto nigdy nie możemy powiedzieć z absolutną pewnością, który składnik chemiczny powoduje w danym wypadku skutek dodatni. Właśnie to, co wydaje nam się najmniej ważne, może okazać się najskuteczniejsze. Dla porównania przypomnijmy ważną rolę witamin w naszych artykułach spożywczych, których działalność była niedawno jeszcze nauce zupełnie nieznana. Na ważny ten czynnik wskazał m.in. Libra w swej książce Kosmos i mikrokosmos. Cytat. Alkaloid czy inny składnik, pisze on, wydobyty chemicznie z rośliny, Nigdy nie może zastąpić działania całej rośliny. Dla osiągnięcia zupełnego skutku jest konieczna cała roślina. Koniec cytatu. Przyznają to i fachowcy, którzy chcą powrócić do starych metod leczniczych. Doktor Wester dał temu wyraz w mowie, którą wygłosił w Leiden z okazji objęcia do century. Bronił on prastarej i naturalnej metody sporządzenia lekarstw z ziół, gdyż, jak mówił, całość składników jakiejś rośliny działa inaczej i skuteczniej niż wyizolowany, z nich czysty składnik. Nie jeden lekarz ceni wyżej odwar digitalisu niż jego liczne, chemicznie czyszczone preparaty. Z radością widzę, iż zewsząd mnożą się głosy domagające się starych sposobów. Tak też ukrywają się między tak zwanymi przestarzałymi środkami, które wyszły z używania, niejednokrotnie preparaty o bezporównania większej wartości i skuteczności niż zastępujące je nowe, nieraz oszukańcze. Widziałem na własne oczy podczas podróży z Indii do Holandii przykład potwierdzający to, co wyżej powiedziałem. Jeden z pasażerów rozchorował się na biegunkę i leczono go taniną. Ponieważ jednakże stan jego coraz bardziej się pogarszał i chory obawiał się tragicznego końca, starał się wpłynąć na lekarza, by pozwolił mu, gdy tylko przybędą do Kolombo, Postarać się o niezawodny w tym wypadku środek, to jest herbatę ze simaruka oraz złyka drzewa granatowego. Lekarz okrętowy oświadczył jednak, iż tanina jest według jego jedynie skutecznym środkiem i, by zachować swą powagę, przerwał dalszą dyskusję słowami to wykluczone. Pasażer, jakkolwiek prawie że już zupełnie wycieńczony, miał jeszcze tyle siły, że postanowił sam udać się po lekarstwo. Po licznych trudnościach znalazł w końcu aptekarza, który dostarczył mu owej herbaty. Skutek był piorunujący. Chory, który z trudem trzymał się na nogach po dwóch dniach przechadzał się sam po pokładzie, a do port side... Przyjechał zdrowy i pełen energii. Czego tygodniami trwająca kuracja taniną nie mogła dokazać, tego dokonał w ciągu dwóch dni środek uważany w medycynie za przestarzały i lekceważony przez oficjalną medycynę. A teraz przejdziemy do omówienia właściwości leczniczych poszczególnych ziół. Idąc za myślą Paracelsa, że wśród roślin danego kraju znajdziemy na każdą chorobę, na każde niedomaganie odnośne lekarstwo, zaznajomimy się na razie tylko z ziołami rosnącymi w naszym klimacie. Ponieważ chciałbym najpierw omówić powszechnie znane rośliny, a później dopiero rzadziej spotykane, nie będę się trzymał ani kolejności według systematyki botanicznej, ani też alfabetu. Alfabetyczny spis ziół i chorób umieścimy natomiast na końcu dzieła. W dalszym ciągu pracy, a szczególnie w rubryce Dawkowanie, używać będę często następujących skrótów: EUH, czyli łyżeczka od herbaty, EUST, czyli łyżeczka stołowa, FIL, czyli Filiżanka CA, czyli około cirka plus minus, czyli mniej więcej, X, czyli razy. 1 gram, czyli 1,0, a więc na przykład zamiast 20 gramów będę pisał 20,0 i tak dalej. Rozdział 10. Lipa, Tilia Europea. Kwitnie w czerwcu i lipcu. Zbiera się w suchą pogodę kwiaty zaraz po rozkwitnięciu. Składniki: olejek eteryczny 500% żywica, guma, śluz, garbnik, cukier, tecera. Leczy: choroby płuc, jak nieżyt. Katar, gruźlicem w stanie początkowym, zaflegmienie, choroby pęcherza i nerek, wodną puchlinę, padaczkę, używany w atakach nerwowych, w ogóle środek uspokajający, działa na potnie, a przez to obniża gorączkę, wzmacnia żołądek, uspokaja nerwy. Dawkowanie zobacz w tekście. W medycynie ludowej chyba najbardziej znane są lecznicze właściwości kwiatu lipowego, ileż to legend snuje się już od zamieszłych czasów naokoło tego pięknego drzewa, cieszącego się według dawnych ludów germańskich i słowiańskich szczególną opieką bogów. Nic więc dziwnego, że sadzono ją w środku każdej osady względnie koło każdego domu, odprawiając w jej cieniu różne obrzędy ku czci opiekuńczych bóstw domowego ogniska. Dlatego to małżeństwa zawierano ludów tych pod konarami rozłożystych lip. Wszak to było dla nich drzewo miłości i wierności małżeńskiej. Zmarł narzeczony albo panna młoda... Pozostałe sadziło na grobie ukochanej istoty lipę, na której gałęziach rojno brzęczały pszczoły, a w cudzysłowie ptakowie niebiescy śpiewali swe pieśni bóstwu na chwałę, a duszy zmarłego na pożytek. Czyż i dziś nie widzimy po wsiach lip ozdobionych ołtarzykami lub obrazami różnych świętych? Obrazy te, Według podań ludowych mają posiadać większą moc cudowną, o ile są wyrzezane, względnie jeśli przynajmniej ramki są zdobione z drzewa lipowego. Drzewo lipowe nazywają gdzie gdzieniegdzie Lignum Sanctum, drzewo święte, jako że najstarszy obraz Najświętszej Panny Marii znajdujący się w Salzburgu wyrzeźbiony jest z drzewa lipowego. Poczytne miejsce zajmuje lipa w magii, o czym doskonale wiedzą ci, którzy zajmują się tą gałęzią okultyzmu. I wśród ludu dochowały się okruchy tej wiedzy, aczkolwiek nieraz mocno spaczone. Oto drzewo lipowe ma m.in. posiadać właściwości przenoszenia swych dobrych magicznych właściwości na różne zioła o ile wykopujemy je z ziemi łopatką sporządzoną z drzewa lipowego. Łyko lipowe ma posiadać siłę ochronną przed czarownicami, złymi urokami i czarami w ogóle. Jeżeli, w cudzysłowie, urzeczone, oczarowane bydło wychłostamy rózgami lipowymi, cytat, zdradzi się czarownica przez głośny krzyk, odczuwa ona bowiem na sobie każde uderzenie. Koniec cytatu. Jeżeli nosimy na sobie kawałek drzewa lipowego, najlepiej w kształcie krzyża, jesteśmy chronieni przed zranieniem przez żelazo. Te i tym podobne rady znajdujemy w różnych zapiskach ludowych. W lecznictwie używa się powszechnie kwiatu lipowego jako środka pobudzającego i wzniecającego poty. A równocześnie uspokajającego w różnych nieżytach i gościcowych cierpieniach. W tym celu zaparza się szczyptę kwiatów na jedną filiżankę. Wypić jedną, dwie filiżanki ciepłego odwaru. Herbata taka jest przyjemną w smaku i wzmacnia także żołądek. Działa kojąco przy kurczach. Po dłuższym zażywaniu leczy choroby nerwowe. Chroniczną padaczkę i wodną puchlinę. W tym wypadku pić dziennie dwie, trzy filiżanki. Gdy się doda do herbaty tej miodu, to oczyszcza za flegmienia płuca, tchawice i nerki. Pić dziennie jedną filiżankę. Kwiat lipowy najlepiej naparzać w wieczór, zostawić w garnuszku na noc, a rano jeszcze trochę podgrzać. Herbata jest wtedy silniejsza i nabiera pięknego czerwonawego koloru. Jeżeli dodamy do niej miodu lub wyciągu jałowcowego i będziemy przez dłuższy czas używać, będziemy mieli wspaniały środek czyszczący krew. A jeżeli do tego dodamy jeszcze trochę świeżego mleka, możemy spokojniej i z apetytem spożywać codziennie rano z chlebem czy bułką, zamiast zwykłej herbaty czy kawy. A na pewno zyska na tem nie tylko nasze zdrowie, ale i kieszeń. W zimnym stanie używamy naparu do picia dla chorych, gorączkujących. Wywar z kwiatu lipowego służy także jako środek upiększający, usuwa bowiem piegi i wydelikatca skórę, jeżeli się codziennie rano myjemy w tymże wywarze. W celu wywołania potów przy zaziębieniach i gorączce, jak również przy kaszlu i katarze, napar lepiej działa, gdy zadawać go w następującej mieszance ziołowej. Kwiatu lipowego i tawuły łąkowej, malin suszonych, słodu browarnego albo rozłogu w perzu, wszystkiego po równych częściach zmieszać, naparzać pod nakrywką cztery łyżki tych ziółek dwoma szklankami wody, Wypić je na gorąco przed samym snem i bardzo ciepło się nakryć. Kto chce, może powyższy napar już sam z siebie słodkawy jeszcze osłodzić miodem lub cukrem. Jeżeli chcemy, aby odwar był kwaśniejszy, możemy zamienić maliny jagodami berberysu albo dolać do niego soku berberysowego wreszcie dać trochę soku cytrynowego. Liście lipowe. Zbierane wczesnym rankiem w maju, suszone w cieniu, a następnie gotowane we winie i wodzie i używane przez dłuższy czas, są dobrym środkiem przeciwko blednicy. Herbata z liści lipowych działa moczopędnie, przyspiesza miesiączkę i uśmierza kurcze występujące u niektórych kobiet podczas jej trwania. Zewnętrznie używa się liści do leczenia ran i oparzelizn. Liście należy potłuc względnie rozgnieść i przyłożyć na rany. Okładów z naparu liści używa się na napuchnięte nogi. Przy szkorbucie używa się wywaru z liści jako wody do płukania ust. Nasiona w stanie sproszkowanym oddają dobre usługi w czerwonce, rozwolnieniu i krwotokach z nosa. Wywaru z kory używa się do obmywania ran i oparzelizn, a także i strupów, szczególnie na głowie. Sok ze świeżościętej lipy przeciwdziała wypadaniu włosów, a nawet pomaga odrastaniu nowych. Destylowanej wody lipowej, można dostać w aptekach, używa się z dobrym skutkiem w epiliptycznych wypadkach padaczce i innych konwulsyjnych przypadłościach, jak również i kolkach. Mimo wszystko za mało doceniamy wartość leczniczą sproszkowanego węgla lipowego. Jest on nie tylko wypróbowanym środkiem przy wzdęciach, nadmiarze soków żołądkowych, zgadze, ale i niezawodnym w kurczach, krwawym kaszlu, zaburzeniach żółci, chorobach wątroby, suchotach płucnych i gardlanych, nocnych potach, bólach w piersiach i słabości. Doktor Müller tak pisze o nim w swym zielniku z roku 1860. "Cytat: Tam, gdzie już nie ma żadnej nadziei, spróbujcie jeszcze lipowego węgla sproszkowanego, a wielu chorym uratujecie zdrowie. Do tego celu nadaje się najlepiej świeżo palony węgiel lipowy. Jako przeciętną dawkę z proszkowanego węgla bierze się dla dorosłego człowieka na koniec noża, niezbyt dużo, rano i wieczór do kieliszka wody albo letniego mleka. Po jakimś czasie można dawkę zwiększyć, a im świeższy proszek mieć będziemy, tem szybszego polepszenia możemy się spodziewać. Przy zapaleniu przewodów oddechowych oskrzela, dawać rano i wieczór na koniec noża proszku z świeżo palonego węgla lipowego z trochą wody lub mleka. Przy chorobach płuc i wątroby działa proszek ten doskonale, trzeba go jednakże używać przez kilka tygodni, a to rano i wieczór po pełnej kawowej łyżce w świeżem mleku. Nawet i ci, którzy wyczerpani byli przez gorączki hektyczne związane z słuchatami, to znają tą drogą znacznego wzmocnienia. Koniec cytatu. Z węgla lipowego można sobie także sporządzić dobry środek do czyszczenia zębów, w tym celu bierze się dwie części lipowego proszku węglowego i jedną część szałwi dobrze sproszkowanej i razem się miesza. Węgiel lipowy absorbuje gazy i działa przeciwgnilnie, antyseptycznie. Francuskie pastylki węglowe, belosa, składają się właśnie z lipowego węgla sproszkowanego i sprasowanego. Z lipy dają się w ogóle wszystkie części zużyć. Kora gruba, np. obłupana klinami ze starych drzew, moczona we wodzie przez 6-8 tygodni, daje się rozdzielać na cienkie jak papier warstwy, z których wyrabiają rogorze, maty, a nawet dworki na mąkę i zboże, mocne liny, a zwłaszcza sznury do bielizny, której nie plamią jak zwykłe konopne. Kora młoda służy do wyrobu łapci, pokrajana na wąskie paski, do wyrobu przetaków, sit, kobiałek i kapeluszy. Węgiel natomiast nadaje się do rysowania i wyrobu prochu strzelniczego. Rozdział jedenasty Bezpospolity Sambucus nigra Kwitnie Maj, czerwiec Kwiaty są białe w baldaszkach Owoce czarne, jagody Zbiera się w maju i czerwcu Kwiat zaraz po rozkwitnięciu, kore i korzenie w jesieni albo na wiosnę, gdy wystąpi miazga, liście w czasie kwitnienia. Składniki: w kwiatach olejek eteryczny circa 5%, żywica kwas walerianowy itd. W owocach olejek eteryczny cukier, garbnik śluz oraz kwasy kwas winny walerianowy jabłkowy że oprócz różnych składników, garbnik, kwas walerianowy oraz alkaloid sambucyna. Leczy różne choroby pochodzące z przeziębienia, kaszel, katar, róże, zapalenie gardła i migdałów, słaby słuch, chrypkę, biegunkę, reumatyzm, bezsenność, podagrę, puchlinę, ból głowy, czyści krew, uśmierza gorączkę i kurcze. Silnie pędzi mocz, lekko ściąga i zwalnia. Dawkowanie: punkt pierwszy, kwiaty: jedną, dwie łyżeczki stołowe na jedną filiżankę gotującej się wody, 10 minut pozostawić pod przykrywką, aż naciągnie. Dawka dzienna: jeden, dwie lub pięć filiżanek. Punkt drugi liście: jedną łyżeczkę stołową na jedną filiżankę nastawić w zimnej wodzie. Zagotować. Pić rano jedną, dwie filiżanki. Punkt trzeci. Jagody. Jako powidełka po łyżeczce. Punkt czwarty. Kora. Jedna łyżeczka herbaty na jedną filiżankę. 5-10 minut gotować. Dziennie jedną, dwie filiżanki. Punkt piąty. Cała roślina. Jedną, dwie łyżeczki stołowe na jedną filiżankę w zimnej wodzie nastawić, zagotować. Czyszczenie krwi. Jedna, dwie filiżanki dziennie. Znany wszystkim, wyrastający czasem w dosyć wysokie drzewo, rośnie krzew ten niemal w całej Europie. Starzy germanowie zaliczali go do drzew świętych. Jak mówi Haworka i Kronfeld, używali oni bzu przy grzebaniu zwłok swoich bliskich, żeby zmarłym błogosławił. Stolarz, który miał sporządzić trumnę, szedł zwykle w milczeniu do krzewu bzu i odcinał z niego gałąź, by nią wziąć miarę ze zmarłego. Woźnica natomiast, który wiózł trupa na cmentarz, używał do popędzania koni gałązki bzu zamiast bicza. Pozostali kładli zmarłemu na twarz liście lub kwiaty bzu, a na grobie sadzili młode krzewy bzu. U starych prusaków nie wolno było ścinać ani zranić bzu dla jego świętości, a jeżeli dla jakichś względów trzeba było koniecznie obciąć gałęzie, to ojciec rodziny, której należało drzewo, padał przed nim na kolana i prosił o przebaczenie, że okoliczności zmuszają go do naruszenia i sprofanowania świętości. Kaplice i kościółki obsadzano zwykle krzewami bzu, jako że bez miał posiadać moc oddalania piorunów. I u nas w Polsce jeszcze dziś w niektórych okolicach uchyla wieśniak kapelusza gdy przechodzi koło krzaku bzu, gdy ten rośnie niedaleko domu. Według starożytnych Germanów opiekunką bzu była bogini Holda albo Pani Hole, która była boginią domowego ogniska. Bez po niemiecku to Holunder, Holder albo Holler. Gdy Germanowie przyjęli chrześcijaństwo, w miejsce bogini Holdy postawili Pannę Marię. I w medycynie zajmował Bez już w dawnych czasach poczytne miejsce. Tak na przykład już Hipokrates, największy lekarz starożytności, żył w latach 460-377 przed Chrystusem, chwalił wywar z korzeni bzu jako najlepszy środek przeciwko puchlinie wodnej. Jak wiadomo, środek ten stosuje i obecnie apteka księdza knajpa. Plinius natomiast pisze w XIX roku po Chrystusie w ten sposób o właściwościach leczniczych cytat. Liście, korzonki i kwiaty bzu gotowane w starym winie wypędzają wodę z organizmu. Wywaru tego pić należy dwie filiżanki dziennie. Napój ten działa także chłodząco przy sparzeniach, a zmieszany z mąką kukurydzianą i ugotowany na papkę leczy ukąszenia wściekłego psa. Świeże i młode listki bzu posolone i spożywane z oliwą wydalają z żołądka flegmę i żółć. Koniec cytatu. Kwiatu bzowego używają dzisiaj powszechnie jako środka napotnego w przesiębieniach. Gdy tylko czujemy po przesięgnięciu lub przemęczeniu dreszcze, pisze dr Breyer, należy położyć się do środka, przykryć dobrze i wypić kilka szklanek herbaty z kwiatu bzowego. A najczęściej nie dopuścimy do poważnej choroby. Kwiat bzowy świeżym, gotowany w serwatce, działa nader skutecznie w puchlinie, występującej tak często u dzieci z powodu zapalenia nerek po szkarlatynie, czyli płonicy. Należy jednak uważać, by nie wywołać biegunki, która mogłaby stan pogorszyć i w razie niepożądanych objawów należy dawkę zmniejszyć. Bez nadaje się szczególnie do przeprowadzenia tzw. kuracji wiosennej, celem oczyszczenia krwi i całego organizmu. W tym celu pije się przez miesiąc codziennie rano naczczo, godzinę przed śniadaniem, jedną filiżankę herbaty z 6 do 8, ośmiu pokrajanych świeżych i zaparzonych listków bzu. W zapaleniach gardła, rybce lub na napuchłych migdałach oddaje herbata z kwiatów bzowych bardzo dobre usługi. W tym celu bierze się szczyptę z okładem kwiatów bzowych, nalewa na niem jedną czwartą litra gotującej się wody, zostawia pod nakryciem ćwierć godziny, a następnie wypija się filiżankę po filiżance. Po 24 godzinach powinno nastąpić polepszenie. Uważać jednak należy, aby choremu herbaty tej nie dawać, gdy pojawia się już i gorączka zapalna, gdy głowa chorego mocno pali, względnie gdy odczuwa on wewnętrzną gorączkę. Przeciwko bólowi głowy należy kwiat bzowy skropić trochę winem lub octem i jako okład przywiązać na czoło. Kto ma słaby słuch, powinien dwa razy na dzień wstrzykiwać do uszu trochę letniego wywaru z świeżych lub suszonych liści bzowych. Suszony kwiat bzowy albo gotowane jagody bzu na poły zmieszane z kwiatem lipowym z dodaniem jednej, dwóch łyżeczek soku cytrynowego, doskonale nadaje się jako środek napotny przy silnych przeziębieniach względnie przeciwko katarom i kaszlowi. W chorobach tzw. Tak róży bierze się kilka lato rośli bzowych, długości palców u ręki, odłupuje i odrzuca zewnętrzną szarą korę, następnie zeskrobuje się w zieloną skórę aż do drzewa i piecze się tak długo, aż straci kolor i zaczyna trzaskać, następnie szybko owija się w płótno i gorące daje do naczynia napełnionego zimną wodą. Tłuszcz, jaki się utworzy na powierzchni wody, będzie doskonałą maścią, którą smaruje się płótno, a następnie przykłada na róże. Jagody bzowe nadają się do tzw. kuracji winogronowej i używa się je w małych porcjach w ciągu dnia. Powidła z tych jagód są bardzo dobrym środkiem oczyszczającym i tworzącym krew. Zagotowane z cukrem i miodem oddają znakomite usługi, zwłaszcza ludziom wiodącym życie siedzące. Łyżka takich powideł rozpuszczona w szklance wody wyczyszcza żołądek i kiszki, pędzi mocz i działa nadzwyczaj korzystnie na nerki. Suszone jagody działają korzystnie w biegunkach. Rzuć 8 do 10 jagód. Para z herbaty bzowej wdychana przez lejek dobrze działa w katarach i zaflegmieniach płucnych. Wdychać ją należy z pewnej odległości od naczynia. Doktor Wyżycki pisze, cytat, Wszystkie części tego krzewu mają własności w lecznictwie nadr skuteczne. Kwiat, liście i jagody z krzewów rosnących na gruntach lepszych, suchych i wystawionych na wpływ promieni słonecznych są skuteczniejsze od tych, które rosną na miejscach cienistych, wilgotnych lub na gruncie chudym, piaszczystym, silniej działają z krzewów, których kwiaty rosną na szypułkach czerwonych, niżli te, których szypułki są zielone. Koniec cytatu. Korzeń bzu ma własności pędzące silnie mocz, zażyty w większej ilości sprawia wymioty. Przestarcie grubym suknem pozbawia się go czarnej powierzchni, oddziela części mięsiste od drzewa, i części te odtłuszczone i wygniecione dają sok, który należycie przefiltrowany zażywa się raz dziennie rano w ilości dwóch- czterech hutów na wodną puchlinę, nieraz ze skutkiem pomyślnym. Pod powierzchnią srebrzysto popylatą kory gałęzi znajduje się kora zielona mająca smak zrazu słodki, przechodzący potem w ostry gorzki, zapach mocny nieprzyjemny. Kora ta zażyta w większej nieco ilości sprawia wymioty i biegunkę, dlatego to używali jej dawni lekarze przeciwko wodnej puchlinie. Nalana wodą lub winem udziela im całkowicie tych samych własności. Z powodu gwałtownego działania należy w zażywaniu tych części być bardzo ostrożnym. Pączki, zawierające nierozwinięte liście, stosują w niektórych okolicach jako środek rozwalniający i czyszczący krew i spożywają je jako sałatę z octem i oliwą. Spożyte w ilościach większych powodują biegunkę i wymioty. Gotowane na zieleninę tracą własności wymiotne, ale dość silnie działają na zatkanie i zaflegmienia kiszek. Można je w tym celu gotować ze szpinakiem, bluszczykiem ziemnym i tym podobnymi. A jest to środek zbyt gwałtownie działający. Lepiej weź jeden łód drobno pokrajanych pączków, nalej na to cztery funty wina francuskiego, pozostaw w miejscu ciepłem na cztery dni – Później zalać z wierzchu i pić rano po jednej do dwóch łyżek. Liście świeże służą do użytku zewnętrznego, a mianowicie rozdarte i przyłożone na miejsce sparzone pokrzywą, na ukucia osy lub pszczoły, na lekkie oparzenia i na rozpędzenie wodnistych obrzęków wielce są skuteczne liście sparzone w mleku i przyłożone na zaognione bolesne obrzęki guzy hemoroidalne rychłą przynoszą ulgę. Działanie herbaty z kwiatu bzowego jest bardzo łagodne, dlatego to we wszystkich przypadkach, gdzie czynność organów skórnych podnieść wypada, herbaty tej użyć można nawet gdyby była mała gorączka. Herbata z świeżego kwiatu bardziej porusza stolec niż poty, Zapach jego odurza nieco i usypia. Zewnętrznie używa się kwiatu bzowego albo utartego na proch na suche materacyki wespół z innymi ziołami jak rumiankiem, majerankiem, miętą pieprzową i tym podobnymi w łagodnych zapaleniach, obrzękach reumatycznych i wróży, w bólach uszu i zębów albo jako dodatek do rozmiękczających kataplazmów albo też nalanego ukropem do naparzeń, płukania gardła, lewatyw i wanien. Nasiona czysto płukane i na powietrzu ususzone, potem skropione winem lub wódką, ogrzane i tłoczone w prasie dają jedną ósmą część swojej wagi brunatno-zielonego, słabo pochnącego olejku, którego dwadzieścia do 40 kropli w filiżance bulionu, a nawet nacierając nim brzuch, silnie przeczyszcza. Olejek ten skutkuje także nacierając nim stwardniałe gruczoły, guzowate oziębienia, a nakropiony na warte na bolące spruchniałe zęby. Wino nalane na potłuczone nasiona, gdy naciągnie, służy w dawce po jednej do dwóch łyżek jako wyborny środek do przywrócenia utraconego apetytu i pobudzenia zamulonego żołądka do większej czynności. Chupka rosnąca na starych pniach bzowych od strony północnej, znana kustrzepka łóżkowa, moczona w wodzie różanej aż do rozmiękczenia na galaretkę, przykłada się z pomyślnym skutkiem na zapalone, bolące oczy. Rozdział 12. Paproć. Absidium Felix Mas. Zbiera się. Trzon. Wykopuje się w lipcu, sierpniu do listopada, lecz tylko młodych osobników. Stare bowiem egzemplarze, których trzon dochodzi do 20-30 cm długości, wydają już łodygę bez wartości. O lecz wartości trzonu paprociowego łatwo się przekonać przez rozkrajanie podłużne. Młode paprocie mają trzon po rozkrajaniu pięknie zielony, stare zaś zieloność tę zachowują tylko we wierzchołku. Reszta zaś starej łodygi jest brudno żółtawo brunatnawa Taka łodyga nie ma żadnej wartości leczniczej. Składniki tłuszczu 5-8%, olejek eteryczny, żywica, krochmal, cukier, sole mineralne, kwas filiksogarbnikowy, ciała pektynowe, filiksowa purpura i floroglucyntan stanowiące truciznę dla tasiemca. Leczy reumatyzm stawów, ischias, postrzał, przytępiony słuch, podagrę, wolę, dobry środek przeciwko robactwu, tasiemcowi i glistom. Nawkowanie zobacz w tekście. Paproć jest tajemniczą, legendarną rośliną, która ma najrozmaitsze okultystyczne własności i siły lecznicze. Już święta Hidegarda twierdzi, że cytat rośliny tej szczególnie unika szatan ze swoją świtą, w pobliżu niej nie odważy się on wszczynać swych niecnych praktyk, to też starannie unika wszelkich miejsc, gdzie roślina ta występuje. Człowiek noszący przy sobie paproć ma w ten sposób pewny środek przeciwko czarom, zaklęciom, wpływom niskich duchów i tym podobnych. Koniec cytatu. Kwiatów, jak wiadomo, roślina ta nie wydaje. Rozmnaża się ona z wydawanych na dolnej stronie liścia zarodników. Według mniemania ludu jednakże, nieziele to kwitnie w noc świętego Jana, a to między godziną dwunastą a pierwszą w nocy. By zdobyć taki kwiat, należy się rzekomo udać w oznaczonym czasie zupełnie nago na skrzyżowanie dróg, gdzie paproć rośnie i w niebezpieczeństwie ciała i duszy, Wyczekiwać szczęśliwego momentu. W ten sposób zdobyty kwiat, względnie i nasienie, ma mieć specjalne, błogosławione siły. Oto posiadać ich, może dojść do majątku i sławy, a nawet zyskać dar jasnowidzenia, może pomagać w odnajdywaniu zakopanych skarbów w ziemi i czyni właściciela na życzenie niewidzialnym, daje mu siłę do pracy i w ogóle szczęście we wszystkim. Ileż to innych jeszcze legend snuje się naokoło tego ziela. Kto, na przykład, w noc sylwestra nosi przy sobie paproć albo nasiona jej, może rozumieć mowę zwierząt i może w ten sposób dojść do głębokich tajemnic. Jeżeli paproć włoży się do szafy, w której znajdują się rzeczy młodych dziewcząt, zyskują one powodzenie w miłości. Jeżeli paproć wplecie się do wianka ślubnego, to jest to według słowaków najlepszy sposób zapewnienia szczęśliwego małżeństwa. Musi jednakże i Pan Młody mieć jej parę listków w swoim bukiecie weselnym. Sąd o tych w cudzysłowie cudownych własnościach paproci pozostawiam każdemu z naszych czytelników, a przychodzę do wypróbowanych sił leczniczych, które i tak są już dosyć dziwne. Ze szczególnym upodobaniem badał siły lecznicze paproci i stosował je w praktyce, pastor Kyncle, pisze on o niej m.in. co następuje. Cytat: Jakie łoże jest najlepsze dla ludzi cierpiących na kurczę, bóle w członkach, reumatyzm, reumatyczne bóle zębów czy głowy? Worek napełniony suszoną paprocią. Paproć bowiem przyciąga wszystkie te dolegliwości i daje człowiekowi zupełny spokój. Łóżko takie omijają z daleka pluskwy i pchły, wynoszą się natychmiast i nie wracają już nigdy, jak długo się nie usunie owego worka z suszoną paprocią. Koniec cytatu. Także najmniejsze gatunki paproci używane wewnętrznie – ale tylko w małych dawkach i zmieszane z trzema czwartymi litra wina, gdyż w przeciwnym razie występują drgawki nerwowe i objawy zatrucia, wypędzają wszelkiego rodzaju robactwo. Przypis do słowa robactwo. Robactwo jako symbol zglinizny, śmierci i rozkładu jest także sługą pierwiastka niszczącego, satanicznego i jak widzimy, ustępują również przed paprocią. Prawdopodobnie wypędza ona także wiele niebezpiecznych bakterii, materiał do ciekawych badań. Koniec przypisu. Dawka przy stosowaniu nalewki wodnej czy winnej wynosi 8 do 20 gramów, przy stosowaniu w proszku lub w okładach 8 do 15 gramów. Duży korzeń paproci dochodzi do wagi 2 kg, ma po prostu zadziwiającą, graniczącą z cudownością, moc leczniczą przeciwko wyżej wymienionym dolegliwościom. Kąpiele nóg wywyważy z tego korzenia stosowane przez 8 do 14 dni usuwają najcięższe cierpienia podagryczne i kurcze. Jeszcze skuteczniejsze są powyższe kąpiele całego ciała gdyż leczą one zupełnie przestarzałe cierpienia tego rodzaju. Duży korzeń paprocim, gotowany w occie, użyty do nacierań, leczy wszelkiego rodzaju wolę oraz sztywność członków jako następstwo reumatyzmu. Reumatyzmu stawów, hischiasu i postrzału, owych niemile widzianych gości można się łatwo pozbyć w przeciągu pięciu do siedmiu dni. W tym celu bierze się jedną do dwóch korzeni paproci, które są jeszcze całe i wewnątrz nie zepsute, suszone i pokrajane tracą po kilku dniach swoją siłę, kraje na drobne części, nie myjąc ich jednakże, umieszcza wszystko w woreczku, a następnie okłada się nim chore części, nie usuwając go aż ból ustąpi, co dzieje się często już po pół dniu. Jeżeli na przykład są całe plecy obolałe, to trzeba więcej korzeni oraz dłuższego worka, na który należy się wtedy położyć. Tę samą usługę czynią zielone liście paproci przykładane na miejsca obolałem, przy czym jednakże najpierw ból się wzmaga, a potem dopiero ustępuje zupełnie. Przy kurczach nóg czy łydek pomaga często już nawet jeden liść, którym obwiązuje się chore miejsce. Przy przytępionym słuchu, który jest następstwem przeziębienia i przeciągu, należy wypychać poduszkę zielonymi liśćmi paproci i na niej spać, a głuchota pomału ustępuje. Jeszcze lepsze są nasiona paproci, którymi napełnia się maleńkie woreczki i które wkłada się do ucha. Nasienie jest widoczne na dolnej stronie liścia w długich rzędach czarnych kropek i opada po dojrzeniu jako drobniutki czarny pył. W zimie używa się do nacierań tynktury z paproci, którą sporządza się w ten sposób, że posiekane zielone liście wsypuje się do flaszki, zalewa alkoholem, dobrze zatyka i stawia się na 4-6 dni na słoneczne lub ciepłe miejsce, następnie zlewa się alkohol, który stał się tynkturą i to bardziej cenną niż inne środki do nacierania, z wyjątkiem oliwy eukaliptusowej. Dioskorides uważa ekstrat ten za najlepszy środek przeciwko tasiemcowi. Radzi on zmieszać cztery drachmy korzenia z miodem i zażyć. Również Plinius wspomina o paproci, którą nazywał po grecku pteris albo blechron, jako o dobrym środku przeciwko tasiemcom, inglistom. Również dr Breyer poleca korzeń paproci przeciwko robakom i tasiemcowi. W tym celu oczyszcza się korzeń, uciera i zażywa rano i na noc po jednej do dwóch małych łyżeczek. Najlepiej użyć wyciągu i sproszkowanego korzenia po 2 gramy każdego i zrobić z tego 20 pigułek, które należy zażyć w dwóch porcjach 10 pigułek wieczorem i 10 rano, po czym zażyć olejku rycynowego. Zazwyczaj odchodzi robak dnia trzeciego bez żadnych środków przeczyszczających. Jeśli chory jada przy tym śledzie, sardele, kawior, to robak odchodzi wcześniej. Świeży korzeń jest skuteczniejszy niż suszony. Zbiór paproci trwa od lipca do października, nawet listopada, wszakże ze względów czysto praktycznych zbiór wczesny jest lepszy, gdyż trzony paprociowe wysychają trudno i suszenie ich w jesieni jest bardzo mozolne. Trzon paproci samczej dotąd tylko zachowuje swe działanie, dopokąd nie zatraci w rozkroju zieloności, a ponieważ sproszkowany utraca wartość szybko, zatem przechowywać go należy w całości. Rozdział 13. Tatarak pospolity Acorus calamus Calamus, air tatarskie ziele, szuwar Kwitnie w czerwcu i lipcu u nas przeważnie bardzo nielicznie zakwita, a owoców i nasion nigdy nie wykształca, rozmnaża się zatem tylko drogą rostową. Zbiera się kłąb, korzeń, rychło na wiosnę lub w późnej jesieni. Składniki: olejek lotny, gorzka żywica, twarda 2%, ostra żywica miękka, garbnik, krochmal, kolina. Leczy biegunkę, wzdęcia, ból głowy, szkorfuły, zgagę, puchlinę, zołzy, choroby nerek, śledziony i wątroby, wzmacnia trawienie, pobudza przemianę materii, apopleksję i porażenia, typer i w ogóle choroby weneryczne, szkorbut, podagrę, próchnicę kości, cholery. Dawkowanie. Punkt pierwszy. 1. 1,5 litra suszonych i pociętych korzeni nastawić w zimnej wodzie i zagotować. Porcja dzienna. Punkt drugi. Tynktura tatarakowa. 2-3 razy dziennie pół łyżeczki. Punkt trzeci. Korzeń tatarakowy. Do rzucia. Zewnętrznie. Jako dodatek do kąpieli. Cirka 15 dekagram na jedną kąpiel. Albo korzenia tatarakowego i liścia orzecha włoskiego w równych ilościach. Cirka 350 g na 5 litrów wody. Jedną godzinę gotować, z tego na jedną kąpiel dziecięcą 3-4 filiżanki, na kąpiel dla dorosłych 4-6 filiżanek. Roślina ta, przywieziona ze wschodu mniej więcej przed 300 laty, obecnie zdziczała w Europie. Spotyka się w stawach, sadzawkach lub rowach zalanych wodą. Liście jej występują ponad powierzchnię wodną, wyrastając z zielonego kłącza zanurzonego w szlamie. Trzony, nieokryte pochwicą wyrastają bocznie na pędach mających kształt liści. Ścieląca się w błocie łodyga podziemna, w dolnej stronie gęsto drobnymi korzonkami obrosła, pospolicie nazywana jest korzeniem. Łodyga ta, oczyszczona od korzeni, obmyta i wysuszona, posiada silny, bardzo przyjemny zapach i smak korzenno szkawy. Zbiera się na wiosnę lub w jesieni obmywa i zeskrobuje wierzchnią ciemną skórkę, kraje w drobną kostkę i suszy na wolnym powietrzu lub w żelaznym piecyku, albo w zwykłym piecu piekarskim, na przykład po chlebie i przechowuje w szczelnie zamkniętych naczyniach. Tatarak jest klasycznym przykładem, jak roślina lecznicza, dawniej wysoko ceniona, została przez medycynę naszą zupełnie zignorowana. Tylko niewielu lekarzy współczesnych, głównie tacy, którzy nie wstydzili się studiowania medycyny ludowej, pamiętają jeszcze o wielkich właściwościach leczniczych tego ziela. Korzeń w najrozmaitszej formie przyczynia się do ogrzania przeziębionego żołądka. Dla wzmocnienia żołądka, jak i przeciwko kurczom żołądkowym i zaflegmieniu Używa się konfitur z tataraku i to raz w małych ilościach w ciągu dnia. Dlatego też od dawien dawna uważano likier kalmusowy, tatarakowy, za doskonały środek żołądkowy, szczególnie przeciwko słabemu trawieniu, z wywiązywaniem się w nadmiernych ilościach kwasu i gazów. Nie wolno jednakże używać tataraku w jakiejkolwiek formie przy rozwolnieniu. Lepiej jest również pozostać przy herbacie z korzenia kalmusowego, gdyż likier kalmusowy może łatwo stać się nałogiem i z pacjenta zrobi się alkoholik. Odwar z tataraku reguluje period kobiecy i jest skuteczny przeciwko wzdęciom, bólom podbrzusza, kolkom. Działa moczopędnie oraz usuwa dolegliwości pęcherza, nerek i kamienie. Mniej znane jest, że słodka konfitura z tataraku okazała się pomocną przy apopleksjach i porażeniach, usuwa również śpiączkę i bóle głowy pochodzące z zimnych nóg, cuchnący oddech ze żołądka i pomaga w puchlinie wodnej. Oliwa tatarakowa wzmacnia pamięć, jak i żołądek, działa skutecznie przy wymiotach, omdleniach, otwiera zapchane kanaliki nerek. Usuwa kamień, leczy tryper, usuwa melancholię, a używana zewnętrznie pobudza włosy do rośnięcia. Lecz największą siłę leczniczą wykazuje korzeń kalmusu przy wszelkich chorobach systemu kostnego. Jest zasługą doktora Bona, że zwrócił na to uwagę szerszych warstw. Mówi on cytat. Przy wszelkich cierpieniach kości połączonych z ropieniem i bólami, czy są to ropienia zwykłe, zapalne, skrofuliczne, czy też objawy rzadkiego już obecnie szkorbutu, podaje się do picia wywar, dodaje go w wielkich ilościach do ciepłych kąpieli, łącząc z rozrzedzoną tynkturą kalmusową. Skrofulicznym i rachitycznym dzieciom służą nacierania pleców tynkturą kalmusową do szybkiego wzmocnienia. Korzeń kalmusu nadaje się w ogóle do stosowania przy chronicznych i konstytucjonalnych chorobach. Głównym zakresem jego działania pozostają jednakże skrofuliczne, limfatyczne zmiany krwi, jako też rak i choroby weneryczne. Kąpiele kalmusowe leczą i inne także wyrzuty skórne nie tylko skrofuliczne i syfilityczne i działają wzmacniająco przy cierpieniach kobiecych. Koniec cytatu. Knajp stosował również kalmus z powodzeniem w podagrze, wodnej puchlinie, szkorfułach, szkorbucie, przy cierpieniach nerwowych, porażeniach i zapalnych owrzodzeniach, jako też przy próchnicy kości. W dwóch ostatnich wypadkach posypuje się bandaże proszkiem kalmusowym zwilża alkoholem i zawija niemi chore miejsca. Mniej znane, a raczej zupełnie zapomniane, jest stosowanie korzenia kalmusowego przeciwko febrze i idącemu w parze osłabieniu. Starsi lekarze jak Cullen, Werlhoff, Haller, Horn chwalą korzeń ten podawany w większych dawkach jako skuteczny przy febrze, szczególnie kwartanie, tam gdzie kora chinowa nie objawia żadnych skutków. Także jako lekarstwo przeciwko chorobom piersiowym ceniono dawniej Tatarak. Albertus Magnus twierdzi, że wyciśnięty sok z korzenia wzmacnia doskonale wzrok. Ponieważ mało znamy środków działających na oczy, warto by się przekonać, czy ma on rację. Godną wspomnienia jest tu jeszcze kuracja cholery stosowana przez Trimansowa z Armenii. Leczył on wszystkich chorych na cholerę kalmusem, tatarakiem i likierem z piołunu, stosując wewnętrznie małe, lecz częste dawki. Pragnienie chorych zaspokajał grogiem, napój sporządzony z rumu, cukru i wody, zwany często ważonką, a wódką gorczycym nacierał im ręce i nogi przeciwko skurczom. Dzienna dawka korzenia kalmusowego w wywarach wynosi 20 do 30 gramów. Doktor Wyżycki pisze o tataraku: cytat: W celach leczniczych użyty korzeń wzmacnia żołądek i pędzi wiatry, zwłaszcza smażony w cukrze, w sposób następujący. Oczyszcza się go dokładnie z powierzchownej skórki, kraje w kostki, gotuje w wodzie aż do miękkości, przez co obejmuje się mu nadmierną gorycz, poczem osusza się nieco. Kraje w talarki i gotuje w zagęszczonym syropie z rozpuszczonego w wodzie i wygotowanego do należytej gęstości cukru, ciągle mieszając gotuje się tak długo aż syrop zacznie krzepnąć po brzegach naczynia, poczem naczynie zdejmuje się z ognia i ciągle aż do zupełnego ostygnięcia miesza, wreszcie gotowe cukierki rozkłada. Rozdział 14. Jemioła. Wiskum album. Kwitnie od lutego do kwietnia. Kwiaty żeńskie drobne, różowe, zebrane w rozwidleniach gałązek, każdy z mięsistym przykwiatkiem. Kwiaty męskie większe dwukrotnie, również zielone. Zbiera się gałązki z liśćmi w grudniu i styczniu, ewentualnie w lutym. Powinno się zaraz zaświeża krajać miałe bardzo drobno i dopiero suszyć, naturalnie zimą, tylko w sztucznym cieple. Składniki. Wiscyna, wiskub, olejek lotny i tłusty, miękka żywica zielona, śluz, guma, cukier śluzowaty, garbnik, sód, wapń. Leczy. Epilepsję, padaczkę, konwulsję... Kurcze, uśmierza krwotoki, szczególnie wybuchy krwi z płuc i krwawienia popołogowe, zaburzenia w obiegu krwi, zachorzenia błon śluzowych, wypędza robaki. Zewnętrznie, popękaną skórę na rękach, odmrożenia. Dawkowanie. Punkt pierwszy. Odwar z 30 na litr wody. Pić trzy razy dziennie po filiżance od czarnej kawy dla dorosłych, dzieci stosunkowo mniej. Punkt drugi. Proszek od dwóch do czterech, jednorazowo i co trzy godziny dla dorosłych oraz po pół do jednego i stosunkowo więcej, zależnie od wieku, dla dzieci. Punkt trzeci. Nalewka może być przyrządzana tylko na wódce 40% albo na mocnym winie. Punkt czwarty. Wyciąg. Cztery łyżki herbaty na jedną filiżankę wody zimnej. Zostawić 6-8 godzin, aż naciągnie. Pić zimne trzy filiżanki dziennie. Inne sposoby. Zobacz w tekście. Dziwna ta roślina, pasożytująca na różnych drzewach, otaczona była szczególną czcią nie tylko w starożytności, a potem i w średniowieczu, ale i dziś uważają ją w niektórych okolicach za roślinę świętą. Warto w tym miejscu przytoczyć pewne zdarzenie, jakie miało mieć miejsce w zamierzchłych czasach w kraju scytów, przypis do wyrazu scytów. Dawna Scytia ciągnęła się od Oceanu Atlantyckiego do Mórz podbiegunowych. Koniec nowych. Oto zdarzyło się, że biali, zawlekli do kraju swojego, z wędrówek swoich do krain południa i stykaniu się z czarnymi, straszliwą chorobę, rodzaj dżumy, zakażała ona krew ludzi, główne źródło życia plamy czarne występowały na całym ciele, oddech stawał się cuchnącym, nabrzmiałe i okryte wrzodami członki zniekształciły się i chory umierał wśród najsroższych męczarni. Oddech żywych i odór zmarłych szerzyły zarazę. Przerażeni biali, padali i konali tysiącami w swoich lasach, opustoszałych nawet przez ptactwo drapieżne. Ciężko strapiony Ram, jeden z druidów, szukał na próżno drogi ratunku. Zwykł on był oddawać się rozmyślaniom pod dębem stojącym na polanie leśnej. Pewnego wieczora, po wielogodzinnym rozmyślaniu o nieszczęściach swojej rasy usnął pod swoim ulubionym drzewem. We śnie zdawało mu się, że ktoś go woła po imieniu i że się obudził. W chwili tej ujrzał przed sobą postać olbrzymią, odzianą jak on sam w białą szatę druida. W ręku trzymała ona laseczkę, dookoła której owijał się wąż. Zdziwiony Ram chciał zapytać nieznajomego o znaczeniu laseczki, gdy wtem zjawa ujęła go za rękę, kazała mu powstać i wskazała mu na drzewie, pod którym był uśpiony prześliczną gałąź jemioły. Ramie, rzekła zjawa oto lek, którego szukasz. Mówiąc to, wyciągnęła z łona swego mały, złoty nożek ogrodniczy, ścięła nim gałąź i dała mu ją, poczem czym, szepnąwszy kilka słów o sposobie przygotowania jemioły, znikła. Wówczas Ram zbudził się na dobre, czując się znacznie pokrzepionym na duchu, głos wewnętrzny mówił mu, że znalazł zbawienie. Bezwłocznie zajął się przygotowaniem jemioły według wskazówek boskiego swego przyjaciela. Gdy napój był gotowy, rozpuścił go w płynie sfermentowanym i dał go do wypicia jednemu z chorych, który od razu ozdrowiał. Cudowne kuracje, których dokonał, Okryły go sławą w całej scytii, gdy druidzi jego szczepu zapytali go o skład leku. Wyjawił im swoją tajemnicę, zaznaczając jednakże, że musi ona pozostać wyłączną własnością kasty kapłańskiej, aby nie pozbawić jej autorytetu. Uczniowie Rama, którzy obchodzili całą scytię z gałązkami jemioły, uważani byli wszędzie za wysłańców boskich, a mistrzich za półboga. Wydarzenie to stało się źródłem nowego kultu. Jemioła, uważana była odtąd za roślinę uświęconą na jej pamiątkę, ustanowił ram święto kolędy, czyli nowego zbawienia, które obchodzono na początku nowego roku i które nazwał nocą macierzystą, matką nowego słońca, czyli wielkim odnowieniem. Co się tyczy owej istoty tajemniczej, którą Ram ujrzał w lesie i która pokazała mu jemiołę, nosi ona w tradycji ezoterycznej nazwę Aes Heil Hopa, co oznacza nadzieja zbawienia w lesie. Grecy zrobili z niej eskulapa, geniusza medycyny, trzymającego w ręku różdżkę czarnoksięską w postaci laski bożka, dookoła której owija się wą. Z jemiołą spotykamy się także w mitologii greckiej i rzymskiej, wspominają o niej Homer i Wergilii, a wreszcie znajdujemy ją także i w niemieckich mitologicznych podaniach o bogach. Czarodziejska różdżka złota, którą Eneaszowi otworzyła podwoje za świata, bardzo chętnie była identyfikowana z gałązką jemioły. Do dnia dzisiejszego jemioła jest uważana za roślinę odpędzającą złego ducha. Dlatego to prawdopodobnie utrzymał się zwyczaj upiększania mieszkania tą rośliną. W największej ilości zażywają pędów jemioły Anglicy, szczególnie w czasie Bożego Narodzenia, zawieszając ją u sufitu lub nad drzwiami. Zapotrzebowania ich pokrywa Francja, wysyłając wielkie ładunki okrętami. Moda tam przeniosła się w ostatnich latach z Anglii do Niemiec, doprowadzając do tego, że w niektórych okolicach północnych Niemiec jemioła została zupełnie wytrzebiona. We Francji jeszcze dzisiaj panuje zwyczaj, że dzieci w dniu Nowego Roku chodzą z bukietami jemiołu i składają życzenia noworoczne. Marcin Siennik w swoim herbarzu Kraków 1568 mówi, Cytat iż je miałem głogową albo jabłonną dzieciom do kolebki kładą, aby na nie strachy i straszliwe marzenia nie przychodziły. Koniec cytatu. Zaś Marcin z Urzędowa o tatarach i Rusinach donosi cytat, że gdy je miałem zbierają, tedy żelazem jej nie ruchają, gołą ręką nie ujmują, aż z drzewa znidą ziemi nią nie tykają, powiadając, iż tak ma zachować swą moc, którą ma ku pomocy ludzkiego zdrowia. Koniec cytatu. Również Medyński pisząc o nabożeństwie starożytnych Słowian, pamiętnik Kraków 1835 wspomina, cytat, że kapłani i lud obecny u Słowian szli w sławnym przewodzie do miejsca, gdzie rosły zacne zioła i przedrogie, w drodze na dziękczynność Bogom głosili chwało śpiewy i czynili modlitwy. Kapłan złotym sierpem podrzynał je i spuszczał na rozpostarte białe prześcieradło. Koniec cytatu. W medycynie stosują ją przeważnie przy epilepsji, kurczach, zaburzeniach we krwi i padaczce Dr. Bon, na przykład wskazuje na jemiołę rosnącą na topolach, klonach i drzewach szpilkowych jako na najlepszy środek na zatrzymanie krwawień popołogowych. Ksiądz Knajp stosuje jemiołę również przy krwotokach i białych upławach. Stwierdza on, że już nieraz filiżanka herbaty z jemioła uratowała życie niejednej położnicy. Knajp miesza przeważnie jemiołę pół na pół ze skrzypem. Z dobrym skutkiem stosować można jemiołę przeciwko epilepsji, jeżeli do jemioły domieszamy korzenia z piwonii. Nowsze badania w Paryżu wykazały ku podziwowi lekarzy niechętnym okiem patrzących na stosowanie ziół w medycynie, że parę filiżanek herbaty z jemioły wystarczało, aby w krótkim czasie zatamować gwałtowne wybuchy krwi z płuc. By ułatwić zajście w ciąże, używano dawniej wina, w którym gotowano poprzednio jemiołę. Jemioła według doktora Lypy, stosowana w postaci proszku 1 do 1,5, wyciągu płynnego 20 do 30 intraktu lub syropu daje dobre i trwałe wyniki w leczeniu sklerozy naczyń i nadciśnieniu tętnicze. Nie wszystkie jednak składniki jemioły posiadają własności obniżające ciśnienie. Alkaloid wiscyna, wyodrębniony przez Leprinsa Szewaliera, posiada wyraźną właściwość podnoszenia ciśnienia krwi. Natomiast jeden ze składników jemioły, saponina kwaśna, ma według Szewaliera własności obniżania ciśnienia. Jemioły należy zbierać co roku. Starsze zapasy nie zawierają już w sobie właściwej siły leczniczej. Rozdział piętnasty Dziurawiec Pospolity Hypericum perforatum. Kwitnie w lipcu i sierpniu. Zbierać należy w czasie kwitnienia, zrywając łodygi z kwiatami w jednej trzeciej wysokości od góry. Składniki. Żółty i czerwony barwnik w kwiatach, olejki lotne, alkohol cerytowy, tanina, cholina, fitosteryna, flobafen, flawony, żywica czerwona, gorzknik wyciągowy, garbnik, śluz, guma, białko. Leczy schorzenia wątroby, bóle głowy, zimnicem, katarkiszek, choroby dróg oddechowych, białe upławy i tym podobne. Działa uspokajająco i krzepiąco na układ nerwowy. Wykazuje wpływ na krwioobieg, uspokaja bóle, działa leczniczo w owrzodzeniach, nieżytach żołądka i kiszek, hamuje biegunki, chemizm ustroju, nawet patologicznie zmieniony, pod wpływem dziurawca wraca do normy. Dawkowanie w odwarze do picia daje się jedną łyżeczkę stołową suszonego ziela na szklankę odwaru. Nalany wódką stołową w stosunku jedna część ziela suchego na pięć części wódki, herbatę pić rano, wódkę przed jedzeniem po małym kieliszku. Inne zobacz w tekście. Astrologicznie przynależy pod słońce barana i raka według Sedira. Pospolite to ziele rośnie niemal w całej Europie, o za około 60 cm wysokiej i gałęzistej. Liście naprzeciwległe, owalne, gładkie, z mnóstwem drobnych, przeświecających nam wskrość gruczołków, robiących wrażenie dziurek, stąd nazwa. Kwiaty żółte, o kielichu składającym się z pięciu ostro-lancetowatych, całobrzegich działek, Płatki na brzegach kropkowane, zebrane w wierzchołkowy baldaszgron. Roztarte w palcach wypuszczają sok krwisto-czerwonym, co dało powód starożytnym Grekom do przezwania tego ziela krwią męską. Inna nazwa ludowa brzmi świętojańskie ziele, gdyż kwitnie na świętego Jana. Lud nasz zwieje również zielem łez Matki Bożej, które krwawe były w czasie śmierci jej syna i padając na żółte kwiaty, przepoiły je barwą krwi. Rosjaniem nazwali dziurawiec zwierobojem, a nazwa botaniczna hiperikum pochodzi od greckich słów znaczących nadpodziw rozumie się skuteczne. Już w starożytności znana była ta roślina jako ziele święte, czarodziejskie. Hipokrates, Albertus Magnus, święta Hildegarda, Paracelsus i jasnowidząca Sprevorst mówią o roślinie tej z wielką czcią. Paracelsus na przykład pisze, cytat, Własności leczniczych tego ziela nie da się wprost opisać. Nie ma lekarstwa, które by z takim powodzeniem można stosować w najróżnorodniejszych przypadłościach jak dziurawiec. Koniec cytatu. I istotnie ten mędrzec z Hohenheimu aplikował w swych receptach zioło to jako swego rodzaju wszechlek, powodując wiele cudownych uleczeń, które wywoływały swego czasu taką wrzawę w świecie lekarskim i zjednywały mu tylu wrogów. Że Paracelsus nie mylił się, wykazały późniejsze badania, względnie jak to zobaczymy później, najnowsze odkrycia medycyny oficjalnej. Słynni w dziejach ziołolecznictwa, Bog 1568 i Matchiolus 1626, podaje za Drem E. Heroldem dla zdrowia, zalecają dziurawiec jako środek przeciwkrwotoczny i leczący rany, moczopędny i regulujący krwawienia okresowe niewiast, przeciw rwie kulszowej i atakom apoplektycznym, przeciw zimnicy, kamieniom pęcherzowym, skutkom podźwignięć, a zewnętrznie przeciw oparzeniom i owrzodzeniom. Profesor Wasicki w obszernym dziele pod tytułem Podręcznik fizykofarmakologii" zaleca sok i olej dziurawca do leczenia ram, a dr. Bom, Wartość lecznicza ziół krajowych określa dziurawiec jako znakomity lek nerwowy w przypadkach histerii, somnambulizmu, bólów głowy, mimo wolnego nocnego moczenia, uszkodzeń nerwów, żółtaczki, wzdęć żołądka i jelit. I jeszcze więcej zalet i wskazań leczniczych dziurawca odkrył i udowodnił Schmidt, zalecając go w przypadkach uszkodzenia substancji nerwowej w wyniku obrażeń i niedokrwistości, przemęczenia umysłowego i wstrząsów mózgu, porażeń i skurczów nerwowych, epilepsji, neuroastenii, histerii, zapalenia nerwów, a ponadto ranciętych, kłutych i zgnieceń. Arendt leczy dziurawcem zaburzenia krwioobiegu i wydzielności wątroby oraz choroby płuc, narządu trawienia i stany gorączkowe. Doktor Lypa przypisuje mu własności odkażające i ściągające, a ostatnio dr Bryliński, który stosował utrwalony sok dziurawca, zaleca go nawet w leczeniu bezlitosnej choroby raka. Jak widzimy z przytoczonej powyżej listy, ilość chorób, jakie leczy dziurawiec, jest zdumiewająca. Ale wróćmy jeszcze do ostatnich doświadczeń doktora Brylińskiego, wspomnianego tylko lakonicznie przez doktora Harolda. W jaki sposób zwrócił on uwagę na uflek? Pisze on o tym sam w czasopiśmie, terapia nowa, w artykule wpływ hypericum perforatrum na procesy biochemiczne w organizmach opanowanych przez złośliwe nowotwory. Otóż, gdy w pewnym bardzo ciężkim wypadku nowotworu złośliwego u pewnej chorej, stan jej był już zupełnie beznadziejny. Dokładny opis podano tamże, szukając jednak ratunku dla chorej, która zrezygnowała już z wszelkich lekarstw i zastrzyków, cytat przypomniałem sobie, pisze dr Berliński. Jednego z kolegów lekarza Woronerza, który stosował wyciąg z rośliny Hipericum perforatum przy złośliwych nowotworach. Ogłosił on w prasie lekarskiej artykuł o tem, załączając fotografię raka na karku, znikającego pod wpływem przetworu z dziurawca. Prywatnie opowiadał mi, że dowiedział się o leczniczym działaniu zwieroboja od woronerszkiej znachorki, babki cudotwórki... Która wywarem z tego ziela leczyła cytat od niej z lecznych i nazywajemnych wraczami rakowymi boleźniami, koniec cytatu. Nieuleczalne choroby nazywane przez lekarzy rakiem. Po stosowaniu tego środka reakcja, jak twierdził, postępowała dość silna. Ognisko rakowe zmieniało swój patologiczny stan i albo rozpadało się na obumarłe tkanki z ropą zmieszane, albo gdy środek był stosowany w stadium początkowym, kurczyło się i przekształcało w guz tkanki łącznej. Zapewne koledzy pochodzący z tamtych okolic Rosji pamiętają ów rumor medyczny, jaki zawrzał po ukazaniu się tej pracy, lecz wojna europejska. Zawierucha nią i wczesna śmierć wynalazcy zniwelowały całą sprawę. Cytat. Bez żadnej sugestii, pisze dalej doktor Beryliński, i najmniejszej nadziei rozpocząłem podawać sok ze świeżego dziurawca, sucus hyperici perforatim, trzy, cztery razy dziennie po łyżeczce od herbaty pomiędzy posiłkami, które chora niechętnie spożywała, Dziwną i prawdziwą niespodzianką wydawało mi się to, że chora po każdym zażyciu soku odczuwała, jak to sama określała, jakby elektryczne tknięcia w okolicy macicy. Nudności mdłości, które jej dokuczały, ustępowały nieznacznie. Obserwacje obiektywne potwierdziły dodatnie działanie sukus hiperici perforati. Zapalenie opłucnej zaczęło ustępować. Gruczoł w pachwinie z początku jakby się powiększył i stwardniał, stawał się jednak coraz mniej bolesny. Tampony były bledsze. Powiększony gruczoł pachwinowy i występujące w okolicach nadwątrobowych zapalenie opłucnej towarzyszy zwykle procesom przerzutowym nowotworów. Po dziesięciu tygodniach zażywania dziurawca chora zaczęła chodzić, apetyt powrócił. Krew nie pokazywała się. Zawezwany po półrocznym stosowaniu dziurawca ginekolog obejrzał starannie chorą i stwierdził, że cały proces chorobowy cofnął się zupełnie. Od tego czasu minęło dwa lata, chora od czasu do czasu zażywa sukus hiperici perforati, czuje się dobrze. Koniec cytatu. Doktor Medycyny, Maryliński, cytuje tam jeszcze więcej przykładów ze swej praktyki, wreszcie tak kończy swoje wywody. Cytat Rozpatrując z największą uwagą i wmyślając się w szczegóły wyżej opisanych obserwacji u chorych na raka, ośmieliłbym się wysnuć wnioski, że sukus hiperici perforati Sok dziurawca, wpływając fizjologicznie na normalną, a jednocześnie ozdrawiającą na nienormalną komórkę, zmienia jej biochemiczną strukturę w ten sposób, że staje się ona, a tym samym i cały organizm, pożywką nieodpowiednią dla powstania i rozrastania się złośliwych, przerzutowych nowotworów. Ponieważ sukus hipericji perforatim daje wyniki dodatnie, a jednocześnie jest środkiem zupełnie nieszkodliwym, należy go zawsze stosować, ilekroć powstaje podejrzenie procesu rakowego, aby nie przeoczyć niebezpieczeństwa i nie dopuścić do rozwoju nowotworu. Koniec cytatu. Warto by jeszcze zwrócić uwagę na artykuł tego szlekarza pod tytułem. Przewlekły nieżyd żołądka, a dziurawiec drukowany w czasopiśmie Terapia Nowa. Czytuje tam dr Berliński kilka ciężkich wypadków różnych schorzeń żołądka, jak gastryki, chronika hiperacida, achilia chronica, ulcus duodeni, tumor wentryculi i dyspensja nerwosa, i sposób leczenia ich dziurawcem, wszędzie oczywiście z dodatnim wynikiem. Pozwolę sobie przytoczyć w tym miejscu końcowy ustęp wspomnianego artykułu traktującego o niestrawności nerwowej, jako że są tam wskazania natury ogólnej. Cytat. Najefektywniejszy triumf swego leczniczego wpływu, pisze dr Bryliński, świecić może dziurawiec w samych początkach rozwijającego się niedomagania żołądkowego, gdy śluzówka nie jest jeszcze wyraźnie chorobliwie zmieniona. Objawy zaś podmiotowe jak zgagam bóle w dołku i wymioty zaczynają już niepokoić. Stan taki powstaje zwykle na tle nerwic czuciowych żołądka i jest tak zwaną nerwową niestrawnością dyspensja nerwosa bez głębszego patologicznego podłoża. Nerwice owe z silnymi nieraz bólami i wymiotami przerywane bywają przez okresy zupełnie normalnego trawienia. Gastroxinesis paroxysmatica. Czuciowe niedomagania żołądkowe tego typu powstają zwykle u ludzi nerwowych, neuroasteników, hipochondryków obawiających się wciąż różnych żołądkowych chorób, do raka włącznie. Chory taki pod wpływem przemęczenia nerwowego lub też psychicznego wstrząsu traci apetyt, a po paru łyżkach połkniętego pokarmu dostaje bólów w dołku. Odbijania się i skłonności do wymiotów. Nie przeszkadza mu to jednak, gdy psychiczną odzyska równowagę, zjeść cały obiad bez najmniejszych przykrych sensacji. Taki stan nerwowej niestrawności, gdy choć raz jeden powstanie u przeczulonych, wrażliwych osobników, powtarzać się będzie często i zahipnotyzowywać może całą ich indywidualność, utrudniając wielce ich życie wszelkie obiektywne badania z zastosowaniem diagnostycznych metod z rentgenem włącznie, nie mogące wykazać nic nienormalnego w żołądku, nie uspokajają i nie przekonują takich osobników, że w ich niedomaganiach tylko nerwica żołądka odgrywa główną rolę. I zaczyna się wtedy peregrynacja od lekarza do lekarza, nie pomagają żadne kojące środki uspokajające system nerwowy, szczególnie wegetatywny i zabiegi elektrohydropatyczne. Ten stan nienormalny trwa długo i doprowadza u takich chorych do wielkiego wyniszczenia organizmu, szczególnie gdy przyłączą się nerwowe wymioty, nie dające się, jak wiadomo, łatwo umitygować. Ludzie tacy dochodzą do tego, że o niczym innym myśleć nie chcą jako o przebywaniu w lecznicach i uzdrowiskach jedynie w celu odpowiedniego dietetycznego leczenia. Niestrawność nerwowa powstaje na tle ogólnej nienormalnej przemiany materii w ustroju nerwowo niezrównoważonym zależną więc jest od konstytucji nerwowej osobnika. Jest jednak inna, bezpośrednia przyczyna, która zmienia humoralne, chemiobiologiczne oblicze całego ustroju. W pewnych bowiem jego etapach życiowych nagromadzają się we krwi i w tkankach różne pierwiastki, jako produkty życiowych czynności organizmu, wskutek czego wytwarzają się zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej we krwi, czyli tak zwana kwasica ustrojowa. Mechanizm tego zakwaszenia ustroju bywa jak wiemy, nie zawsze jednakowy. W głodówce i w diecie ubogiej w węglowodany jest on inny aniżeli w zakwaszeniu ustroju od zatrzymujących się odpadków pierwiastków przemiany białkowej. Wszystkie te objawy zakwaszenia ustroju mają zwykle miejsce w początkach rozwoju przewlekłych nieżytów żołądkowych z kwaśnym sokiem. Jak również w bezsocznych żołądkach, w których mocz świadczy o zakwaszeniu ustroju. W ogóle we wszystkich niedomaganiach organizmów kwasica jest przyczyną powstawania tych różnych chorób, zasadowy zaś stan organizmu jest oznaką wyzdrowienia. W takich właśnie przypadkach dziurawiec w krótkim stosunkowo czasie przyczynia się do zupełnego uzdrowienia. Po łyżeczce herbacianej soku dziurawca do kieliszka zwykłej wody należy pić 3 razy dziennie na pół godziny przed głównymi posiłkami. Dla osiągnięcia prędszego efektu kuracji można dołączyć napar z ziół dietetycznych, pić z rana na czczo jako napar, łyżka ziół na niepełną szklankę wrzątku, dodać można do tego cukru i pół szklanki surowej słodkiej śmietanki. Używać to można jako pierwsze śniadanie. Z bułką, masłem, konfiturami i miodem, wieczorem zaś zamiast podwieczorku lub kolacji. W przeczulonych nerwicach żołądka w diecie należy się kierować osobistymi wskazaniami chorego przez czas trwania dolegliwości, bowiem on już sam zaobserwował potrawy, do jakich ma w danym razie większy apetyt, np. przez kilka dni do węglowodanów, a w innym czasie do mięsa. Idzie to zwykle równolegle z chemicznym gatunkiem jego soków trawiennych, zmieniających się dość często u takiego psych-żołądkowca. Przypływ kwasu solnego przez refleks wywołuje apetyt do mięsa, które wtedy nie drażni żołądka lub też odwrotnie, brak tego kwasu pobudza chęć do węglowodanu. Nie ulega wątpliwości, że powodem wszystkich zaburzeń trawiennych jest niedokładny chemizm protoplazmatycznych komórek całego ustroju, czyli tak zwana zła przemiana materii na podłożu mniejszej lub większej kwasicy. Wiemy, że procesy chemiobiologiczne pochodzą z fermentacji i związane są nierozdzielnie z odczynem alkaicznym. Wejście więc w biochemizm protoplazmatycznej komórki, soku dziurawca i naparu ziółek tej rośliny, przeważnie złożonych dietetycznie, staje się tym niezbędnym odczynnikiem, który w stosunkowo krótkim czasie przeistacza organizm i z zakwaszonego czyni go zasadowym i zdrowym. Uwydatnia się to atoculos w reakcji moczu, kwaśnej przed zastosowaniem dziurawca i zasadowej, gdy chory wraca do zdrowia. I na tym polega według mego zdania cała cudowna siła dziurawca, na którą wskazuje ludowa medycyna stosująca go w przeróżnych dolegliwościach. Rzecz inna w jaki sposób powstaje alkalizacja pod jego wpływem i jakie są jego chemiobiologiczne reakcje w ustroju. Widocznie być muszą bardzo doniosłe, kiedy przy użyciu go ustępuje kwasota ustroju, będąca powodem nie tylko przewlekłych nieżytów żołądka, ale również sprzyjająca rozrastaniu się zbytniemu różnych tkanek w organizmie tworzących w różnych miejscach tzw. nowotwory. Zjawiska te jednak nie są dostępne dla obserwacji lekarza, praktyka może on tylko konstatować zewnętrzne objawy zatrzymania rozwoju nowotworów pod wpływem dziurawca. Tak, w czasach dawniejszych, jak i obecnych, kończy swe wywody doktor Beryliński, w różnych epokach, wśród ludzi, jak i wśród ludzi nauki, obserwować można wszechstronnie pomyślny wpływ dziurawca w leczeniu, Toteż, gdy sobie to uprzytomnimy, mimo woli nasuwa się myśl z parafrazowania sentencji Horacjusza, którą gdzieś w swoich wypowiedział utworach CUR MORIATUR HOMO, DUM HIPERATUM CRESTET in HORTO Dlaczego człowiek umiera, skoro świętojańskie ziele rośnie w ogrodzie? Koniec cytatów. Na powyższych przykładach widzimy, jak to prastare, w cudzysłowie przesądy, wracają do nas znowu w nowej naukowej szacie, wywalczają sobie, choć pomału i z wielkim trudem, uznanie i zrozumienie. W medycynie ludowej odgrywa dziurawiec bardzo ważną rolę dotyczy to szczególnie dziurawca nierosnącego na bagniskach. Herbata z liści i kwiatów wypędza flegmen z płuc, żołądka, nerek i pęcherza. Jeśli mocz jest krwawy, należy pić tę herbatę łykami co godzinę. W przypadkach pochodzących z upadnięcia, podźwigania się, tak zwanego oberwania, zażywają wieśniacy kwiat dziurawca smażony w maśle po pół łyżki z kwaterką ciepłego piwa trzy razy dziennie i doznają bardzo dobrych skutków, jak podaje doktor Breyer. Mocny wywar z dziurawca w piwie lub wodzie równie dzielnie leczy podobne cierpienia, nawet z krwiopluciem i kolką połączone. Poza tym medycyna ludowa stosuje herbatę z dziurawca w kurczach macicznych, białych upławach i bolesnym miesiączkowaniu, a dość często także w żółtaczce. Zewnętrznie Używa się roztartych kwiatów i liści z winem lub octem jako okładów na stłuczenie i obrzęki. Znana też jest powszechnie tzw. oliwa świętojańska jako doskonały środek na oparzenia i postrzał, a stosowana także w bólach reumatycznych. Oliwę tę sporządza się w następujący sposób. Rozgniecionym kwiatem dziurawca napełnia się flaszkę, Nalewa do pełna dobrej jadalnej oliwy i stawia na słońcu mniej więcej po dziesięciu dniach, tak radzi pastor Künzle, gdy już oliwa nabierze barwy czerwonej, należy ją przecedzić, wygniatając także dobrze kwiaty, a następnie do oliwy tej namoczyć znów nowych rozgnieconych kwiatów i postawić znów na dziesięć dni na słońcu. Można to powtórzyć jeszcze raz lub dwa aż oliwa nabierze koloru ciemnoczerwonego. Oliwy tej używa się we wspomnianych dolegliwościach albo w okładach, albo też nacierając nią chore miejsca. Ksiądz Knajp pisze. cytat, To ziele wywiera wielki wpływ na wątrobę, a herbata jest znakomitym dla niej lekarstwem. Mała domieszka aloesu wzmacnia jego działania, skutki można widzieć w moczu, w którym całe kosmyki pływają materii chorobotwórczych. Bóle głowy pochodzące z wodnistych ciecz albo gniecenie w żołądku, małe zaflegmienie piersi i płuc leczy odwar dziurawca bardzo szybko. Koniec cytatu. Przy... Katarze narządów trawienia podaje magister Biegański następującą kompozycję. Dziurawca suszonego szesnaście części, rosiczki okrągłolistnej dwie części, szyszek chmielowych dwie części, wszystko drobno skrajane mieszać razem i pić w naparze przygotowanym z łyżki stołowej na szklankę. W tym samym stosunku zmieszane ziółka nastawić można na wódce biorąc jedną część ziółek na pięć części wódki. Doktor Lypa zaleca przy źle gojących się wrzodach okłady z oliwy z lekko w niej zagotowanym świeżym kwiatem dziurawca, jedna część dziurawca na trzy części oliwy. Również i w magii zajmował i zajmuje dziurawiec poczytne miejsce południowej stryi na przykład zbierają ziele to w dniu świętego Jana i wplatają między żelazne sztaby krat okiennych, ma to bowiem chronić przed piorunami. Ziele to nazywa się także fuga demonum, jako że ma chronić przed złymi duchami i działać jako szczególnie dobry środek przeciwko różnym czarom i sztuczkom diabelskim. Wspomniany już Paracelsus... Tej es widersteht mit solcher Macht dem Symptomatibus so aus Zauberei verursacht, dass so viel man weiß kein anderes Gewachs noch andere Art Medikamente. Sie seien auch kostlich im Ausschen, ill sie immer wollen, gefunden worden, dieses Kraut in solchen Falle übertreffen können. Zaznaczyć trzeba, że Paracelsus stosował ziele to nie tylko wewnętrznie, ale też jako główny składnik przy sporządzaniu amuletów, a to szczególnie przeciwko wpływom demonicznym. Stąd nazwa fuga demonum, wyganiać diabłów. Dlatego to widocznie dawano czarownicom parę kropli soku dziurawca, nim je brano na tortury podczas słynnych swego czasu procesów czarownic, co miało zwolnić czarownicę z przyrzeczeń danych diabłu, a tym samym zmusić do zeznań. Poszukiwacze skarbów tylko wtedy mogli liczyć na powodzenie w swoich tajemniczych pracach, jeżeli stale mieli przy sobie amulet z dziurawca, przed którymi miały uciekać demony strzegące tychże skarbów. Dziurki na listkach tego ziela dały powód do wierzeń, że uczynił je nocną porą diabeł szpilkami, ażeby zniweczyć owe cudowne własności tej rośliny, tak drogie dla człowieka. Rozdział 16. Rdest ptasi poligonum haviculare. Kwitnie od lipca do października. Zbiera się łodygi kwitnące rozpostarte na ziemi w dni pogodne w ciągu czerwca i lipca suszyć w cieniu. Składniki: kwas garbnikowy, skrobia, guma ciała białkowate, fosforan wapnia i potasu, goryczki, antrachinony, flawony. Leczy kamienie pęcherza, nerek, wątroby, kataralne zapalenie narządów moczopłciowych, rzeżączkę, owrzodzenie kiszek, żołądka, działa żółciopędnie i moczopędnie. Zewnętrznie wywar służy do płukania gardła, przemywania ran, i o wrzodzeń. Dawkowanie. 20 gram na litr wody. Zaparzać jak herbatę. Pić rano i wieczór po jednej szklance. Łyżkę stołową na szklankę wody. Astrologicznie. Przynależy pod Merkury i Księżyc. Jest to roślina bardzo pospolita. Rosnąca bogato w najmniej wybrednych miejscach. Po miedzach, hugorach, rowach przydrożnych, nawet bruk miejski nie jest od niego wolny. Łodygi ma od 30 do 60 cm długości zielone lub czerwonawe, szczególnie na węzłach i przy rozesłaniu wychodzące bogato i rozetowato skorzenia. Liście lancetowate, drobne, dlatego u ludu zwie się wróble języki, kwiatki biało-czerwone, drobne po kilka w kątach liści skupione, nasionka trójgraniaste, brunatne przez drobne ptaszki i myszy zjadane. Rdest ptasi, mało uznawany w medycynie oficjalnej, jest jednym z najcudowniejszych leków na kamienie nerkowe i cierpienia pęcherza. Ksiądz Knajp nie ma dość słów zachęty, aby polecać go cierpiącym na powyższe choroby. Między innymi pisze on dosłownie, cytat Miałem raz wykład o tem zielu i pouczałem o szczególnej jego skuteczności we wydalaniu kamieni pęcherzowych. Pewien Węgier, który przysłuchiwał się wykładowi, od lat kilkunastu cierpiał okropnie na kamienie pęcherzowe i nigdzie nie znalazł pomocy na swe cierpienia. Poszedł zaraz po wykładzie na najbliższe pole, zebrał wielką wiązankę rdestu... Kazał swej gospodyniu gotować z niego cały garnek herbaty. W wieczór wypił kilka filiżanek tej herbaty, następnego ranka znowu kilka i tak pił ją ciągle z zapałem. Już po dwóch dniach przyniósł mi na okaz zbiór większych i mniejszych kamieni, a była ich pełna łyżka, które rdest wypędził z pęcherza. Odtąd Węgier pozbył się wszystkich swych boleści i wyleczył się tą skromną herbatą w zupełności. Koniec cytatu. W dalszym ciągu opowiada ksiądz Knajp, że kilkanaście osób wychodząc z tego samego wykładu skorzystało z leczniczych właściwości rdestu na kamienie pęcherza i orzekło z entuzjazmem, że cytat na cierpienia pęcherza nie masz lepszego lekarstwa. Ksiądz Knajp zaznacza jednak, że działanie rdestu na kamienie Pęcherza jest jeszcze wybitniejsze, jeżeli do wywaru użyje się po połowie wina czerwonego i wody. Podobnie ciekawy fakt wyleczenia opowiada Jan Biegański w swojej pracy o ziołach lekarskich. Pisze on, że, cytat, właściciel bufetu na jednej z podwarszawskich stacji, niejaki pan G. Ciężko zachorował i ulokowano go w jednym z domów zdrowia w Warszawie. Stan chorego tylko pogarszał się, a rentgenowska fotografia stwierdziła obecność w nerce kamienia wielkości gołębiego jaja. Lekarze podali jedną radę. Operację, ale ze względu na niebezpieczeństwo podjąć się jej nie chcieli. Chory wrócił do domu i z trudem chodził za pomocą dwóch kijków, niemal na czworakach. Widząc to, jedna z kobiet wiejskich zaleciła choremu pić rdest ptasi, i ku ogólnemu zdziwieniu, po sześciu tygodniach chory zupełnie wyzdrowiał. Co się stało z kamieniem, nie wiadomo, bo powtórne prześwietlenie już kamienia nie znalazło. Koniec cytatu. Ten sam autor opisuje własne spostrzeżenia poczynione raz na wsi. Panowała wówczas epidemia drobiu i mnóstwo kur zdychało po wsiach. Jan Biegański zauważył, że jedna ze świń znalazła zagrzebaną i rozkładającą się kurę i z wielkim apetytem zjadała ową cuchnącą padlinę. poczem ułożyła się w cieniu do wygodnego spoczynku ale już po kilkunastu minutach zerwała się niespokojna i poczęła biec przez ogród. Zainteresowany Jan Biegański udał się za nią, przewidując smutny koniec zwierzęcia, które tak zachłannie pożerało trujące resztki chodzącej kury. Świnia zatrzymała się wreszcie na kawałku ziemi zarośniętym ptasim mordestem, i poczęła chciwie go zjadać, po czym powtórnie ułożyła się do spoczynku, którego nie zakłóciła już żadna niedyspozycja. Rdest ptasi, zwany także wśród ludu świńską trawą, jest ulubionym przysmakiem nierogacizny, która pożera wszystko, co może być najobrzydliwszego i, cytat, zapewne ów rdest posiada w sobie jakąś siłę trawiącą, przy której zjadanie podobnych pokarmów uchodzi bezkarnie. Koniec cytatu. Według księdza Knajpa, ardest jest znakomitym lekarstwem na wrzody żołądka i trawienie w żołądku, a również i na plucie krwią. W tym celu gotuje się go w winie i pije od czasu do czasu, na przykład łyżkę stołową co godzinę, w poważniejszych wypadkach dwie, trzy filiżanki dziennie. Najkorzystniej jednak używa się go na wspomniane wyżej choroby wątroby i nerek, a przede wszystkim wszelkie choroby pęcherza. Pod tym względem przewyższa on wszystkie znane środki lecznicze. Doskonale działa w połączeniu z innymi ziołami, na przykład zmieszany z piołunem, dziurawcem lub jałowcem, zapobiega przeróżnym uporczywym niedyspozycjom żołądka, wątroby i nerek. Używają go też z dobrym skutkiem przeciwko zapaleniu narządów moczopłciowych i że Wówczas odwar przygotowany w proporcji jedna łyżka stołowa ziela na jedną szklankę wody należy pić parę razy w ciągu dnia. RDEST zalecają też do picia ludziom zdrowym, aby zabezpieczyć się przeciwko nieprawidłowościom organizmu. Wówczas do herbatki Rdestu można dodawać skórki cytrynowej albo anyszku, czy mięty, aby dodać herbatce aromatu. Pić należy ją w tym wypadku po jedzeniu. Ksiądz Knajp zaleca również Rdest w stanie świeżym na otwarte rany na nogach, które ma leczyć bardzo skutecznie, w tym celu rozgniata się świeżą roślinę mocno. I świeżym, a czystym miąższem okłada się rany. Rozdział 17. Pokrzywa zwyczajna. Urtica dioica. Kwitnie od czerwca do września. Zbiera się liście od maja i w ciągu całego lata korzenie wczesną wiosną lub późną jesienią. Składniki kwas mrówczany, garbnik, azotan potasowy, siarka, saletrzan wapnia, chlorofil, śluz i węglan amonowy. Leczy reumatyzm, nieżycz żołądka, hemoroidy, choroby skórne, biegunkę, artretyzm, podagrę, pokrzywkę, łupież, tamuje krwotoki, czyści krew, schorzenia dróg oddechowych, Białe upławy, śledzione, anemie, hemofilie. Dawkowanie podano wyczerpująco w tekście. Astrologicznie przynależy pod planetę Mars. Istnieje w strefie umiarkowanej około 30 różnych odmian pokrzyw, których liście posiadają cienkie włoskie o bardzo kruchych zakończeniach szklistych, łatwo się kruszących przy dotyku, przy czym wypływa piekońca ciecz. Parzące te włoski składają się z jednej tylko stożkowatej komórki rozszerzanej u spodu jak cebulka i zakończonej u góry małym guziczkiem. W tej to komorze tworzy się piekońcy płyn. Kiedy włosek utkwi w skórze, łamiąc się, zostawia w niej trudny do wytobycia guziczek, jad zaś przenika do krwi. Dla utworzenia bombla na skórze ludzkiej, wystarcza 150-tysięczna część kropli jadu. Jad ten jest, według doktora Czarnowskiego, najsilniejszym ze wszystkich znanych trucizn, lecz dzięki homeopatycznemu rozdrobnieniu nie tylko, że nie szkodzi człowiekowi, ale przeciwnie, czyści krew i przywraca organizmowi siły żywotne. W medycynie ludowej są w użyciu głównie pokrzywa zwyczajna albo wielka, dioika, Dorastająca do 1 metra wysokości i pokrzywa mała urtika Urens dorastająca do 20 do 30 cm wysokości. W zastosowaniu zielatego w lecznictwie zgoła się, nic nie zmieniło od czasów Pliniusza i Dioskoridesa pierwszy wiek po narodzinach Chrystusa. Pokrzywa zawiera pewien glukozy zaś we włoskach swoich, kwas mrówkowy oraz pewien ferment. Z tego glukozydu sporządza się według farmakopei francuskiej specjalne haemostaticum, to jest środek leczniczy tamujący krwotoki. Stąd tłumaczy się różnolite używanie pokrzywy przeciwko krwawieniom. Dioscorides zaleca przy krwotokach z nosa i uporczywym katarze roznieść liście pokrzywy, a sok wkropić do nosa. U Słowaków panuje zwyczaj, jak podaje, choluby przekładania rozgnieconych liści pokrzywy na cięte rany. Na skutek tych hemostatycznych właściwości pokrzywy używa się jej także często przeciwko hemoroidom i biegunce. Przy cierpieniach reumatycznych, podagrze, jako też przy zapaleniu stawów i porażeniach, robi się okłady z świeżych pokrzyw, lub też chłosta się chore miejsca pokrzywami. Ból powstały z poparzenia pokrzywą, uśmierza natarcie oliwą. Procedura ta przypomina aparat de Tam, składający się z 30 cienkich igieł, którymi nakuwa się bezboleśnie na skórek, po czym drobniutkie te ranki naciera się olejkiem crotonowym, by przez silne podrażnienie skóry odprowadzić substancje chorobotwórcze. U Słowaków stosują przeciwko podagrzem ulubioną maść, którą sporządzają w ten sposób, że rozgniatają pokrzywy z zielonymi jagodami jałowca, a następnie duszą w maśle owczem. Pospolitem jest także u nich okadzanie suszonymi pokrzywami małymi urens napuchniętych części ciała. Charakterystycznym jest w medycynie ludowej, iż środki skuteczne – Używane początkowo tylko zewnętrznie, podaje się z biegiem czasu także wewnętrznie. Postępowanie tego rodzaju jest psychologicznie łatwo zrozumiałe i można je zaobserwować także i u omawianej pokrzywy. Już Pliniusz w swojej historii naturalnej poleca młode pędy pokrzywy jako sałatkę. Używanie młodych listków pokrzywy jako sałatki lub gotowanie na sposób szpinaku jest i dziś ogólnie rozpowszechnione szczególnie w Niemczech, Rosji i we Włoszech, jest to oczywiście równocześnie doskonały środek na oczyszczenie krwi. Wywar z samych liści daje doskonałą herbatę, której można używać zamiast zwykłej herbaty do śniadania lub na kolację. Można dodać też parę listków w sztawiu, babki lancetowatej i centurii, a nawet dowoli osłodzić lub pić z mlekiem. Herbata taka dobrze działa na krew i oczyszcza ją. Mocna herbata z liśćmi pokrzywym, używana kilka razy dziennie po filiżance, jest skutecznym lekarstwem na suche bóle w członkach. Herbatę z liści pokrzywy powinni używać szczególnie w zimie ludzie anemiczni. Próby bowiem wykonane w pracowni farmakognostycznej profesora Muszyńskiego wykazały, że z liści pokrzywy zwyczajnej można otrzymać 4-5% chlorofilu leczniczego, a więc jest to zupełnie dostateczna ilość, jak pisze dr Lypa, ziołolecznictwo w chorobach przemiany materii, żeby zastosować tę roślinę w zimowej kuracji przeciwanemicznej. Od dawien dawna była pokrzywa ulubionym środkiem przeciwko schorzeniom dróg oddechowych, już Dioskorides twierdzi, że sok z pokrzywy usuwa przy płukaniu zapalenie gardła i zaleca również mieszaninę miodu i soku z pokrzywy jako środek odflegmiający przy przeziębieniach, zapaleniach płuc i opłucnej. I obecnie jeszcze utrzymuje się w medycynie ludowej zwyczaj gotowania zupy z pokrzyw i z jajkiem, jako środka odflegmiającego i oczyszczającego płuca w suchotach. Tak samo herbatę z suszonych korzeni pokrzywy uważa się za środek przeciwko suchotom. Anna Potocka pisze, że korzenie pokrzywy palone w fajce na sposób tytoniu są nader pomocne zagrożonym chorobom płucną. W tym celu. Zbiera się korzenie pokrzywy wcześnie na wiosnę lub późno w jesieni, kraje się je drobno i suszy w miejscu przewiewnym. Już po paru tygodniach następuje pono zupełna poprawa. Doktor Syreniusz radzi w zapaleniu opłucnej lub ostrym kuciu w boku picie herbaty z pokrzywy wraz z siemieniem elnianem i uzewkiem przy nabrzmiałej śledzionie. Poleca dobrze utrzeć liście pokrzywy, następnie wymieszać z nowym woskiem, zrobić plaster i przykładać na lewy bok. Natomiast na twarde zołzy, wrzody rakowe należy przykładać liście pokrzywy utarte z solą. Dojrzałe nasiona pokrzywy gotowane w mleku, zażywane rano i na noc wypędzają robaki u dzieci. Modelistki pokrzywy, wygotowane w winie i miodzie, pomagają przy dychawicy, astmie. Według tego szlekarza sok z pokrzywy w cudzysłowie łamie kamienie w nerkach. W tym celu należy sok ten pić rozcieńczonym, jedna część soku, pięć części wody, a równocześnie przykładać na nerki gorące plastry sporządzone z nasienia pokrzywy, wygotowanego w winie. Ksiądz Kyncle pisze, cytat Pokrzywa czyści płuca, żołądek, jelita, wrzody w jelitach. W tym celu należy ją gotować z liśćmi babki, jałowcem i macierzanką i wywartem pić ciepłe łyżkami w ciągu dnia. Przy oparzeniach i spaleniach należy zmieszać jedną łyżkę tynktury z pokrzyw z jedną łyżką wody, w mieszaninie tej maczać szmateczkę i przykładać na spalone miejsca. Przynosi szybko ulgę, zwłaszcza jeżeli przy ciężkich spaleniach czy oparzeniach zażyjemy kilka kropli wewnętrznie. Ten, które z pokrzyw, robi się w ten sposób, że bierze się na wiosnę całe pokrzywy wraz z korzeniem, oczyścić i nalewa się mocną wódką na jedną część wagową pokrzywy, trzy części wódki, i wystawia na czternaście dni na ciepłe miejsce. Koniec cytatu. Ponieważ liście pokrzywy są Włochatem, przyjmowano, że istnieje jakaś tajemnicza sympatia między tą rośliną, a włosami ludzkimi. Dlatego cieszy się ziele to wielkim poważaniem jako środek na wzmocnienie i porost włosów. I tak. Ksiądz Knajp radzi w tym celu wziąć 200 gram drobno posiekanej pokrzywy i gotować przez pół godziny w jednym litrze wody i pół litra octu. Wywarem tym należy umyć głowę przed spaniem. Żeby pozostałe włosy zabezpieczyć przed kruszeniem się, należy głowę raz w tygodniu dobrze natrzeć oliwą jadalną, Nastój z pokrzywy na łupież i pryszcze sporządza się według doktora Czarnowskiego następująco: wziąć w równych częściach nasienia pokrzywy oraz chrzanu, zalać mocnym winem, butelkę dobrze zakorkować i od czasu do czasu wstrząsnąć, po dwóch tygodniach zlać i przefiltrować. Według tego lekarza wyciąg na porost włosów robi się następująco. Jedną część pokrajanych liści pokrzywy zalać trzema częściami spirytusu, wystawić na działanie promieni słonecznych, a po 10 do 15 dniach wlać i przefiltrować. Brać trzy łyżki tego wyciągu na ćwierć litra wody i tem nacierać skórę na głowie. Tego samego wyciągu można używać także do wcierań przy reumatyzmie. Pokrzywie przepisywano także różnolite działanie na narządy płciowe. Według Dioskoridesa pokrzywy razem z mirrą regulują menstruację. Stąd też może pochodzi u Słowaków bardzo rozpowszechniony przesąd, jak podaje ksiądz Choluby, iż kobieta urynująca na pokrzywy nie zapadnie w ciąży. Herbata z kwiatów pokrzywy jest oficjalnie aprobowanym środkiem przeciwko białym upławom. W niektórych miejscowościach Francji uważa się okład ze świeżych liści pokrzywy na członek męski jako środek przeciwko rzeżączce, tryper. Pokrzywę używa się także jako afrodizjakum. Już Dioscorides twierdzi, że nasienie pokrzywy pite z winem rodzynkowym wznieca popęty płciowy. I dziś jeszcze używa się niektórych egzotycznych odmian pokrzywy jako afrodizjakum, jak na przykład Urtica membrasea per w Egipcie. Również korzenie pokrzywy wzniecają popęd płciowy i w tym celu używane są dla krów: daje się 100 gram sproszkowanego korzenia w dwóch dawkach co parę godzin, albo też sporządza się odwar z niego i daje krowie wypić. W celu pobudzenia kur do nieśności, podaje dr Biegański, daje się korzeń pokrzywy z kozieradką, lecz wtedy tylko, gdy przerwa w niesieniu trwa zbyt długo. Jako pokrzywkę urticaria określa się chorobę skórną, która powoduje na skórze płaskie, nieregularne nabrzmienia dość twarde przy dotyku, bez oddzielania się epidermy, połączone zawsze z przykrem pieczeniem i swędzeniem. Ponieważ wysypka ta wykazuje silne podobieństwo do podrażnienia skóry przy dotyku pokrzywy, używa się więc w homeopatii pokrzywy, w myśl zasady similia similibus surantur, jako środek przeciwko wysypce uriticaria. Doktor Stauffer zaleca ten środek przeciwko pokrzywce występującej u niektórych osób po spożyciu szelfiszów, łupaków. Wspomniany środek homeopatyczny sporządza się tak jak wszelkie esencje roślinne ze świeżego soku liści i kwiatów pokrzywy małej. Doktor Wergens poleca 10 kropli tym, który z Urtik Urens w szklance wody przed jedzeniem jako doskonały środek do wydzielania kwasu moczowego w cierpieniach artmetycznych, reumatycznych i podagrycznych. W astrologii przynależy pokrzywa pod planetę Marsa, a u dawnych Germanów była ona poświęcona rudowłosemu Donarowi, czczonemu jako bóstwo burz i piorunów. Czwartek, po niemiecku Donerstag, był dniem dzikiego Donara, a w południowej Bawarii był to dzień czarownic. Jak wiadomo, większość owych pogańskich wierzeń przeszła do naszych czasów, przybierając tylko inne formy. Stąd też pochodzi przesąd iż pokrzywy zerwane we wielki czwartek chronią przed burzami. W Tyrolu istnieje zwyczaj palenia pokrzyw podczas burzy. W Szwajcarii, Bawarii i Austrii kładzie się często pokrzywy Obok młodego wina by je chronić przed sfermentowaniem podczas burzy. Rozdział 18. Brzoza Pospolita Betula alba kwitnie w kwietniu i maju. Zbiera się liście na wiosnę, kiedy są jeszcze lepkie i pachnące. Pączki, gdy mają pękać, sok. Oskołę przed rozwinięciem pączków zbiera się za pomocą małej drewnianej rynienki, którą się przytwierdza poniżej otworu wywierconego ukośnie do góry od strony południowej. Otwór ten ma sięgać jedynie na 1 do 2 cali w głąb pnia. Głębszy otwór daje mniej oskoły i szkodliwy jest dla drzewa. A pod rynienką stawia się naczynie, do którego oskoła spływa tak obficie, iż z drzewa wielkiego zbiera się jej na dobę pięć do dziesięciu garncy. Im wyżej wywierci się otwory, tym lepszy będzie sok, aczkolwiek w coraz mniejszej ilości. Najlepszy spływa z gałęzi grubych na dwa, trzy cale. Upływ oskoły trwać może 10 do 14 dni, ale po tak znacznej utracie pożywnego soku drzewo częstokroć obumiera. Bez widocznego uszkodzenia drzewa można puszczać z niego oskołem przez dwie doby, po czym otwór zatyka się szczelnie drewnianym czopkiem i zamazuje maścią ugnieconą z gliny i świeżego krowieńca. Szyszki z dojrzałym nasieniem zmiera się w jesieni. Korem, w marcu i kwietniu. Składniki. Liście i pąki zawierają ciało żywicowe, betulalbinę. Sok zawiera sole organiczne potasu, wapnia, magnesu oraz krzemionkę rozpuszczalną. Leczy. Artretyzm, reumatyzm, zimnice, szkorbut oraz wrzody szkorbutyczne, krwawą biegunkę, wysypki skórne, liszaje. Sok zalecany bywa jako środek na cerę, przeciwko piegom oraz do nacierania skóry na głowie przy łupieżu, łojotoku, wypadaniu włosów. W tym wypadku dobrze jest dodać do soku trochę rozcieńczonej tynktury arniki, leczy także wodną puchlinę, choroby nerek i pęcherza. Astrologicznie przynależy pod Wenus. Zdane powszechnie drzewo kwitnie w kwietniu i maju, tworząc długie wiszące kotki, bazie, z których męskie ukazują się przed liśćmi, żeńskie zaś jednocześnie z liśćmi. W leczeniu zastosowanie mają liście, pączki, sok i kora. I tak profesor dr. Winternitz gorąco poleca w reumatyzmach i artretyzmach chronicznych herbatę z młodych liści brzozowych, w tym celu każe 50 gram suszonych liści zalać połową litra wody, gotować pół godziny, przecedzić i pić letnią lub zimną po szklance przed każdym jedzeniem. Młode pączki i listki, nalane wódkom i wystawione na słońce, dają balsam nader skuteczny w chronicznych cierpieniach pochodzących z przeziębienia, ponadto w osłabieniu żołądka i szkorbucie zażywa się po łyżeczce. Kora znakomicie leczy zimnice i szkorbut oraz wrzody szkorbutyczne. W tym celu gotuje się dwie łyżki drobno pokrajanej kory w litrze wody aż do wywrzenia połowy i wypija tę ilość codziennie, równocześnie robiąc z tego samego wywaru okłady na wrzody. Szyszki z dojrzałym nasieniem, zebrane w jesieni, ususzone i na proch stłuczone są doświadczonym lekarstwem na krwawą biegunkę u ludzi i zwierząt. Osobom dorosłym według doktora Brejera podaje się proszku tego rano i wieczór po łyżeczce stołowej zwierzętom po 3 do czterech łyżeczek. Dziegięć pędzony z białej kory brzozowej, zażywany po kilka kropli z wodą, morzy glisty. Bydłu daje się naczczo po łyżeczce stołowej w tym samym celu. Kora brzozowa wycięta w kształcie podeszwy i noszona w butach stroną wewnętrzną ku nodze przywraca zatrzymane poty. Tak samo działają świeże liście wsypane do woreczków, do których wkłada się nogi. Maść brzozowa składająca się z jednej części młodych listków i dwóch części niesolonego smalcu leczy choroby skórne, świeżby i liszaje. Świeże liście pokrajane zmiętą Ogrzane tak, aby się spociły, przykładane do piersi kobiet nie niemogących karmić swych dzieci lub po odłączeniu tychże, są według doktora Brejera najlepszym środkiem do rozpędzenia nagromadzonego mleka i zapobiegają tworzeniu się zapalnych obrzęków. Najskuteczniejszym okazał się jednak sok brzozowy, czyli oskola. Pisze o nim w kurierze lekarskim dr Muszyński, profesor Uniwersytetu Wieleńskiego, następująco, cytat. Sfermentowany sok brzozy pospolitej był swego rodzaju winem narodów północy. Ludwiejski, zwłaszcza na Kresach Wschodnich, dotychczas jeszcze zbiera wczesną wiosną całe beczułki soku brzozowego. Bogaty w cukier, sok brzozowy zaczyna fermentować i już po upływie kilku dni tworzy przyjemny w smaku musujący płyn, zawierający 3-5% alkoholu. W dobrze zakorkowanych butelkach w lodowni można go przechowywać w ciągu kilku miesięcy. Jeśli jednak płyn jest przechowywany w otwartych naczyniach, przy dostępie powietrza i w cieple, to wkrótce rozwija się fermentacja octowa, Płyn kwaśnieje i stanowi napój zwany kwasem brzozowym. Przyrządzanie butelkowego brzozowiku, do którego dodawano rodzynki zawierające w swej powierzchni szlachetne drożdże winne, miało miejsce i w dworach kresowych. Sok brzozowy jest nie tylko napojem odświeżającym, lecz swego rodzaju środkiem dietetycznym i remineralizującym, albowiem zawiera sole organiczne, potasu, wapnia, magnesu oraz krzemionkę rozpuszczalną. Należy on przeto do typu tak tzw. wiosennych napojów. W medycynie ludowej sok brzozowy zalecany bywa czasem jako środek na cerę, przeciwko piegom oraz do nacierania skóry na głowie przy upierzu, łojotoku, wypadaniu włosów. Czy ten środek działa w tych wypadkach dodatnio i w jaki sposób? Nauka tego nie wie, jeśli go jednak lud stosuje na zasadzie doświadczenia, to widocznie coś w tem musi być. Nie jest wykluczonym, że sole mineralne oraz rozpuszczalna krzemionka z soku brzozowego działa w jakiś sposób swoisty na cebulki włosowej i pobudza je do energiczniejszej działalności. Być może mamy tu nawet do czynienia z jakimiś fermentami lub tajemniczymi dotychczas w cudzysłowie witaminami które działają pobudzająco na młode komórki nasady włosa. Jedno jest tylko pewne, że jest to środek nieszkodliwy. Wadą tego leku jest możliwość otrzymywania go tylko na wiosnę, w okresie rozwijania przez brzozę pierwszych listków. Gdy liście rozwiną się zupełnie, wyciekanie soku z naciętego pnia brzozowego ustaje. Chcąc sok zakonserwować, trzeba go trzymać w napełnionych, pokorek i szczelnie zatkanych butelkach w lodowni, albo poddawać wyjałowieniu, sterylizacji. W celu wyjałowienia nalewa się sok do mocnych butelek, napełniając je tylko do czterech piątych wysokości, korkuje mocno, wstawia do garnka z zimną wodą, pod dno butelki trzeba podłożyć papier lub słomy. Stawia na ogniu i gotuje w ciągu godziny. Po ostygnięciu wyjmuje się z butelki z sokiem i przenosi do piwnicy. Po otwarciu takiej butelki sok musi być w ciągu kilku dni zużyty. Przy wyjałowieniu na gorąco fermenty, jeśli są, zostaną zniszczone. Można również zakonserwować świeży brzozowy sok dodając na jeden litr soku Jedną szklankę 95% alkoholu. Należy pamiętać, że kaleczenie pnia na wiosny i zabieranie roślinie kilkunastu litrów cennych soków, które były przeznaczone dla rozwijających się liści, na zdrowie drzewu nie wychodzi. Drzewa takie w miejscach zranień łatwo atakowane są przez grzyby pasożytnicze i zazwyczaj po kilkunastu latach giną. Dlatego otrzymywanie soku brzozowego dopuszczalne jest tylko z drzew przeznaczonych w najbliższym roku na ścięcie. Koniec cytatu. Według wyżyckiego i Dziarkowskiego ze soku można robić także trunek podobny do wina szampańskiego w sposób następujący. Cytat. Weź dziesięć garncy świeżej oskoły, soku brzozowego, cukru osiem funtów, waż to w kotle do puty, aż czwarta część wywrze. Zdejmując pilnie szumowiny, przecedź przez gęste płótno i zlej do beczułki. Gdy ostygnie do stopnia miernego ciepła, wlej trzy łyżki świeżych ogrzanych białych drożdży, poczem nastąpi rojenie, fermentacja. W ciągu rojenia dodaj dwa garnce starego francuskiego albo reńskiego wina i cztery na cienkie płatki pokrajane cytryny, odrzuciwszy z nich nasiona. Po ukończonym rojeniu niezupełnie pełną beczułkę szpuntuje się mocno i stawia w piwnicy, gdzie cztery tygodnie w zupełnym spokoju pozostawać powinna. Po upływie tego czasu ściąga się trunek ostrożnie aby go nie zmącić i zlewa do butelek. Nie do pełna butelki korkuje się, oblewa żywicą i przechowuje w chłodnej piwnicy. Sok ten świeży lub też dobrze zachowany jest kwaskowato-słodki, chłodzący, jest lekarstwem nadzwyczaj skutecznym, pijąc go po szklance z rana na czczo co trzy kwadranse aż do kwarty. Jeżeli by zaś żołądek surowego znosić nie mógł z przyczyny występującego w nim burzenia, w takim razie pić sok przegotowany, pędzi mocz. Pomocny jest na kamień, a nawet zapobiega dalszemu tworzenia się tegoż, uspokaja przytem boleści z niego pochodzące. Moc dzielniej pędzi niż inne zioła. Leczono sokiem tym uporczywe choroby skórne i szkorbut, okazał się nadto skutecznym na robaki, zwłaszcza pijąc w większej ilości, aż zacznie zwolna przeczyszczać. Koniec cytatu i rozdziału. Rozdział 19. Czarna jagoda, borówka, Vaccinium myrtillus. Kwitnie w maju i czerwcu, dojrzewa w lipcu. Zbiera się liście w okresie najbójniejszego rozkwitu rośliny, a więc w maju i czerwcu i suszy w cieniu w miejscu przewiewnym. Jagody zbiera się, gdy dojrzeją od lipca do września, suszy się w suszarniach lub na słońcu, ewentualnie w piecu po chlebie, ale pilnować aby się nie przypaliły. Składniki w liściach insulina, kwas garbnikowy i chinowy, guma, sole wapniowe, w jagodach barwnik czerwonofioletowy, cukier ciała pektynowe, guma Kwas jabłkowy i cytrynowy i wolny kwas benzoesowy. Leczy liście, osłabienie pęcherza, nieżyty kiszek, kaszel, liszaje, krwawienia hemoroidalne, cukrzycę i sklerozę, owoc, dezynterię, rozstrój żołądka, rozwolnienia, tyfus brzuszny i wszelkie niedomogi kiszek. Dawkowanie, liście. Łyżkę stołową na szklankę wody 10 minut gotować i pić po łyku. Mieszanki podano w tekście. Owoc 10 do 12 kropli nastoju na cukrze. Przy dezynterii 30 do 40 kropel dla dorosłych. Najsilniejsza dawka: jedną łyżeczkę nastoju na 5 do 7 łyżek gorącej wody lub wina. Astrologicznie przynależy pod Jowisz. I ryby. Drobny ten krzew zarasta wszelkie niemal lasy Europy i północnej Azji. Wysokość jego nie przekracza 40 centymetrów, często dochodzi zaledwie do połowy tej wysokości. Korzenie ma rozgałęzione, łodyge i gałązki kanciaste, liście jajowate, tempo kończyste, nieznacznie ząbkowane, zielone. Kwiaty, dzbanuszkowate, dwupłciowe, o koronie zielonowo-różowej, z czerwonym przebłyskiem, wychodzą pojedynczo z kątów liści młodych gałązek. Jagody, w wielkości małego grochu, czarnem, z błękitnym nalotem, kuliste, z okrągłym wykrojem i rodzajem małej gwiazdki na wierzchu. Smak liści, cierpki, jagód, łagodnie kwaskowaty. O leczniczych właściwościach borówki pisali obszernie Dioscorides, Plinius i Vergilius, Paracelsus, Święta Hildegarda, a w naszych czasach wielu lekarzy i naturalistów uznawało borówkę za niezrównany lek o niezawodnym działaniu. Od najdawniejszych czasów używano jagód w biegunkach, czerwonkach i krwotokach. Do tego celu służą albo suszone jagody... Można je rzucić lub robić z nich herbatę, ponadto sok naciąg lub wino. Pędzlowanie zgęszczonym sokiem z jagód, według doktora Brejera, lub płukanie herbatą z jagód leczy choroby jamy ustnej i gardła, zwłaszcza białe grzybki zwane bedłukami u dzieci. Natomiast wywar z liści zaleca się zamiast chińskiej herbaty wszystkim chorym na cukrzycę. Ksiądz Knajp pisze o borówce, cytat Między nastojami naszej domowej apteki jest borowiak, nastój z borówek pierwszym i nieodzownym. Dwie, trzy pełne dłonie świeżych borówek daje się do flaszki i polewa dobrą wódką, 45% lub spirytusem. Im dłużej namoczone stoją, chociażby cały rok, tem lepszy jest wyciąg. Ostrzej i lepiej działa jako lekarstwo. To cierpi na lekkie rozwolnienie, niech bierze od czasu do czasu kilka suchych surowych borówek, pogryzie je i połknie. Bardzo często pomaga ten niewinny środek. Silne przewlekłe rozwolnienie z wielkimi boleściami połączone, gdy się nawet i krew pokazuje, uśmierza łyżka borowiaku w jednej ósmej litra rozpuszczone. Po 8 do 10 godzinach to samo lekarstwo można powtórnie zażyć. Po raz trzeci już nie będzie potrzeba zażywać. W niebezpiecznych czerwonkach, biegunkach krwawych, borowiak wewnętrznie zażyty może być znakomicie poparty zewnętrzną działalnością wody. Okład na brzuch z wody i octu. Dawka bierze się według stopnia boleści. Najmniejsza wynosi 10 do 12 kropel na cukrze, silniejsza około 30 kropel, a najsilniejsza jest łyżeczka od kawy w ciepłej wodzie lub winie zażyta. Koniec cytatu. Jan Biegański podaje szereg mieszanek działających w chorobach kiszek naderskutecznie – i tak przy dezenterii uzyskuje się jeszcze lepsze działanie czarnych jagód, gdy się je gotuje ze skórkami orzecha włoskiego, korzeniem pięciornika i poziomki w proporcji następującej. Czarnych jagód suszonych, 16 części, skórek orzecha włoskiego zielonych suszonych, jedna część, korzenia pięciornika, kurze ziele, dwie części, korzenia poziomkowego, jedna część. Skórki i korzenie przetłuc i razem wszystko zmieszać. Gotować odwar z 30 gram na pół litra wody. Pić po małej filiżance co dwie godziny. Dla dzieci stosownie do wieku stopniowo zmniejszać dozę. Odwar ten można słodzić cukrem. Przy rozstoju żołądka i rozwolnieniu dobrze działa następująca nalewka sporządzona na słabej wódce 45%. Świeżych zielonych łupin orzecha włoskiego 10 skórek, suszonych czarnych jagód 50 gram, skórek pomarańczy obranych 5 gram, korzenia poziomkowego 10 gram, anyżu 10 gram. Skórki drobno pokrajać, korzeń poziomkowy przetłuc, nalać to na lit 45% wódki i dodać kryształu cukrowego 30 gram. Przy kilkakrotnym zmąceniu pozostawić nalewkę w ciepłym miejscu na 8 dni, po czym zlać, osad odcisnąć i przepuścić przez watę higroskopijną, używać po kieliszku w razie potrzeby. Wielka sława głośnego Rasputina polegać miała na tym, że leczył ziołami. Na dworze Mikołaja II zyskał sympatię i zaufanie, uleczywszy carewicza Aleksiego z upartej dezynterii. Gdy wszystkie głośne lekarstwa sławnych lekarzy nie pomogły, Rasputin zastosował odwar czarnych jagód i Aleksy był uleczony. Ostatnio i prasa codzienna zwraca uwagę na wysoką wartość leczniczą morówek. Pisze m.in. o tym obszernie Lewicki w Kurierze Polskim cytujemy go poniżej w całości. Czarne Jagody są nie tylko smaczną pożywką, lecz i doniosłem lekarstwem. Należą one do wielkich bogactw Polski, oczywiście nie dość wyzyskanych, z czasem mogą one Polskę bogacić nie mniej niż winna jagoda bogaci kraje południowe. Sok z czarnych jagód w ciągu doby zabija najsilniejsze hodowle doświadczalne tyfusu, a to samo dzieje się z bakteriami gnilnymi. też profesor Kombem słusznie stosował jagody czarne w diecie pacjentów kurowanych z racji gnicia pokarmów białkowych w ich trawieniu. Skuteczność jagód w tym kierunku wiąże się z zawartością w nich taniny i kwasu benzoesowego, którego bywa pół do jednej siódmej procent. Chemiczny kwas benzoesowy jest kwestionowany, a w naturalnej postaci, w jagodach, bardzo ceniony. Słynny Winternic leczył wyciągami z czarnych jagód najuporczywsze krwawe biegunki, nawet u gruźlików. W wypadkach, gdzie wszelkie środki hamujące występowanie krwi oraz opium okazywały się bezsilnymi, czarne jagody przywracały nieraz zdrowie. Nadmierne uchodzenie krwi w przypadłościach kobiecych bywa też powstrzymywane czarnymi jagodami. Maść z czarnych jagód bywa używana na rany, które goi. W czasach epidemii należy starannie odrzucać jagody uszkodzone, a zdrowe. Skłócić delikatnie z wodą w celu ich wymycia. W fabrykach do mycia jagód używane są specjalne urządzenia z przepuszczaniem pęcherzyków powietrza przez wodę, w której są myte jagody. Soku z czarnych jagód nie należy nadużywać, ażeby nie wywoływać zaparcia. Całe jagody nie są w tym kierunku niebezpieczne, gdyż ich skórki i pesteczki pobudzają działanie kiszek. Sole mineralne zawarte w czarnych jagodach są cenne, działają odkwaszająco. Co do witamin, to omawiane jagody posiadają dużo witaminy wzrostu A, która jednocześnie podtrzymuje odnawianie tkanek ciała, są więc w tym względzie pożądane w każdym wieku. Wieloletnie obserwacje wykazały, że jeśli w górach Harcu zachodzi nieurodzaj czarnych jagód, to w następującej zimie grasują choroby. Liście czarnych jagód są skarbem dla chorych na cukrzycę, gdyż zawierają hormon zbliżony do insuliny. Znany badacz cukrzycy, Allen, stwierdził, że wyciągiem z liści czarnych jagód można uczynić zbędnymi zastrzyki insuliny, nawet w tych wypadkach, kiedy jej było potrzeba dużo. Omawiane liście zawierają ciała pomocne także w kaszlu, przy słabej sprawności żołądka i w osłabieniu organów moczowych. Niestety chociaż każdy prawie dom w Polsce zaopatruje się w czarne jagody na zimę, konserwowanie ich jest u nas postawione źle. Gotowane kompody z czarnych jagód są o wiele mniej warte dla zdrowia niż jagody zakonserwowane bez użycia wyższych temperatur, jedynie pod działaniem właściwie stosowanych czynników naturalnych. Te metody konserwacji jagód i tym podobne, z którymi piszący niniejsze spotkał się przed ćwierć wiekiem, pracując w Laboratorium Bakteriologicznym Politechniki w Delft w Holandii. Nie zostały u nas jeszcze dotychczas wprowadzone w użycie, bo chociaż niezbyt skomplikowane, wymagają jednak nakładu czasu, pracy itd. Regulując trawienie i dezynfekując organizm, czarne jagody tym samym przeciwdziałają rozwojowi raka. Koniec cytatu i koniec rozdziału. Rozdział 20. Kozłek lekarski Valeriana officinalis Kwitnie Od czerwca do sierpnia Zbiera się Tylko korzenie we wrześniu i październiku Gdy roślina ma już dwa lata Otrząsa z ziemi Myje czysto Nawleka na sznurki Rozwiesza i suszy w przewiewnym miejscu Składniki Olejek Walerianowy Lotny kwas walerianowy guma gorzknik żywiczny skrobia fosforan potasu szczawian wapnia leczy cierpienia nerwowe kurcze konwulsje osłabienie serca choroby kobiece histerie migrenę, hipochondrie bezsenność zawroty głowy omdlenia i różne dolegliwości podczas ciąży Dawkowanie na parz korzenia, łyżeczkę od herbaty na jedną szklankę wody, krótko zagotować, pić gorące. Tynkture wieczorem, 20 do 50 kropli na jedną czwartą szklanki dobrze ciepłej wody. Tynkture walerianową najlepiej przyrządzić sobie samemu w następujący sposób: korzonki waleriany, kozułka utrzeć na proszek. Wziąć na każdy gram proszku 4 gramy mocnego wina, szary, moczyć przez 10 do 14 dni, przecedzić, zlać do butelki i dobrze zakorkować. Astrologicznie przynależy pody Mars i Merkury. Jest to roślina trwała, rosnąca dziko na wilgotnych i błotnistych miejscach całej Europy północnej Azji i Japonii z wyłączeniem terenów kwaśnych, torfiastych. Z zamiłowaniem uprawiana w ogrodach dla dużego zysku wynikającego z olbrzymiego zapotrzebowania waleriany w medycynie. Uprawą walerianym zajmuje się Holandia, Niemcy, Anglia i część Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W stanie dzikim posiada nikły korzeń, jedyną użytkową część rośliny, natomiast wysoką, do jednego metra dochodzącą łodygę. W kulturze ogrodowej dorasta zaledwie do 60-70 cm wysokości, natomiast korzeń, podobny do kikuta, rozrasta się na podobieństwo dużego kropidła i tworzy ogromne karpy. Łodygę posiada prostą, zieloną, pustą karbowaną, Liście na przemian ległe, pierzaste, w liczbie od czterech do jedenastu, z lancetowatemi listkami, grubo ząbkowane lub brzegi. Kwiaty białe, często różowe, o koronie wciętej pięciokrotnie. Kielich z początku nikły, zamienia się na wierzchołku nasienia w pióropusz dziesięciopromienisty. Owoc podługowaty, brunatnawy orzeszek. Smak korzenny, ostry, gorzkawy. Cała roślina nie ma zapachu. Dopiero wysuszony korzeń posiada wonię niemiłą, podobną do kociego moczu. Pilnować należy przed kotami, które ciągną do tego ziela i lubią zanieczyszczać korzeń. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa valere – być zdrowym. Co już samo mówi za siebie i o właściwościach rośliny. Podczas wojny światowej Waleriana była stosowana tak ogólnie i szeroko, że w Niemczech uprawą kozu Galekarskiego zajmowało się Ministerstwo Wojny prowadząc plantację tej rośliny we własnym zarządzie. Wewnętrznie stosuje się wywar, proszek lub nalewkę walerianową w kurczach żołądka osłabieniu nerwów, padaczce, histerii, śledzionnictwie, gorączce i osłabieniu serca. Migrenę i bezsenność leczy nalewka walerianowa, zażywana w pierwszym wypadku dwa, trzy razy dziennie po dwadzieścia do czterdziestu kropel na jedną czwartą szklankę ciepłej wody. Natomiast na bezsenność należy zażyć przed spaniem 30 do 50 kropli lub szklankę naparu, który przyrządza się w ten sposób, że grubo potłuczony korzeń, 5 gram, zalewa się wrzątkiem, dobrze nakrywa, pozostawiając w ciepłym miejscu, ale nie na ogniu, 20 do 30 minut. Po czym przecedzić i wypić. W wypadkach bólów macicznych, epilepsji, ataków histerycznych, upadku sił, jako następstwie ciężkich chorób, np. tyfusu, zapalenia płuc i tym podobnych, należy prócz herbaty stosować także i wlewki z waleriany. Napar do irygacji i lewatyw zaparza się dwa, trzy razy silniejszy. Zbyt długie używanie waleriany oddziaływa ujemnie na procesy trawienia, dlatego należy stosować ją z przerwami. Dr. Flamm zaleca w migrenach, osłabieniach serca i tym podobnych mieszankę z następujących ziół. Waleriany 30 g, melisy 20 g, lawendy 30 g, rumianku 20 g. Łyżkę tej mieszanki zaparzać na jedną szklankę wody i pić jeden do dwóch razy dziennie po małej filiżance. Jan Biegański zaleca do naparów dodawać także przetacznika, krwawnika, lebiotki, o ile lekarstwo ma być podawane osobom zdenerwowanym, zapadającym w nadmierną lękliwość, nadczułość lub posępność. Do wlewek poleca się raczej dodatek z rumianku i mięt lub rumianku i melisy. Z doskonałym skutkiem stosuje się walerianę przy omdleniach w celu pobudzenia czynności serca oraz przy różnych chorobach kobiecych i dolegliwościach w okresie ciąży. Ksiądz Knajp pisze, cytat, korzeń kozłka uśmierza dolegliwości głowy i usuwa kurcze zupełnie jak ruta, Działa w obu słabościach skutecznie, gdyż główną ich przyczynę to jest gazy wypędza. Koniec cytatu. Według doktora Czarnowskiego nastój z korzenia najlepiej robić na chłodno, zalewając około 60 gram litrem wody. Używa się co dwie godziny jedną łyżkę. Proszku daje się 4 do 8 gramów na dzień, dzieląc na 4 dawki każdą po 1 do 2 gram. Robiąc herbatę nie należy gotować korzonków zbyt długo, daje im się moczyć 25 do 30 minut, po czym zalewa. Zewnętrznie używa się nastoju kozłkowego do uśmierzających wlewek. Stosuje się również wlewki przeciw robakom. Dla wzmocnienia osłabionego wzroku kładzie się na powieki nieco utartego, świeżego korzenia. Można też przemywać oczy herbatą kozółkową. Olejek kozułkowy używany jest przy kurczach mięśni. Koniec cytatu. Syreniusz podkreśla wartość waleriany w rozlicznych chorobach, a to w kaszlu, dychawicy, zaflegmieniu, w boku, zatrzymaniu moczu lub regularności u kobiet. Cytat: Wątrobę, śledziony, przechody moczu, nerki, pęcherz zamulony i zatkany otwiera, piasek i kamień moczem wywodzi, żółtą chorobę spędza, ważąc go i pijąc, albo święć luta prochu jego zażywając. Koniec cytatu. Doktor Lypa podaje: Pod wpływem intraktu. 20 do względnie PD względnie wyciągu płynnego 1 do pięciu PD lub jeden do trzech PD następuje zwolnienie rytmu serca, obniżenie ciśnienia naczyniowego, wzmożenie energii skurczu mięśnia sercowego, jednocześnie z obniżeniem napięcia, zostaje złagodzone podrażnienie nerwowe pochodzenia ośrodkowego. Jest to lekarstwo par excellence przeciwko histerii i stanom nadwrażliwości ustroju nerwowego, a także pobudliwości sercowo-naczyniowej. Z innych, mniej znanych postaci kozuka lekarskiego bardzo przyjemną dla pacjenta jest zimna herbatka walerianowa, czyli maceracja waleriany. 10 g na szklankę wody pozostawić na 6 do 8 godzin. Dla poprawienia smaku... Można dodać do tego odrobinę liści zdjętym. Koniec cytatu. Jak z powyższego widzimy, sama nazwa mówiąca już o zdrowiu, walerem, być zdrowym, nie była niesłuszną, gdyż ziele to posiada tyle nadzwyczajnych właściwości, że zasługuje na jak najszczersze rozpowszechnienie i stosowanie. Rozdział 21. Tysiącznik zwyczajny, centuria erytra centarium. Kwitnie w lipcu i sierpniu. Zbiera się w lipcu i sierpniu, składniki gorzknik wyciągowy, żywica, glukozydy, wosk, substancja krystaliczna, potas, saletra. Leczy. Herbata z tysiącznika działa wiatropędnie, usuwa niezdrowe kwasy, gasi zgagę, wzmacnia żołądek, działa korzystnie na nerki, wątrobę i żółć. Środek podniecający apetyt i pobudzający narządy trawienia. Dawkowanie. 15 do 30 gram na litr wody, pić po filiżance rano i wieczór. Zmieszany z piołunem i miodem, rychło uśmierza koklusz. Dla dzieci jedną łyżeczkę herbaty co godzinę, dla dorosłych jedną łyżeczkę herbaty co pół godziny. Przy niezdrowej cerze, w żodach robiących lub tym podobnych, pić wywar zmieszany z szałwią, pół na pół, trzy razy dziennie jedną filiżankę. Niektórzy lekarze polecają zamiast herbaty tynkturę, trzy razy dziennie po 20 kropli. Astrologicznie przynależy pod słońce. I Wenus Centuria, zwana także tysiącznikiem, rośnie na łąkach, pastwiskach, leśnych polanach i pagórkach w miejscach słonecznych i wilgotnych. Niewielka roślina dochodząca do 45 cm wysokości. Liście odziomkowe, ułożone w różyczkę, łopatkowate, ku górze zwężające się w lancetowate. Kwiaty różowe, o długiej, białawej, zwężonej ku górze rurce i pięciu płatkach, które otwierają się tylko przed południem. Smak ziela, silnie gorzki, bez zapachu. Tysiącznik znany jest w lecznictwie od bardzo dawna. Wspomina o nim w starożytności Dioscorides, Largus, Pliniusz. Medycyna ludowa posługiwała się tysiącznikiem w chorobach bardzo licznych. Kobiety uważały to ziele za niezastąpiony środek w wypadkach zatrzymania menstruacji, nakolki, uparte bóle głowy, wyrzuty skórne liszaje i wysypki. Picie herbaty z centurii dawało piękną i czystą cerę, to też każda z pań starała się posiadać w swoich zapasach domowych wiązankę tego ziela. Zalety tej herbaty podnosiła do mieszka miodu, który nie tylko łagodził zbytnią gorycz ziela, ale swymi właściwościami wzmacniał działanie tysiącznika. W gorączkach, w zaflegmieniach, w katarach herbata z centurii przynosi wybitną ulgę. To samo w bólach żołądka, zgadze, złym trawieniu, braku apetytu, migrenie i anemii. Ksiądz Knajp zalecają na nerki, wątrobę, żółtaczkę, na kaszel z miodem, a zwłaszcza na robaki. W tym wypadku należy pić herbatę gorzką, bo właśnie wszelka słodycz stanowi w cudzysłowie przysmak dla robaków. Herbata z centurii, jak pisze ten wielki uzdrowiciel, wyprowadza z żołądka wiatry, wypędza niezdrowe i nieużyteczne kwasy. Wzmacnia i poprawia soki żołądka, działa korzystnie na nerki i wątrobę. Jest ona najlepszym środkiem na zgagę, pieczenie w żołądku, w zaflegmieniu piersi i nerek, w krwotokach i krwiopluciu. Stosował ksiądz Knajp herbatę z centurii i skrzypu w równych częściach. Wywar ten polecał pić co dwie godziny po łyżeczce stołowej. Dr Breyer pisze, cytat Nastój spokrajanej i moczonej w wodzie century wzmacnia żołądek i kiszki, rozrzedza flegmę, zatkane wnętrzności dzielnie usuwa, febry leczy, wznieca poty, apetyt przywraca, pobudza trawienie, morzy robaki. Służy także na kaszel, katary i towarzyszące im objawy, jako to bóle głowy, łamanie po kościach podobne. Dziarkowski, którego wspomina Breyer, nie zaleca podawania centurii ludziom, w cudzysłowie o konstytucji krwistej, chyba że w bardzo małej ilości, natomiast bardzo poleca dawać ją flegmatycznym i anemicznym, cytat, gdzie wzmacnia nerwy, pobudza naczynia krwionośnej do dzielniejszego działania, przez co krew prędzej krąży. Koniec cytatu. Syreniusz zaleca centurję na chorobę oczu, sok zmieszany z miodem na oczy przykładać. W ten sposób zaćmienie oczu odpędza. Ponadto zaleca, cytat. Sok pity nerwom i żyłom jest lekarstwem, przeto paraliżom, trzęsieniu członków i innym chorobom od nerwów pochodzących sok pijąc jest użyteczny, albowiem wywodzi, wychędarze i wysusza te materie albo wilgotności, z których takowe i inne choroby pochodzą. Wątrobie zatkanej i twardej, śledzionie zatwardziałej jest wielkim, a osobliwym lekarstwem, tak z wierzchu przykładając albo polewkę, albo sok jej pijąc. Ponadto glisty z żywota wypędza, proch startą na pył centurie z miodem pijąc, a sokiem koło pępka marząc, albo roztarłszy liście na pępek przykładać. Piegi, wargi i inne zmazy z twarzy polewką jej często się umywając, ściera i ciało piękniejsze czyni. Chorobę miesięczną pobudza polewka zważonego ziela, strunkiem ją używając. Bolenie brzucha uśmierza, proch z centurii z winem ciepło pijąc. Bolenie macicy i łona niewiściego uśmierza, purguje i żywot czyści. Tak wiele i rozmaitych to ziółko ma w sobie, że Galenus całe księgi o nim pisał. Zbytnie jej używanie szkodzi paniom brzemiennym. Płód z żywota wyrzuca. Koniec cytatu i koniec rozdziału. Rozdział dwudziesty drugi. Macierzanka Tymus serpillum kwitnie od czerwca do września, zbiera się od czerwca do sierpnia całe gałązeczki zielone wraz z kwiatem. Składniki. Oleje klotny, kwas garbnikowy, skrobia, substancja mydlna, gorzknik wyciągowy, tymol. Leczy cierpienia wątroby, śledziony, nerek, założenia w trawieniu, wzdęcia, kurcze żołądka, kokluż, astmę oraz odflegmia płuca. Zewnętrznie. Obmywania i kąpiele działają krzepiąco i wzmacniają nerwy. Olejek macierzonkowy leczy zwichnięcia i stłuczenia, porażenia, gościec i bóle reumatyczne. Dawkowanie. 5 do 15 gram ziela zaparza się w litrze wody albo łyżeczkę od herbaty na szklankę wrzątku. Herbatę dobrze ciepłą pije się dwa razy dziennie po filiżance. Inne podano w tekście. Astrologicznie przynależy pod Wenus i Słońce względnie Merkury. Macierzankę znają niemal wszyscy. Pospolity ten krzew dorastający 10 do 30 cm wysokości odznacza się przede wszystkim miłym, zdrowym zapachem. Korzenie posiada rozgałęzione pędy czołgające się po ziemi, listeczki drobne, zielone, jajowate, cało-brzegie. Kwiaty różowawe, czasem białawe lub lila, tworzą małe, gronowate skupienia lub główki. Smak cierpki, korzenny. Rośnie na miejscach suchych, piaszczystych, nasłonecznionych, na drogach i miedzach, w mniejszych lub większych kępkach. Zbierać należy same gałązki w czasie kwitnienia, gdy roślina jest w pełni rozwoju suszyć w cienistych, przewiewnych miejscach, przechowywać sucho i w zamknięciu, aby nie straciła aromatu. Użytek z macierzanki jest wielorakim. Znana była ta roślina od najdawniejszych czasów. Mówili o niej Paracelsus i Dioscorides, Plinius i święta Hildegarda. W dawnych czasach poświęcano ją bogini Freji, Chrześcijaństwo zwało ją zielem Madonny dla skromnego wyglądu, a wspaniałego zapachu i niezwykłych właściwości leczniczych. Mała, niepozorna ta roślinka, dziwnie pokorna i niewidoczna pośród innych wspaniałych przedstawicieli świata flory, a jakże miła i dobroczynna w działaniu. Jest to ziela o niewykorzystanych jeszcze właściwościach. Zazwyczaj używają jej tylko do kąpieli dla dzieci anemicznych i skrofulicznych oraz zołzowatych. W tym celu gotuje się ziele w woreczku, który się potem kilkakrotnie wyciska, albo też wodę z wygotowaną macierzanką cedi się wprost do wanny przez rzadkie płótno lub sitko odpowiednio gęste. Natomiast mniej używaną jest macierzanka jako napar w schorzeniach narządów trawiennych, w zdęciach, cierpieniach wątroby, śledziony i nerek, w kurczach żołądkowych lub kokluszu. Doktor Flam zaznacza, że emulsje, wyciągi z macierzanki uznaje nawet oficjalna medycyna jako znakomity środek przeciwko podagrze, reumatyzmowi i ischiasowi. W tym celu zalewa się trzy, cztery garście posiekanej macierzanki połową litra wódki. 45% i moczy kilka dni. Wyciągiem tym naciera się bolejące i obrzmiałe chore członki. Doktor Müller podaje przepis kąpieleń macierzankowej. Bierze się dwie pełne dłonie macierzanki, tyleż samo lulka pospolitego, zalewa się połową litra wody, gotuje pół godziny, po czym ten napar cedzi się i wlewa jak poprzednio do kąpieli. Przemrożone ręce lub stopy dobrze jest moczyć w powyższym gorącym wywarze około pół godziny, po czym nie wycierając, pozostawić do osuszenia. Jeżeli zabieg ten jest powtórzony przez kilka wieczorów z rzędu, wyleczenie jest pewne. Herbata z macierzanki usuwa bóle głowy, zwłaszcza gdy powstają na tle zaburzeń żołądkowych, jeżeli ból zębów spowodowany jest reumatyzmem, dobrze jest brać naparzania twarzy gorącą parą z gotującej się macierzanki, przykryć głowę szalem lub gęstym płótnem, po czym nachylić się twarzą nad gorącą parą. Również dobrze jest trzymać w ustach gorący wywar z macierzanki. Macierzanka gotowana w białym winie znakomicie leczy astmę, a w najgorszym razie przynosi dużą ulgę chorem. Godną polecenia jest następująca mieszanka: dwie części marzanki wodnej, tyleż liści poziomki i jeżyny, jedną część macierzanki zmieszać razem i herbatę z tych ziół pić rano i wieczorem. Czyści ona krew, uspokaja nerwy i reguluje trawienie. Wyciągi na spirytusie lub oliwie szlachetnej czynione z macierzanki są według starych zapisków ziołoleczniczych leczniczych doskonałym środkiem na wyżej wspomniany reumatyzm oraz paraliż, okulawienie, drżenie członków i wszelkie nerwowe osłabienia. Należy w tym celu wcierać wyciąg macierzankowy w dotknięte chorobą członki. Zewnętrznie godną jest jeszcze polecenia macierzanka do mycia głowy. Znakomicie wzmacnia cebulki włosów, usuwa łupież i konserwuje włosy. W domowym gospodarstwie, macierzanka ma duże zastosowanie w hodobli drobiu. Podkładana pod gniazda kur, usuwa pasożyty i wszy. Małe indyczęta, tak trudne do chowu, Wzmacniają się wybitnie, jeżeli siedzą na podściółce z macierzanki, którą trzeba jednak codziennie zmieniać na świeżą. Doktor Chromus podaje przepis na przyrządzenie wyskoku macierzankowego, który z powodzeniem stosowany jest do wcierań jako dodatek do aromatycznych kąpieli. Macierzanki 5 gram, spirytusu 19, macierzanki 5 g. Spiritusu 90% 15 gram, wody 10 gram. Pozostawić przez 24 godziny, po czym zlać do osobnej flaszki i używać w miarę potrzeby. O macierzance pisze Anna Potocka, cytat Macierzanka wyborną jest na kaszel, wilgotną astmę i koklusz, zwłaszcza zmieszana z podbiałem i bluszczykiem przyziemnym, Zalecają ją także w chorobach żołądkowych jako środek wzmacniający, przyspieszający przemiany materii, pobudzający czynność skóry i innych narządów. Herbata z macierzanki działa skutecznie w ostrem zatruciu alkoholem i usuwa z tejże przyczyny powstałe bóle głowy. Działa także dobrze w krwiopluciach, w zatrzymaniu regularności i przeciw robakom. W krwotoku nosowym zażywają sproszkowaną macierzankę na sposób tabaki z dobrym wynikiem. Kąpiele z macierzanki wzmacniają nerwy i skórę i działają nader skutecznie w skrofułach, krzywicy, osłabieniu ogólnem i reumatyzmie. Koniec cytatu i koniec rozdziału. Rozdział 23. Józefek, Lekarski chyzopus officinalis. Kwitnie w czerwcu i lipcu. Zbiera się w lipcu i sierpniu w czasie kwitnienia, scinając jedną trzecią wysokości rośliny. Suszy się w cieniu, rozkładając ziele cienko, najlepiej w miejscu przewiewnym. Przechowywać w szczelnie zamkniętych naczyniach, aby ziele nie wywietrzało. Składniki. Żywica, ciała białkowate, gorzknik, olej tłusty, cukier, garbnik, chyzopina i dużo olejku lotnego, który według doktora Lypy, rozrzedza wydzielinę gruczołów oskrzelowych i nawet podrażnia do pewnego stopnia śluzówkę dróg oddechowych. Leczy katary płuc, kaszle, zaflegmienia, astmę, suchoty, reumatyzm. Zewnętrznie stosuje się do przemywania i okładów na oczy lub do płukania gardła, poza tym wchodzi w skład kąpieli aromatycznych z rumiankiem, melisą i macierzanką. Dawkowanie: w naparze z liści i czubków 8-15 do g na litr wody, dodać miodu i pić w ciągu dnia łykami. Stosowanie naparów względnie nalewki wyskokowej w chorobach połączonych z gorączką wskazane jest według doktora lipy dopiero po ustaleniu objawów zapalnych. Badania Kadeka i Meniera stwierdziły właściwości epileptogenne olejku wyciągowego, podobnie do wyciągu piołunu, wobec tego stosowanie hezopu w większej ilości nie jest wskazane. Astrologicznie przynależy pod Księżyc i Jowisz. Chyzop Jest to podkrzew dorastający od 3 do 45 cm, a nawet do 60 cm wysokości. U nasady przeważnie bardzo rozgałęziony, nagi albo krótko owłosiony. Posiadaliście krótko ogonkowem, całobrzegiem, równoważkie albo lancetowate, dosyć mięsistym, gruczołowato kropkowane Kwiaty dość duże zebrane są w półokółki siedzące o trzech do siedmiu kwiatach, zwarte wyrastające w kątach liścia, tworzące pozorne niemal jednostronne kłosy. Korona jest błękitna, rzadziej różowa lub biała. Cała roślina posiada miły aromatyczny zapach. Rośnie dziko na obszarze śródziemnomorskim oraz w Azji Centralnej. Często bywa hodowany w ogródkach kwiatowych oraz uprawianych dla celów lekarskich. W oficjalnym lecznictwie kwitnące ziele hyzopu prawie nie posiada zastosowania. Większe zastosowanie natomiast znajduje ono w lecznictwie ludowym. I tak stosują go w żółtaczce, wodnej puchlinie, skrofułach i w różnych chorobach na kamienie. Zewnętrznie używa się herbaty z hyzopu do płukania gardła w zapaleniach z dodatkiem miodu. Cytat. Gdy dziąsła bolą, obierają lub gdy z ust cuchnie, płukać je odwarem Józefka. Razem z szałwią i bożem drzewkiem używają go do robienia okładów w razie oczyszczenia biegunki. Kadzą nim bydło wraz z innym zielem. Seweryn udziela. Koniec cytatu. Hyzop gotowany w winie z domieszką nasion kopru włoskiego uśmierza bóle żołądka i kiszek. Odwar Hyzopu i korzeni piwoni działa skutecznie w padaczce. Suszonego ziela Hyzopu używają w chorobach szumów w uszach, przy czym zrzucają ziele na żarzący węgiel, a dym wprowadzają do uszu za pomocą lejka. Członki porażone od uderzenia należy nacierać olejem, w którym poprzednio moczono na słońcu kwiaty i liście Hyzopu zalecają go również w zwykłym katarze nosowym. W starych zielnikach zalecają hyzop dosypywać sproszkowany do pokarmów, ma to działać kosmetycznie, dając piękną cerę i zabezpieczając przed w cudzysłowie rozlaniem się muskułów twarzy. U doktora Müllera znajdujemy receptę, w skład której wchodzi hyzopa, która okazała się pono zbawienna w wypadkach ciężkich schorzeń płuc i krwotoków, tak upartych, że lekarze odstępowali już chorych, podajemy ją w całości. jedna czwarta litra wywaru z hyzopu, 1,4 litra czystego miodu, rzepiku i podbiału po pełnej garści, jedną gałązkę ruty, brunatnego cukru lodowatego lukrencji łamanej, jeleniego rogu naskrobanego, każdego po 60 gram, rozgnieconego nasienia anyżowego 30 gram, pokrajanych fik i obranych rodzynków po 120 gram, dać z czwartej litra wody do garnka, postawić na słabym ogniu i zostawić aż się wygotuje do połowy, następnie wycisnąć przez zelnianą chustę, Ostudzone wlać do flaszki i zakorkować. Z tej porcji bierze się rano, po południu i wieczór przed spaniem 4 do 5 pełnych łyżek. Pozostałą z wyciśnięcia mieszankę zalewa się ponownie wodą i utrzymuje w ten sposób doskonały napój, którym chorzy gasić mogą pragnienie. Rozdział 24. Belica piołun, Artemisia absyntium. Kwitnie od lipca do września. Zbierać zanim liście stwardnieją, a gdy zakwitnie, wtedy odejmuje się rozgałęzienia z kwiatem, łodygi zaś grubsze odrzuca. Właściwie obydwa zbiory powinny być zmieszane razem i dopiero skrajane. Suche ziele należy przechowywać w suchym miejscu i w naczyniu zamkniętym. Składniki olejek lotny, gorzka żywica, absyntyna, białko, saletra, sole, zwłaszcza potas, który dawniej wydobywano z popiołów tej rośliny i z tego powodu nazywano sal absinti, dlatego to pion rośnie tak bujnie na zgliszczach i śmietnikach. Leczy różne dolegliwości żołądka, ułatwia trawienie. Usuwa zły zapach z ust pochodzący z żołądka, cierpienia wątroby, płuc i śledziony, zapalenie ucz, febrę, wodną puchlinę, zimnicę i podagrę. Jest środkiem przeciwgnilnym, truje robaki. W małych dawkach powiększa, w dużych zaś zmniejsza ciśnienie krwi, leczy także neuroastenię i epilepsję. Astrologicznie przynależy pod Mars i Merkury. Dawkowanie jako herbaty jedną łyżkę ziół na jedną filiżankę wody, podawać co pół godziny dwie łyżeczki lub jeden łyk, albo też 15 do pół godziny przed jedzeniem odpowiednią większą dawkę. W proszku który się sporządza z wysuszonych liści i kwiatów, zaleca się szczególnie w chorobach wątroby i żołądka. Dziennie raz na koniec noża dawać do potraw lub też wziąć w opłatku. Tenże proszek wskazany jest dla anemicznych. Jako tynktury kwiaty piołunu nastawia się na wódce. Jest to doskonały środek dla wzmocnienia żołądka. Bierze się dowoli od 50 do 60 kropli lub dwie łyżeczki od herbaty. Kto cierpi często na różne dolegliwości żołądkowe, powinien stale mieć przy sobie flaszeczkę z tą tynkturą, szczególnie w podróży. Przy nadmiernym chudnięciu brać jej rano 25 do 30 kropli, a wieczór 25 do 30 kropli podobnej tynktury z głogu. Jako najlepszy środek na wzmocnienie żołądka zaleca się tynkturę z mieszaniny piołunu, arniki, rumianku, szałwi, tysiącznika, zgnieconego jałowca, kopru włoskiego. Z każdego po 5 gramów nastawić na 1,5 litra wódki, zażywać po jednej łyżce herbaty albo 25-30 kropli na cukier. Środek ten jest także bardzo dobry w zaziębieniach. Nadużywanie piołunu sprowadza niepożądane skutki. Większe dawki mogą spowodować omdlenia, zawroty lub ból głowy, a nawet zapalenie nerek. Bylica piołun rośnie wszędzie przy drogach, na usypiskach, gruzach, najchętniej tam, gdzie w ziemi znajduje się potas. Na ziemi tłustej i uprawnej wyrodnieje i traci gorycz zapach. Korzeń rozgałęziony, zdrewniały. Łodyga okrągła, prosta, dochodząca do 80 cm wysokości, gałęzista. Liście pierzaste, białawe. Dolne podwójnie pierzaste, górne pojedynczo pierzaste. Jedwabisto o lancetowatych odcinkach. Kwiaty drobne, zielonawo-żółtawe, w kłoski pomiędzy liśćmi skupione. Smak ma bardzo gorzki, zapach mocny. Porzenny. W lecznictwie używa się tylko odwaru z ziela lub sproszkowanych liści, ponadto olejków i wyciągów. Piołun jest znaną od niepamiętnych czasów rośliną leczniczą, lecz za mało jeszcze zbadaną i docenioną pod względem swych różnorakich własności. Wspomina już o nim Papierus Ebers, 1600 lat przed narodzinami Chrystusa, a następnie cytowani już Dioskorides, Plinius, Galenus, Paracelsus i inni. Hieronim Spiczyński, lekarz króla Zygmunta Augusta w swym zielniku z roku 1556, tak pisze, cytuję dla ilustracji dosłownie. Piołn mocz zatrzymany potężnie wywodzi, z opichem i włoskim koprem ważony, żołądek zimny rozgrzewa, Także wątrobę osłabioną posila, Chęć do jedzenia utraconą wzbudza, Bądź sok albo wódka piołnowa trunkiem używana, Bądź proch, pion sproszkowany z winem, Albo piwem, albo miodem, albo polewką jakąkolwiek, Albo z ciepłą wodą używany. Krew w żyłach poleruje, Czyści i od zagnicia i skazy zachowuje. Dychawicznym jest ratunkiem, Wolne im tchnienie czyniąc, Płuca zranione goi, oczyszczając je z lipkich, a gęstych plugawości. Czkawkę zawściąga, żółtą niemoc, żółtaczkę spędza, mocząc go albo ważąc w wodzie, a każdego dnia po kwaterce pijąc. Bedułkami jadowitymi, grzybami otrutym jest lekarstwem, pijąc go z octem, a z ciepłą wodą. Krosty po ciele sprośnej i leczy, Wziąwszy suchego i pół garści nasienia kopru włoskiego pół luta, wywodzie to ważąc i przez dni kilkanaście ciepłe pić. Zatwardziałości żywota, zatwardzenie odmiękcza, senesowymi listeczkami ważony, a strunkiem używany. Dymy i pary z wnętrzności do głowy występujące na dół tłumi, bolesne kongestie do głowy z niestrawności. Uchlinę z ciała wywodzi, sok świeżo wyrzęty, a po dobrej łyżce przez dziesięć dni na czotrunkiem używany. Wiele wilgotności złych z ciała, a zwłaszcza z wątroby i śledziono odpędza. Proch także jego miał kołtarty toszczynim, biorąc go naraz jako włoski orzech rano, a w południe na noc. Glisty w żywocie morzy i wywodzi sok z świeżego wyżęta, a naczczo po trzy łyżki używany. Można go więcej albo mniej według wieku używać. Zaćmionemu wzroku też jest ratunkiem, toż uszą, ropom ciekącym jest lekarstwem. Czwartaczkę i inne ziemnice leczy sok świeżo wyżęty po trzy łyżki naraz przed przejściem zimnicy pijąc, Jeno trzeba ciało dobrze przepurgować przedtem, wziąć na przeczyszczenie. Od molów i innych skaz szaty zachowuje, kładąc suszony w skrzynie. W porażeniu, apopleksji, ten sok pijąc jest lekarstwem najprzedniejszym. Miesięczne czyszczenie białogłowskie, zawściągnione, wzbudza i wywodzi kwintę miałko utartego piołunu pijąc. W melancholii woda zważonego piołunu jest użytecznym trunkiem. Wzrok słaby czyni bystrym tegoż soku trunkiem używając czerwoności i zapalenie oczu, także bielmo i zasłony ściera w niewpuszczony trzecie godniową febrę odpędza, piołunu garść, drugą kopru swojskiego do połowicy w kwarcie wody uważyć, a czczo i na noc po osiem łyżek ciepło pić. Smrody i cuchnienie z ust, z zębów, albo z gnicia, albo z zagniłości w żołądku odpędza, w occie go ważąc i często ciepło płucząc. Głuchotę oddala piołun w winie ważonym, parę ciepło w uszy lejkiem puszczając. Toż jego olejek czyni z olejkiem brzoskwiniowych jąder na poły zmieszany w uszy wychędożone po trzy albo cztery krople ciepło puszczany. Szumy i piski w uszach też olejek układa. Przeciw podagrze, artretyzm, reumatyzm wziąć piołunu, szałwi, ruty, jąderek orzechów włoskich, każdego pod jedną wagę, Tłuc albo w donicy ucierać i rozpuścić dobrym winem, odstęp przecedzić i tego trunku ćwierć luta codziennie używać. Kamień kruszy w nerkach w proszku albo w trunku często używany. Strupy i bąble na głowie leczym, tłuczony przykładając. Strzykanie w głowie i boleści jej uśmierzam, przetłukszy go w wodzie, uważyć i tem głowę układać. Sen też wdzięczny czyni, bolenie zębów uśmierza, parę na nie puszczając. Włosom z głowy opadającym jest ratunkiem, zbożem drzewkiem, włóg ważony, głowę tem często przemywając. Zapaleniu gardła pomocny, sokiem piołnowym ciepło płukając. oczom zapuchłym, z miodem utarty, a przykładany bywa ratunkiem. Też w winie ważąc, a parę w oczy otworzone dobrze puszczać. Glisty z małych dzieci morzy i wywodzi, W mocnej gorzałce przez noc moczony, Wtem chusteczkę we czworo zwinąwszy, Omoczyć i na pępuszek przykładać. Toż sam piołun z wołową żółcią utuc, A plastrować na pępek toż czyni. Ciężkiemu urodzeniu daje ratunek w wodzie ważony, nad którego parą siedząc otwór łona nagrzewać. Zasiwiałości, także zrazów i zbicia z miodem plastrowany rozgania. Francem i kiłom zarażone, w których krew i inne przyrodzone wilgotności są zagniłe i pokalane, piołun bywa osobliwym lekarstwem. Żeglując po morzu, womity z odmiany powietrza zastanawia w winie albo w wodzie ważony i trunkiem używany, a sam pion ważony co najcieplej na żołądek przykładany. Gdyby go kto przedtem w trunku używał, niż gdyby na morze wsiadł, takowy ujdzie clenia morskiego i womitów. Szaty pisma i księgi zachowywa od molów. od czerwotocza i od myszy, pluskwy ze ściany złoża wygubia, ważone zalewając je tą wodą, a wymywając. Albo świeży utłuc z winem sadłem i ważyć to w wodzie do zagęszczenia, a tem ułożona fugi nasmarować. Komary i inne chorobactwo z komory i gmachów wygania, z wieczora nim kadzą myszy i szczury ze spiżarni ze stodu i spichlerzu wypędza i broni im się rozmnażać zgruba przetłuczony z runem starego muru a chociaż świeżego umieszczać z wodą a w przerzeczonych miejscach dziury tem zaprawowywać Ziołom, i albo latoroślą, gąsienice, szarańcza, ani inne szkodliwe chorobactwo, ani mysza, ani kretowie szkodzić swym podjadaniem nie mogą, piłnową wódką, ogród albo i zioła pokrapiając. Także kapuste i inne ogrodowe rzeczy zachowuje od myszy, gąsienic i innego robactwa, nasienie, jakkolwiek z piołunowym sokiem moczone przez noc, a potem wsiany. Pszczoły pion precz odgania, przeto między ulami ani w pobliżu nie ma być miany. Owod z drzewa na piętrach, na spichlerzach od gnicia i skazy zachowuje, Podścielając go i często go na nim zruszając. Koniec cytatu. Wszystkie późniejsze zielniki już nam wiele nowego nie wnoszą w tej sprawie. Warto by tu jeszcze przytoczyć uwagi księdza Künzlem. Piszą on między innymi cytat: Jeśli kto jest zielony jak żaba, chudy jak topola, a codziennie ubywa go na wadze i na humorze, że nawet cienia własnego już nie widzi, ten niech spróbuje codziennie po łyżeczce piołunu co dwie godziny. Pomaga ludziom, którzy mają dużo żółci, także jeden ze starożytnych lekarzy tak pisał. Cytat Piołun jest wybornym lekarstwem dla złych, dokuczliwych białogłów, które ciało swe stale żółcią przepajają, popadając w ten sposób w różnorakie choroby. Gotowany w winie i pity na gorąco pomaga natychmiast przy wzdęciach i kolkach, i działa przy używany nieraz doskonale przeciwko wodnej puchlinie. Malarze powinni dziennie zażywać jeden do dwóch łyżeczki. Wina piołunowego, gdyż lekarstwo to usuwa z organizmu biel ołowiu, węgla ołowiu. Okłady nocne na czoło z piołunu gotowanego w occie powodują dobry sen u osób nerwowych i cierpiących na bezsenność. Jeden z lekarzy praktykujących tak pisze do księdza Künzle. Cytat. Punkt pierwszy. Dziewczynka, 3-4 letnia, zachorowała na zapalenie płuc z gorączką aż do 40 stopni. Gorączka ta pozostała po 10 dniach i przeszła w rodzaj gorączki gruźliczej. Lekarz uznał wypadek ten za nieuleczalny. Jeśli nie umrze na zapalenie płuc, to umrze na gruźlicę. Wtedy to radziłem rodzicom stosować herbatę z piołunu i to łyżeczkami co pół godziny. Po 14 dniach dziecko już było zdrowe. Miało czterokrotny apetyt i odtąd to jest od dwóch lat już zupełnie jest zdrowy. Punkt drugi. Chłopak dwuletni wyglądał bardzo źle, a jedzenie odchodziło na pół tylko strawione. Gdy chłopak miał jeszcze pół roku, oświadczył lekarz, że nie ma nadziei utrzymania go przy życiu, gdyż ma chorą wątrobę. To samo twierdził i teraz jeszcze, gdy chłopak miał już dwa lata, to jest, że jest on zupełnie nieuleczalnym i niedługo pożyje. Radziłem kurację piołunową, lecz łyżeczkami. Po czternastu dniach miał normalny apetyt i stolec, a po kilku tygodniach wyglądał doskonale. Cieszy się od trzech lat już doskonałym zdrowiem, także lekarz wyraził swe zdumienie przed rodzicami. Punkt trzeci. Anna 43-letnia, podczas periodu straciła wiele krwi i z wycieńczenia popadała często w omdlenia. Lekarz orzekł, że stan ten jest bardzo niebezpieczny, nie mogła już nawet nic jeść, wszystko oddawała, nie znosiła żadnych lekarstw, także po trzech dniach wyglądała jak nieboszczyk, to też sam również sądziłem, odwiedzając ją, że nie pożyje dłużej jak chyba jeszcze jeden dzień. Wieczorem o dziewiątej zawołano mnie, gdyż przy wymiotowaniu wystąpiły oznaki zbliżającej się śmierci. Zabrałem ze sobą piołun i poprosiłem, by ugotowano z niego herbatę, z której podałem chorej dwie łyżeczki. Skoro ją przyjęłam, powtórzyłem to samo po dwudziestu minutach. Po godzinie podałem dwie łyżeczki dobrego wina i to mogła zatrzymać, i poprawiła się nieco. Wtedy poradziłem, by herbatę podawano jej w ten sposób, to jest łyżeczkami co pół godziny, a wino co godzinę. Nad ranem mogła już wypić pół filiżanki mleka bez wymiotów, dostała apetyt. Po trzech dniach mogła znowu wybrać jedno z czterech lekarstw, które jej lekarz poradził, a po dalszych trzech dniach czuła się tak dalece na siłach, że można ją było oddać do szpitala na operację. Odtąd jest zupełnie zdrowa. Koniec cytatu. Starsi autorzy jak Albertus Magnus, Paracelsus, Taberna Montanus i inni przypisywali również piołnowi różne właściwości i tak według nich rozniecone kwiaty i korzenie są jako plaster doskonałym środkiem przeciwko podagrze. Ziele gotowane w wodzie lub winie i pite rano i wieczorem po filiżance z miodem, Odprowadza żółci śluz przez odbytnice, oczyszcza płuca, wątrobę, śledzione, nerki, pęcherz, usuwa kamienie, gorączkę żołądkową, wstrzymuje upławy krwi, przyspiesza wydalenie łożyska popołogowego. Kąpiel nóg z tej rośliny usuwa słabość w nogach. Ziele suszone i przykładane ciepło w woreczkach leczy róże. Para zgotowanych liści przywraca period, lecz według kaldszula niszczy płodność. Piołun ma także duże zastosowanie w przemyśle włóczanym przy wyrobie wermutu, absyntu i likierów. W piwowarstwie używa się go zamiast chmielu. Przy dłuższem i nadmiernym używaniu piołunu, a szczególnie tak ulubionej swego czasu w romańskich krajach wódki piołunówki zwanej absyntem, następuje pewnego rodzaju zatrucie olejkiem eterycznym, pojawiają się wypadki epileptyczne i różne cierpienia nerwowe, jak przy objawach alkoholizmu drżenie rąk, ból głowy, omdlenia i tym podobne. Rozdział 25. Rumianek pospolity Matricaria chamomilla. Kwitnie od końca maja do jesieni. Zbiera się w czasie kwitnienia, same główki kwiatów po zwiędnięciu suszyć w cieniu, w przewiewie, w temperaturze 25 do 30 stopni, przechowywać w suchym, zamkniętym naczyniu. Składniki Olejek lniany, zabarwiony błękitno, wonny, ponadto gorzknik wyciągowy, siarka, guma, cukier, wosk, tłuszcz, sole potasowe, niedokwas z żelaza i wapni. Leczy, kurcze, zwłaszcza macicy stąd nazwa matricaria od łacińskiego mater względnie matrix, matka względnie macica. Działa moczopędnie, napotnie, wiatropędnie. Zewnętrznie stosuje się do okładów, kataplazmów, przemywania ran. Mocny napar działa przeciwbólowo w migrenach i neuralgiach, zastępując do pewnego stopnia antypirynę i lektofeninę. Leclerc doradza napar względnie kwiat sproszkowany około 4 gramy na dobę, nawet w nerwobulach nerwu trójdzielnego. Działa przeciwgnilnie. Olejek rumiankowy w większych ilościach jest dość silną trucizną. Dawkowanie podano w tekście. Astrologicznie przynależy pod Wenus i Księżyc, natomiast rumian rzymski Artemis nobilis pod Słońce. Rumianek jest rośliną ogólnie znaną i obecnie nawet dość często hodowaną w ogrodach, Uprawa rumianku prowadzona racjonalnie może przynieść spore zyski hodowcom. Korzeń posiada cienki, zabarwiony brunatnawo. Łodygi proste, rozgałęzione, dorastają do 30 cm wysokości. W stanie dzikim jest nieco niższa, ale hodowana w ogrodzie przewyższa często wybujałością ową przeciętną wysokość. Liście podwójne, pierzastodzielne. Kwiaty tworzą małe koszyczki. Żółty, stoszkowany ośrodek jest wewnątrz pusty. Jest to właściwość prawdziwego rumianku. Inne rumianki posiadają owe ośrodki pełne. Każda kwiatogłówka składa się z 12 do 18 promienistych płatków, białych oraz bardzo licznych rurkowatych, żółtych języczków obrastających stożkowaty osadnik. Nasiona drobne, podłużne, gładkie, smak korzenny, goszkawy, zapach aromatyczny. Starannie zebrane i wysuszone kwiaty przypominają do złudzenia zapach jabłek. Ten właśnie zapach i puste, stoszkowane ośrodki odróżniają rumianek szlachetny od innych, bezwonnych i nieposiadających właściwości leczniczych. Rumianek należy do najstarszych leków jakie zna medycyna ludowa i oficjalna. O rumianku wspomina już Pliniusz i Dioskorides. zwłaszcza dla kobiet jest rumianek niezastąpionym lekarstwem. Wszelkie bóle i kurcze macicy śmierza herbata z rumianku, usuwa odchody popołogowe, wzbudza zatrzymaną regularność, Ponadto stosują ją z niezawodnym skutkiem na wszelkie kurcze i wzdęcia, bóle brzucha, kolki, uderzenia krwi do głowy w suchych, spazmatycznych kaszlach celem usunięcia flegmy. Herbata z rumianku leczy biegunki, kolki i parcia, działa przeciwgnilnie na zawartość kiszek, należy wówczas zaparzyć dwie łyżeczki ziela szklanką gotującej się wody i pić rano. I wieczorem zewnętrznie stosuje się napar z rumianku do płukania gardła, przemywania chorych oczu, do lewaty przy upartych zaparciach, do zmywania ran i wrzodów, do okładów na rany, obrzmienia i guzy. Materacyjki, poduszeczki z suchego, rozgrzanego rumianku pomocne są na wszelkie fluksje, bóle nerwowe i reumatyczne. Według doktora Brejera mocna herbata z rumianku działa kojąco na uparte zimnice i febry, które nawet pod wpływem chininy ustąpić nie chciały. Lekarz angielski Bridgel badał przeciwgnilne właściwości rumianku w ten sposób, że krajał kawał świeżego mięsa na trzy części, jedną z nich posypał proszkiem chininy, drugą serpentarią, a trzecią sproszkowanym rumiankiem, po kilku dniach stwierdził, że tylko mięso posypane rumiankiem wolne było od zglinizny i stosunkowo najświeższe. Dlatego też herbata z rumianku działa bardzo kojąco na wszelkie owrzodzenia kiszek i żołądka. W razie osłabienia nerwów, nadmierną pracą, bezsennością lub ogólnym wyczerpaniem szklanka naparu rumiankowego odświeża i wzmacnia. W niestrawności żołądkowej zaleca dr Breyer herbatę z rumianku celem wzbudzenia wymiotów, ale wówczas należy wypić większą ilość tej herbaty. Nowonarodzonym niemowlętom podają również herbatę z rumianku w bólach, kurczach, wzdęciach i niestrawności. Dylewu, jak podaje dr Czarnowski, zaleca mycie twarzy cztery razy tygodniowo w rumianku. Maseczka nałożona na twarz, spreparowana z żółtka miodu, oliwy i rumianku, nadaje cerze olśniewający blask, gładkość i zamyka pory. Również wywar rumianku w mleku jest skutecznym środkiem przy czyszczeniu chropowatej i popękanej skóry. Kąpiele z kwiatów rumianku wzmacniają nerwy i wywołują poty. U ciężko chorych zaleca dr Breyer zmywanie ciała herbatą z rumianku z domieszką octu. Kilkakrotny ten zabieg w ciągu dnia przynosi wybitną ulgę gorączkującym. Kąpiel z rumianku z dodatkiem soli leczy obrzmienia nóg. Jest również bardzo zalecany przy kąpielach dzieci skrofulicznych i rachitycznych bez soli oraz u osób osłabionych i anemicznych ucierpiących na reumatyzm, nerki i wodną puchlinę. Jan Biegański podaje znakomitą mieszankę na aromatyczną kąpie dla wyżej wspomnianych chorych, mianowicie zmieszać po równych częściach kwiatu rumiankowego, kłębu tatarakowego, pęczków brzozowych, ziela macierzanki, korzenia dzięglowego, główek chmielowych. Na kąpiel dla dzieci 100 gram, dla dorosłych 200 gram. Naparzyć w garnku pod nakryciem, a gdy wlać do wanny z ciepłą wodą. Tenże Biegański podaje również przepis na krople uśmierzające kurcze i boleści, tak w przewodzie pokarmowym, jak i w macicy. Ponieważ olejek rumiankowy w dużych ilościach jest trujący, przeto to proporcja tych mieszanych ziół, Olejków jest następująca: Olejku rumiankowego, eterycznego dwie krople, melisowego dwie krople, walerianowego 5 kropli, dzięglowego 1 krople, mięty pieprzowej 20 kropli, spirytusu mocnego 50 gram. Wszystko zmieszać, przyjmować po 10 kropli na łyżeczkę cukru używać przy kurczach, boleściach podczas menstruacji, przy zaziębieniu brzucha i tym podobnych. Gdyby Rumianek nie był tak pospolitym zielem, zauważa Marcin z Urzędowa, to cena jego dla swych niezwykłych właściwości przewyższałaby wszystkie znane leki, bo, cytat, Jest to ziele w każdym miejscu boleść uśmierzająca, nawet przykładając na plastrze, dlatego je zowią anodinum. Koniec cytatu. Często po pracy wytężającej wzrok, na przykład haftowaniu, szyciu lub czytaniu, powieki stają się czerwone i obrzękłe, co powtarzając się częściej, może przejść w stan chroniczny. Doskonale przeciwdziałają temu płatki, waty zamoczone w ciepłem rumianku i położone na zamkniętych oczach. Rozdział 26 Czosnek. Allium sativum. Kwitnie w lipcu i sierpniu. Zbiera się we wrześniu i październiku. Składniki. Najważniejszym składnikiem jest glukozyt alina, Dużo połączeń siarki, kwas fosforowy i witaminy A, B i C. Leczy. Olejek czosnkowy posiada wybitne własności bakteriobójcze antyseptyczne, znacznie silniejsze nawet od tzw. kwasu karbolowego i tem można tłumaczyć gojące właściwości czosnku przy wrzodach i zastarzałych ranach. Stosowanie soku zalecane jest przy czerwonce i duże brzusznym, ułatwia odflegmienie i odkaża drogi oddechowe. Stosowanie soku 20 do 50 kropli dziennie wskazane jest przy przewlekłych schorzeniach oskrzeli, zgorzeli płuc, a nawet gruźlicy płuc. Czosnek działa rozszerzająco na krwionośne naczynia i powoduje stopniowe, lecz dość wybitne obniżenie ciśnienia krwi. Leczy dusznicę bolesną, wodną puchlinę, wypędza robaki. Stosują go również przy tyfusie brzusznym, grypie, przy stanach podgrypowych, błonnicy, a ostatnio dr Roland z Karstbadu zaleca czosnek w celach ochronnych przy skłonności do schorzeń rakowych. Badania wlejkowicia ze szkoły profesor Perin w Nancy wykazały ustaloną siłę bakteriobójczą czosnku na posiewach prądków tyfusu, paratyfusu i okrężnicy na wpływie czosnku na mikroflorę Jeli Topiera Vincent stosowanie czosnku jako leku swoistego przy pewnych cierpieniach przewodu pokarmowego połączonych ze wzmożonym gniciem i biegunką. Astrologicznie przynależy pod Mars. Znana powszechnie roślina warzywna używana już w dawnych czasach jako środek przeciwko chorobom zaraźliwym Stąd też zwyczaj u wielu ludów wschodu, jak i u Żydów, jadania surowego czosnku i noszenia go przy sobie. W Tfu, Talmudzie, zalecany jest przeciwko niemocy płciowej i jako lek sprzyjający długowieczności. W starożytnym Egipcie, gdzie wiedza przyrodnicza stała na wysokim poziomie, znano roślinę tę jako cenne zioło zabezpieczające przed pomorami i wzmacniające siły. Był także rośliną ofiarną w kulcie Izydy. Również i wśród naszego ludu dochował się zwyczaj noszenia ząbków czosnku nanizanych na nitce i zawieszanych na szyi przeciwko żółtaczce i robakom. W wiekach średnich stosowano czosnek w chrypce, krwiopłciu jako okłady przy chorobach nerek, w głuchocie, epilepsji, manii, jako afrodizjakum, wykwitach skórnych, w zaburzeniach w oddawaniu uryny, czerwiowatości i gorączce. Święta Hildegarda z Bingen zalecała używanie czosnku na surowo, wygotowanie bowiem osłabia jego własności lecznicze i zapobiegawcze. Zalecała ona umiarkowane używanie czosnku, aby uniknąć zbytniego rozgrzania przezeń krwi. Hispanus, lekarz z połowy XIV wieku, twierdzi, że czosnek spożywany z rana oczyszcza i wzmaga odpluwanie, usuwa złe soki, wzmacnia apetyt. Spożywany w zbyt dłużej ilości, szkodzi oczom. Paracelsus bardzo cenił magiczne działanie czosnku i z wielkim powodzeniem stosował go również w różnych chorobach, szczególnie w grasującej wówczas dżumie również stosowanego w czasie pojawienia się w Europie cholery azjatyckiej. W zielnikach polskich XVI i XVII wieku znajdujemy o czosnku obszerne opracowania przypisywano mu tam bardzo szeroki zasięg leczenia, bez mała wszystkich chorób. Do XIX stulecia był stosowany przez medycynę oficjalną. W wieku XIX wraz z innymi lekami roślinnymi został zaniedbany i zachował się jedynie w lecznictwie ludowym. Dopiero w ostatnich latach, wraz ze zwrotem medycyny naukowej ku lecznictwu roślinnemu, również czosnek uzyskuje prawo obywatelstwa wśród naukowo opracowanych leków. W ciągu ostatnich kilkunastu lat Pojawiło się tyle prac naukowych o czosnku, składzie i własnościach, że jego wartość lecznicza nie ulega żadnej wątpliwości. W ogóle czosnek stał się dziś lekarstwem bardzo modnym. Przypisują go największe powagi lekarskie przeciw najrozmaitszym dolegliwościom. Oto co pisze w kurierze lekarskim numer 18 o czosnku i kuracjach czosnkowych dr Jan Muszyński Profesor farmakognozji Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, jeden z najwybitniejszych znawców ziół w Europie. Cytat Jedną z najdawniejszych przypraw pokarmowych ludzkości jest czosnek ogrodowy. Do najczęściej hodowanych w ogrodach botanicznych kuzynów czosnku należą cebula, por, trybulka, szalotka i rokambuł. Wszystkie gatunki posiadają przenikliwy, charakterystyczny, to znaczy czosnkowy albo cebulowy zapach, który zależy od obecności w tych roślinach swoistego olejku eterycznego. Olejki czosnkowe posiadają niezmiernie przenikliwy zapach wyczuwalny nawet przy rozcieńczeniu 1 do miliona. W nieuszkodzonej komórce czosnku lub cebuli olejku tego nie ma w stanie wolnym, lecz znajduje się on w postaci jakichś bezwonnych połączeń. Dlatego nieuszkodzona główka czosnku lub cebuli jest bezwonna i dopiero przy rozcięciu lub zmiażdżeniu i utleniającym działaniu powietrza wydziela się charakterystyczny ostry zapach. Rozkład i utlenianie odbywa się pod wpływem osobliwego fermentu. Ferment ów może być zabity przy pomocy wysokiej temperatury. Dlatego upieczony lub ugotowany w całości czosnek, por lub cebula nie wydzielają nawet po rozcięciu ostrego zapachu i można je spożywać w większych ilościach bez obawy wydzielania wokół siebie czosnkowej atmosfery. Świeży czosnek lub cebula posiadają tak wybitne działanie drażniące, że po przyłożeniu na skórę mogą wywoływać silne zaczerwienienie, a nawet pęcherze. Po upieczeniu zaś są zupełnie łagodnym środkiem stosowanym do gojenia strupów, wrzodzianek i zmiękczania odcisków. Czosnek i pokrewne mu gatunki używane są od tysiącleci jako przyprawy i używki dietetyczne, zwłaszcza przy trudnostrawnych pokarmach białkowych zwierzęcego pochodzenia – mięso, ryby, sery. Ludy południowe – Mieszkańcy krajów śródziemnomorskich wykazują większe zapotrzebowanie czosnku niż ludy północy. Masowo jadano te przyprawy w starożytnym Egipcie i Grecji, w starożytnym Rzymie najpospolitszym pożywieniem żołnierzy było tak zwane moretum, sporządzane z utartego czosnku z octem, oliwą i orzechami. Od rzymskich legionistów przyjęli tę potrawę Galowie oraz Iberowie i dotychczas można spotkać ten specjał u mieszkańców Gaskonii oraz Prowansali pod nazwą Allier od ail czosnek. Słynny pisarz francuski Huysmans nazywa pogardliwie południowców francuskich przeżuwaczami czosnku podobnie jak pisarz rzymski Horacy nazywał Greków. Zapach czosnkowy w ciągu wielu godzin po zjedzeniu go wydziela się z oddechem przez płuca, z potem przez skórę i z moczem przez nerki, dzięki czemu taki zjadacz cebuli lub czosnku staje się nieznośnym dla otoczenia. Wykwintniejsze sfery w starożytnym Rzymie w celu zamaskowania zapachu czosnku spożywały go razem ze świeżą nacią pietruszki lub... Selerów. Wszystkie najstarsze nawet dzieła lekarskie, jak również medycyna ludowa różnych narodów Europy i Azji, przypisują czosnkowi cenne i różnorodne własności lecznicze. Przede wszystkim czosnek uchodzi za doskonały środek poprawiający trawienie, dlatego czosnek i cebulę stosujemy jako przyprawę do trudno mięs, wieprzowiny, baraniny, wołominy. Na ten temat w Księdze Zdrowia z XI wieku, to znaczy Szkole Salernitańskiej, mamy następującą sentencję. Cytat Od baraniny gorsza bywa wieprzowina, pokarmem dobrym czynisz, kiedy dodasz wina, a kiedy dodasz czosnku, będzie medycyna. Narody Wschodu nawet ryby obficie przyprawiają czosnkiem lub cebulą. Ryba po grecku, ryba po żydowsku, albowiem nawet białko z ryby jest dla nich za ciężkie. Olejek czosnkowy posiada wybitne własności bakteriobójcze, antyseptyczne, znacznie silniejsze nawet od tak zwanego kwasu karbolowego. Na przykład roztwór olejku czosnkowego już w rozcieńczeniu 1 do 50 tysięcy hamuje rozwój spotykanego w naszym mielicie, lasecznika, gdy kwas karbolowy daje ten sam skutek przy rozcieńczeniu 1 do 400. Dzięki temu być może czosnek daje dobre wyniki przy gnilnej fermentacji kiszkowej, meteoryzmie, wzdęciu, uporczywych biegunkach. Z powodu, iż czosnek pobudza perystaltykę jelit stosują go również przy chronicznych zaparciach, Antyseptycznymi właściwościami olejku czosnkowego można tłumaczyć gojące własności czosnk lub cebuli przy wrzodach i zastarzałych ranach. Wydzielający się przez płuca i nerki olejek wywiera tam widoczne działanie odkażające i pobudzające sekrację, albowiem stosowano go przy zgorzeli płuc, gruźlicy rozpadowej, zastarzałych bronchitach, chorobach nerek i puchlinie wodnej. Sok czosnkowy stosowano również przy chorobach skórnych, uporczywe egzemy, trądzik, wypadanie włosów. Wspomina już o tym szkoła salernitańska, cytat: Świadczy i to, że gładkom jak dłoń łysinę, gdy natrzesz sokiem czosnku, poprawisz czuprynę. Współczesna medycyna uniwersytecka zainteresowała się sokiem czosnku stosunkowo niedawno, dopiero po Wielkiej Wojnie. Początek zrobili lekarze francuscy, stwierdzając, że czosnek działa rozszerzająco na krwionośne naczynia i powoduje stopniowe, lecz dość wybitne obniżenie ciśnienia krwi. Dlatego czosnek stał się dziś modnym lekiem przy alteriosklerozie, w niektórych postaciach astmy i kokluszu. Poza tym zaczynają go stosować przy różnorodnych zaburzeniach w trawieniu i cierpieniach płucnych. W związku z tym w ostatnich latach pojawiły się w handlu aptekarskim dziesiątki różnych przetworów czosnkowych ochrzczonych, żeby trudniej było zgadnąć różnymi fantastycznymi nazwami. Najprostszą postacią jest tak zwana nalewka czosnkowa, którą się przerządza przez nalanie jednej części utłuczonego w moździerzu czosnku części spirytusu, macerowanie przez tydzień i odsączenie wyciągu. Nalewka taka ma wygląd jasno-żółtawego płynu o wybitnym zapachu czosnkowym i z lekka szczypiącym smaku. Zażywa się ją po 10 do 25 kropel na kieliszek wody 2-3 razy dziennie. Wrażliwość różnych osób na te pozornie małe dawki czosnku waha się jednak dość znacznie, Jeden z profesorów Bieleńskiego Uniwersytetu zauważył na przykład w swojej praktyce, że ludność żydowska jest bardziej wrażliwa na działanie nalewki czosnkowej, dzięki czemu dawki 25 kropel nalewki dla Żydów okazywały się często za duże i trzeba je było redukować do 10 kropel. Zapach czosnkowy zostaje doskonale pochłaniany przez sproszkowany węgiel drzewny lub zwierzęcy. Dlatego mamy dziś w handlu różne tabletki i pastylki ze sproszkowanego węgla, nasycone nalewką czosnkową. Wyciągi czosnkowe można również pozbawić woni przy pomocy kwasu siarkowego. Dziś trudno jednak jeszcze stwierdzić z pewnością, że tego rodzaju odwonione preparaty mają działanie takie same jak świeży czosnek. Czosnek ogrodowy jest najsilniej działającym surowcem, ale działanie podobne posiada również cebula, trybulka i pory. Z powodu jednak mniejszej zawartości w nich olejków siarczkowych trzeba je zjadać w większych ilościach. Kto chce prowadzić kurację czosnkową, niech zacznie od starożymskiej przyprawy Moretum. Utrzeć jeden, dwa ząbki czosnku z solą, octem. Lub sokiem cytryny, oliwą, nasparować na chleb i zjeść. Kto chce zamaskować zapach, niech doda do tego podwójną ilość świeżo utartego seleru lub posiekanej nacis pietruszki. Zapach nalewki najlepiej maskuje lubczyk, znajdujący się w aptekach pod nazwą Radix Levisticci. Lubczyku dodaje się 1 do 5 w stosunku do wagi wziętego czosnku. Lubczyk nie jest trujący, pobudza trawienie i działa z lekka moczopędnie. Jeżeli zrobić nalewkę z pieczonego czosnku, to zapach jej bywa znacznie słabszy niż ze świeżego. Kuracje czosnkowe można również prowadzić przy pomocy cebuli, szczypiorku lub porów, przyrządzając z nich zupy i jarzyny. Przepisy na takie potrawy znajdziemy w każdym podręczniku jarskiej kuchni, na przykład w książce pani Tarnowskiej Kosowska Kuchnia Jarska. Poza różnymi gatunkami czosnku podobne olejki siarkowe zawiera roślina azjatycka smrodzieniec, ferula asafeotida. Kumorzywice tej rośliny używa się w lecznictwie pod nazwą asafetydy przy histerii oraz przy zaburzeniach w trawieniu. W Persji oraz Turkestanie asafetyda jest powszechnie używaną przyprawą do potraw mięsnych, zwłaszcza baraniny. W wiekach od XVI do XVIII używano tej przyprawy również w Europie, o czym wspomina słynny gastronom Brillant Savarin. Reasumując wyżej przytoczone wiadomości o czosnku, musimy stwierdzić, że przyprawy i używki naszych przodków, gdy zapominamy o nich lub wyrzucamy je z naszej kuchni, uporczywie wracają do nas, ale przez aptekę w postaci specyfików leczniczych. Koniec cytatu. Doktor Dawidow z północno kaukaskiego Instytutu Naukowo-Badawczego w Taganrogu. Zamieszcza w Polskiej Gazecie Lekarskiej krótkie doniesienie o wynikach stosowania czosnku u 125 chorych. Bardzo dobre były, zwłaszcza wyniki leczenia robaków u dzieci, specjalnie małych robaczków zwanych Oxiuris vermicularis, a żyjących przeważnie w kiszce odchodowej. Robaczki te wywołują, zwłaszcza w nocy, silne swędzenie kiszki odchodowej i wydostają się na pościel. Wielkość ich nie przekracza kilkunastu milimetrów. Otóż leczenie wymienionych robaków u dzieci polega na stosowaniu lewatyw z mleka. Jeden ząbek główki czosnku rozciera się w moździerzu z małą ilością wody, następnie masę tę gotuje się z jedną lub dwoma szklankami mleka w ciągu pięciu minut sączy się, po czym jeszcze ciepłą wodę stosuje się w postaci lewatywy na noc. Codziennie w ciągu dwóch, trzech tygodni. Przed lewatywą odbyt należy dokładnie zmyć rozczynem mydła Saby Vildis. Wyniki bardzo korzystne uzyskano prawie we wszystkich 75 leczonych przypadkach. Autor chwali również działanie lecznicze nalewki czosnkowej przeciw sklerozie naczyń krwionośnych 3 razy dziennie po 25 kropel w ciągu pół roku. Na 25 w ten sposób leczonych chorych Uzyskał autor w 18 przypadkach znaczną poprawę już po dwóch miesiącach leczenia. Interesujące obserwacje przeprowadził również dr Jaffe na oddziale doktora Bełkowskiego w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie. W obserwacjach swoich dotyczących 103 przypadków ograniczył się dr Jaffe do dziedziny chorób układu krwionośnego i dróg oddechowych. Stosował on wyłącznie utrwalony sok czosnku, sukulis alisativi, preparat krajowego wyrobu, bo apteki mazowieckiej z Warszawy. Do niedawna jeszcze był stosowany wyciąg spirytusowy czosnku, sposób sporządzenia i dawkowanie podaną powyżej. Higieniści jednak wykazują, że sposób ten nie zawsze jest dobry, gdyż wprowadza do organizmu duże ilości alkoholu, co może działać ujemnie, Poza tym spirytus, jak się okazało, nie rozpuszcza wszystkich części składowych czosnku, gdyż poza olejkiem czosnkowym, który jest niecałkowicie ekstraktowany przez spirytus, jeszcze i inne składniki mają znaczenie lecznicze. Nalewka na spirytusie jest zatem pozbawiona cennych fermentów surowego czosnku. To też wspomniany utrwalony sok czosnku daje według doktora Jafego rękojmie posiadania wszystkich czynnych ciał świeżej rośliny w postaci niezmienionej przez substancje dodatkowe oraz manipulacje utrwalające. O swoich doświadczeniach pisze doktor Jafe w obszernych nowinach lekarskich. Działanie soku czosnku da się według niego scharakteryzować następująco. Podaje tylko w bardzo luźnym skrócie. Cytat. Niewątpliwie pomyślny był wpływ kuracji na towarzyszące miażdżycy objawy ogólne, zależne od stwardnienia naczyń mózgowych bądź brzusznych. Bóle i zawroty głowy, bezsenność, wzdęcia, rozpieranie, gniecenie w dołku i tym podobne dolegliwości uporczywej, nie poddające się leczeniu. Stają się nad wyraz uciążliwe dla chorych i czynią z nich hipochondryków, niezdolnych do jakiegokolwiek wysiłku i pracy. Otóż w przeważającej liczbie obserwowanych przeze mnie wypadków te właśnie objawy pod wpływem kuracji czosnkowej łagodniały, sprawiając chorym podmiotową ulgę, niekiedy tak wybitną, że jak niektórzy mówili, czuli się jak odrodzeni. Poprawę chorzyci wyraźnie łączyli z kuracją czosnkową, którą nieraz później powtarzali z własnego natchnienia, bez porozumienia się z lekarzem. Znikały mroczki przed oczami, łagodniały bóle głowy, poprawiał się apetyt, u niektórych poprawiał się sen bez uciekania się do środków nasennych, a najwybitniejsza była poprawa ze strony objawów brzusznych, gniecenia. Ucisk w dołku, rozpierania stawały się rzadsze, stolce regularniejsze. Obok korzystnego wpływu na poszczególne objawy chorobowe miałem niejednokrotnie sposobność stwierdzenia tonizującego działania czosnku, wyrażającego się w ogólnym pobudzeniu, wzmożonym poczuciu siły, przypływie energii i chęci do pracy. Sok czosnkowy okazał się środkiem mającym wybitne własności kojące i łagodzące kaszel. Zwłaszcza szybko spostrzegłem poprawę przy przewlekłych nieżytach oskrzeli i tchawicy. Kilku palaczy od szeregu lat cierpiących wskutek uporczywego kaszlu doznawało tak znacznej ulgi po zastosowaniu soku czosnkowego, że preparatem tym na stale zastąpili zażywanie poprzednio środki kodeiny i dowera. Z dobrym skutkiem stosowałem sok czosnkowy w kilku przypadkach uporczywego kaszlu po przebytej grypie lub wysiękowym zapaleniu płucnej. Pod wpływem czosnku odpluwanie stawało się łatwiejsze. Łagodzący wpływ soku czosnkowego na kaszel miałem możność obserwować również w dwóch przypadkach włóknistej gruźlicy płuc o przebiegu łagodnym. Sok czosnku podawałem przeciętnie 3 razy dziennie po kropli przed jedzeniem w mleku. W wyjątkowych wypadkach dawkę tę zwiększałem do 20-25 kropli. Jeżeli zależało mi szczególnie na poprawieniu łaknienia, dawkę tę podawałem 20-30 minut przed posiłkiem. Kuracja trwała 6-8 tygodni i poprawiana była w razie potrzeby. Żadnego ubocznego działania soku czosnkowego nie stwierdziłem ani razu. Działanie tonizujące i kojące jego własności występują częstokroć tak wyraźnie, tak dużą ulgę przynoszą cierpiącym, że lek ten wart jest tego, ażeby znalazł się w leko spisie każdego lekarza praktyka. Koniec cytatu. Z powyższego, pobieżnego przeglądu piśmiennictwa dotyczącego czosnku – Widać, że dziedziny jego zastosowania są nader różnorodne oraz że pomimo sceptycznego na ogół stosunku lekarzy, ma czosnek i pośród nich zdecydowanych zwolenników, z którymi tym bardziej liczyć się wypada, że opinia ich nie jest bynajmniej gołosłowna, lecz oparta na badaniach doświadczalnych i obserwacjach klinicznych. Wypadałoby jeszcze choć w kilku słowach wspomnieć o roli, jaką odgrywa czosnek w magii. Od dawien dawna używano go przede wszystkim przeciwko czarom, urokom, różnym zaraźliwym chorobom i tym podobnym. Witali na przykład, jeszcze dziś powszechnie noszą czosnek przeciwko złemu spojrzeniu. Również na wschodzie dają dzieciom czosnek jako amulet przeciwko urokom. Wśród naszego ludu dochował się zwyczaj noszenia ząbków czosnku nanizanych na nitce przeciwko żółtaczce i glistom. Kto czytał okultystyczną powieść pod tytułem Dracula, przypomina sobie zapewne jak tam autor radził używać kwiatu czosnku jako środka ochronnego przeciwko wampirom. Jeżeli czosnku używa się powszechnie do wypędzania i niszczenia różnego rodzaju robactwa, wszy oraz myszy, kretów i tym podobnych, pisze Surya, znany współczesny lekarz-ezoteryk, dlaczegożby owa ostra woń czy też inne nieznane jeszcze dotąd nauce niewidzialne emanacje czosnku nie mogły odpędzać różnych demonów, owych niewidzialnych odpowiedników eterycznych, wspomnianych dręczycieli. Nawiasem mówiąc, dlaczegożby miała być więcej śmieszna obawa przed demonami niż przed różnymi bakcylami, wszak jedne i drugie są niewidzialne dla zwykłego oka? Dlaczegożby nie mógł jakiś niewidzialny, eteryczny i nieprzyjazny twór wywołać także choroby? I dlaczegożby nie można tworów czy istot takich odpędzać przy pomocy środków dla nich niesympatycznych? Koniec cytatu. Można zresztą nie uznawać magii ani podań ludowych, można dyskutować z wywodami Surii. Jedno jest pewne i godne uwagi, że czosnek przynosi wybitną ulgę w wielu bardzo uporczywych dolegliwościach i chroni nas przed niebezpieczeństwem przeróżnych zakażeń oraz schorzeń fizycznych. Rozdział 27. Cebula Alium Sepa. Roślina rozpowszechniona wszędzie i znana każdemu. Zawiera śluz, cukier, olej eteryczny powodujący łzawienie, siarczan alilowy, sole mineralne. Poza tym posiada jeszcze wiele nieznanych składników, których chemia nie zbadała, a które działają uzdrawiająco w rozlicznych i najrozmaitszych chorobach. Leczy Astmę. Schorzenia płuc i dróg oddechowych, bronchit, kaszel, plucie krwią, choroby gardła, żołądka i kiszek, kolki, robaki, anemie, chorenerki, kamienie żółciowe, suchoty, cukrzyce, podagrę, gościec, reumatyzm, szkorbut, febrę itd. Astrologicznie przynależy pod Mars i Saturn. Dioskorides i Pliniusz pisali o niej, Pietro Andrea Matthiolus 1563 rok poświęca cebuli długi rozdział Cebula Jest przede wszystkim znakomitym środkiem ułatwiającym odrzucanie flegmy przy wszelkim zakatarzeniu dróg oddechowych W tym celu należy cebulę upiec lub udusić z miodem rozetrzeć na miazgę i zmieszać ze szklanką gorącego mleka które należy wypić przed udaniem się na nocny spoczynek jeżeli zakatarzenie jest silniejsze, należy pozostać w łóżku i cebulę z mlekiem pić rano i wieczorem. Nawet zapalenie oskrzeli można w ten sposób usunąć niezawodnie. Doktor Breyer pisze, że, cytat: woda zakroplona z cebuli jest doskonałym środkiem rozpuszczającym żwir i kamienie w drogach moczowych. Koniec cytatu. Syreniusz podaje, że, cytat. Nacieranie sokiem z cebuli łysiejącej głowy porost włosów przywraca. Bolączki i gruczoły twarde rozmiękcza i ropę wyprowadza cebula ważona z figami, rodzynkami i plastrowana. Rzeczy w ciele tkwiące wyciąga jako kolce, trzaski, zależca, szkła i inne rzeczy. W tym celu należy ją rozgnieconą na bolące miejsce przykładać. Dzieciom przeciwko glistom dobra. Posiekać ją drobno i moczyć w wodzie codziennej przez noc, a rano tę wodę dać dzieciom pić, a jest to pewne lekarstwo. Spanie przywraca, rany i zawrzodziałości w uściech Goi z chlebem pożywana, kiłe i inne wrzody na wstydliwych członkach leczy z mąką jęczmienną plastrowana bule zębów uśmierza, sokiem z niej płucząc, albo go w uściech ciepło po tej stronie kędy bolą trzymając, liszaje suche spędza utartą nacierając. Brodawki i guzy twarde na palcach u nóg, odgniecenia i otarcia pięć z butów, cebula z solą, a z miodem przykładana leczy. Koniec cytatu. Według księdza Knajpa, cebula jest nie tylko zaprawą korzenną i pożywieniem, ale nadto środkiem leczniczym i czyszczącym. Jako przyprawa potrawy poprawia trawienie i czyni człowieka wesołym i swobodnym, nadto pędzi mocz obficie i poprawia stolec, jest więc środkiem przyspieszającym i poprawiającym trawienie. Dla domowego użytku jest cebula pożyteczną, zdrową i korzystną, można ją jednakowo szużyć także wyłącznie, jako środek lekarski w rozmaitej postaci, i tak pokrajaj cebulę drobno, ugnieć ją i wrzuć do spirytusu, a gdy nasiąknie, masz wyborną medycynę. Kto ma złe trawieniem, trapi go zatwardzenie i gazy, to niech bierze codziennie dwa lub trzy razy po dziesięć do dwunastu kropli tej nalewki. Krople te zalecam także tym, którzy mają wielkie pragnienie. Jest to zwykle objaw cukrzycy, przypomina autor, jako też i ludziom pielęgnującym chorych, którzy wystawieni są na niebezpieczeństwa nabawienia się zaraźliwych chorób. Można też gotować pokrajoną cebulę w mleku, a wtedy otrzymasz znakomity środek na ciśnienie żołądka, na kolkę i boleści brzucha. Lekarstwo to już od lat dawnych dają matki dzieciom, a zawsze z pomyślnym skutkiem. Ileż to dzieci cierpi na robaki. Dajdziesz im prędko cebulę gotowaną we wodzie albo w mleku, a ona zaraz je wypędzi, ponieważ ci nieproszeni goście znieść nie mogą zapachu z cebuli. W tym celu daje się dzieciom rano i wieczór po trzy łyżki odwaru, ale nie więcej. Cebulę można także gotować z miodem, a wówczas wyborną jest dla tych, którzy mają uciążliwość w oddawaniu moczu. Codziennie zażyć dwa lub trzy razy po 3 do 4 łyżek stołowych odwaru z cebuli z miodem, a cierpienie ustąpi. Cebula z rozmarynem ugotowana we wodzie z winem po połowie pędzi mocz jeszcze gwałtowniej. Jest także skutecznym środkiem na wodną puchlinę. Cebula z mlekiem lub miodem gotowana daje wyborną wodę na oczy. Kto ma oczy obrzmiałe lub ciekące, ten niechaj umywa codziennie oczy tym odwarem 3 do 5 razy. Zaczerwienienie i spuchnięcie znikną, wyciek wodnisty odejdzie, a oko zostanie wzmocnione. Kto doznał zgniecenia... Niechaj naciera zgniecone miejsca kilkoma kroplami soku z cebuli, a ból wkrótce ustąpi. Pieczona lub duszona pod nakryciem cebula, roztarta i przyłożona na stwardniałe guzy ropne, rozmiękcza je i wyprowadza ropę. Dokuczliwe czyraki i ropnie operowane w sposób bolesny mogą obejść się bez zabiegów chirurgicznych, jeżeli na ropny guz. Przyłożymy wyżej opisaną miazgę z cebuli. Musi ona być jeszcze gorącą. Na grubej 3-4 cm warstwie, którą nakłada się bezpośrednio na ciało, nakrywa ceratką i ciepło osłania. Już po 12-14 godzinach czy rak pęka. Cały guz wypada, pozostawiając tylko sporą dziurę w ciele, z której można wyjąć wszystkie rdzenie ropniam zupełnie bez bólu. Jeżeli Antrax jest zbyt rozrosły lub skóra na nim bardzo twarda, tak że jeden okład nie wywołał pożądanego skutku, należy powtórzyć go jeszcze raz. Cebula musi być naturalnie znowu zupełnie świeżo przyprawiona. Ponieważ posiada ona własności wybitnie dezynfekujące, przeto wywołuje rozpad chorych tkanek na zdrowym organizmie zadomowionych. Ta sama własność czyni ją pożądaną w czasie epidemii, kiedy to spożywanie cebuli chroni przed zakażeniem. Koniec cytatu. O własnościach cebuli ogrodowej pisze Jan Biegański, co następuje. Cytat. Zachorowałem na antraks. Sformował mi się na krzyżu i był rozmiarów deserowego talerza. Gdy się już zebrał, należało go przeciąć i wycisnąć. Operacja nadzwyczaj bolesna, i miało się do niej zabrać dwu lekarzy. Nóż jest bardzo sympatycznym narzędziem do krajania chleba, ale nie pociąga bynajmniej, gdy idzie o własny grzbiet, więc postanowiłem go uniknąć. Znając dezynfekacyjne i przegryzające działanie cebuli, kazałem jej upiec ogromny, głęboki talerz i po domieszaniu do niej miodu przyłożyłem całą porcję na wrzut i dobrze podwiązałem ręcznikiem. Było to wieczorem. Rano poczułem, że mi coś ciężkiego obwisa, więc odwiązałem ręcznik i okazało się, że cały antraks wyleciał. Na jego zaś miejscu pozostała ogromna i głęboka dziura z kilkunastu rdzeniami, które bez żadnego bólu dały się powyciągać. Naturalnie, zgojenie już było rzeczą łatwą, bo po przemywaniu rumiankiem i okładach plastrem melilotowym nastąpiło w ciągu dwóch tygodni. Koniec cytatu. Kurier lekarski ogłosił niedawno doświadczenia profesora doktora Lachowskiego nad leczniczymi własnościami cebuli, mianowicie cytat. Profesor dr Lachowski posiadający już duże zasługi na polu badania raka, stwierdza, że cebula może służyć do pewnego stopnia jako środek przeciwko rakowi i to nie tylko jako środek prymitywny, lecz jako środek skutecznie działający. Cebula ma duże znaczenie jako pożyteczne warzywo spożywane na surowo. Cebula użyta na surowo umożliwia racjonalne i dobre trawienie, działa uspokajająco na nerwy. Statystyka, którą zbierał profesor dr Lachowski, wykazała, że w tych krajach, gdzie się cebulę używa codziennie na surowo, rak nie jest znany. I tak na przykład nie spotkał on raka w Jugosławii i Bułgarii, jak wiadomo bowiem, wielu Bułgarów zamiast kawy na śniadanie, jak w Anglii, pół kilogramu boczku polskiego spożywa dwie duże cebule z przekąską chleba. Koniec cytatu. W starych zapiskach gospodarskich czytamy o cebuli poniższe uwagi. Cebula wyciska łzy z oczu, lecz nie z doskonałym środkiem odżywczo-leczniczym, Pełnowartościowe składniki cebuli to żelazo, krzemień, siarka, fosfor, sole wapienne, olej, dlatego powinno się jej spożywać jak najwięcej w stanie surowym. Smażona, pieczona, gotowana traci wiele składników odżywczych, wysokowartościowych. Cenili ją wielce w pradawnych wiekach Egipcjanie. Egipska cebula jest podobno najwykwintniejszą cebulą na świecie, Smak jej słodkawo mleczny. U narodów wschodnich cebula zajmuje uprzywilejowane miejsce u ludów spożywających cebulę we większej obfitości, hindusi persowie o wiele mniejszy jest procent zapadnięć na raka, zatem zamiast kiełbas i innych ciężkostrawnych środków odżywczych, czyż nie lepiej byłoby jeść na przykład na kolację młode cebulki z masłem i bułeczką? W lecznictwie domowym cebula doskonałym jest środkiem w okresie zaziębień, zwłaszcza przy bólu gardła, chrypce i katarze. Odwar z paru cebul wypijany dziennie łagodzi kaszel, powodując szybkie odflegmienie, a więc prędsze przejście tegoż. Tenże sam odwar wypijany dwa razy dziennie powoduje obniżenie gorączki. Przy silnym zaflegmieniu w początkach chorób płucnych Syrop soku cebuli działa wysoce dodatnio. Przyrządza się go w sposób następujący. Dwie duże cebule pokrajać w plasterki, zasypując dwoma łyżkami cukru mączki, po czym odstawić na noc. Sok jaki się wytworzy, pić przez dzień maleńką łyżeczką deserową, po troszku. Nie jest on miły jak każde lekarstwo, lecz bardzo dobry w skutkach. Dzieciom zwłaszcza syrop taki pomaga znakomicie, zrobiony jednakże w nieco inny sposób: pokrajać dwie cebule, zalać pół filiżanką wody z paroma łyżkami cukru, gotować przez chwilę, przecedzić i dawać w ciągu dnia łyżeczkę po trochu tak, jak daje się kosztowną miksturę z apteki. Dalsze środki lecznicze to wąchanie cebuli. Nacieranie klatki piersiowej sokiem tejże lub zmywanie przy gorączce odwarem. Jako zabieg kosmetyczny, jest sok z cebuli znakomitym środkiem na włosy, odżywiając cebulki, zapobiega wypadaniu włosów, wpływa na bujny porost, nadaje połysku. Rozdział 28. Szalwia lekarska. Salvia officinalis kwitnie w czerwcu i lipcu, zbiera się w maju i czerwcu młode liście, jak długo odrastają przed powstaniem pędów kwiatowych, suszyć należy w cieniu w miejscu przewiewnym, rozkładając cienką warstwą, po czym przechowywać w naczyniach zamkniętych. Składniki liście zawierają kamforę, olejki lotne zawierające tlen kwas gallusowy, taninę, garbnik, żywice. Wyciąg z liści jest według Lysieram trujący o mocy dwukrotnie większej od wyciągu piołnowego. Leczy. Stosowana wewnętrznie jako odwar lub sok, zapalenie gardła i migdałów oraz zapalenia śluzówki jamy ustnej zaflegmienia, cierpienia płuc różnego rodzaju, wrzody i raka żołądka, gorączkę, osłabienie nerwów, nadmierne potył, gruźlików, zanieczyszczoną krew i nieczystą cerę, podagrę i reumatyzm, cierpienia nerek, zwapnienie żył, biegunkę, kurcze i szkorbut. Zewnętrznie leczy suchy kaszel, chrypkę, zapalenie migdałów, niemiły zapach z ust, zapalenie okostnej, owrzodzenia i bolenie dziąseł, zwłaszcza po wyrwaniu zęba, katar ucz, ropiejące rany i wrzody. Dawkowanie. Jedną łyżeczkę herbaty suszonego ziela na jedną filiżankę wody zaparzyć, dziennie jedną, dwie filiżanki pić rano i wieczorem. Przeciwko potom dwie łyżeczki ziela na szklankę wody dobrze łączyć z innymi ziołami, o czym w tekście zamiast herbaty można używać także w celach leczniczych sproszkowanych liści, posypując z nimi potrawy na podobieństwo cynamonu lub pieprzu. Astrologicznie przynależy pod Jowisz i Saturn oraz według Sedira pod Barana bliźnięta, Pannę i Wodnika. Szałwia rośnie u nas dziko, ale do wewnętrznego użytku stosować należy gatunek szlachetny hodowany w ogrodach. Półkrzew dochodzący do 80 cm wysokości. Gałęzie ma czworokątne, omszone, liście lancetowate, pomarszczone, drobno karbowane, kwiaty niebieskofioletowe. Istnieją dwie odmiany szałwi. Większa, szerokolistna i mniejsza, wąskolistna. W ojczyźnie swej, w klimacie cieplejszym, szałwie należy do krzewów wiecznie zielonych. Jagody, wielkości grochu, czarne. Smak jagód słodkawo-gorzkawy. Liście o posmaku ściągająco-chłodzącym. Zapach ma miły, korzenny. Smak gorzkawo-ściągający. Zawiera żółty olejek eteryczny, który ją czyni jednym z najsilniejszych środków aromatyczno Na wschodzie używają liści szałwi w zastępstwie herbaty chińskiej, jako tak zwanej herbaty greckiej. Dziko rośnie u nas około 8 gatunków szałwi. Najwięcej znaną jest szałwia łąkowa o dużych niebieskich kwiatach, której można używać tylko do użytku zewnętrznego. Dla wielu swoich wybitnych zalet jest szałwia hodowana na wielką skalę w Niemczech, na Węgrzech, w Czechach, Francji, Danii, Grecji, Szwajcarii, Anglii i Ameryce. Na całym świecie znane jest jej dobroczynne działanie. U Pliniusza, Dioskoridesa, Galena i wielu innych lekarzy dawnych czasów stawiana jest szałwia na jednym z pierwszych miejsc. Średniowieczne zakony benedyktynów słynne były ze swoich cudownych leków. Jedną z podstawowych cudownych ingrediencji była u nich szałwia. Hieronim Spiczyński, lekarz króla Zygmunta Augusta, tak pisze o szałwi swoim zielniku z roku 1556. Cytat. Liście z latoroślami swemi ważona w trunku używanym miesięczną chorobę białogowską wzbudzają, taż polewka pita mocz nad przyrodzenie zatrzymany pędzi prędkie porodzenie czyni przeto długo i ciężko rodzonym dać pić i woniać. Włosy czarno farbuje, kładąc ją w łuk albo je sokiem jej nacierając. Rany pluga we wychędarza i goi, a krew zbytnio chodzącą zastanawia. Szałwie świeżą utuc i mieszając, a na rany przykładając, tasz suchą, miałką, tartą zasypywać dobrze. Wrzody złe, sprośne i ciało rozjadające, wymywając je wodą szałwiową albo radniej sokiem, a prochem jej zasypując, leczy i zawiera. Śwież z wstydliwych członków oddala, wywinie ją ważąc i tem je ciepło omywając. Zbytnie upławy białogłową zastanawia ważona w trunku używana. Panią brzemiennym jest bardzo użyteczna do używania, zwłaszcza liście. Także tym, którym upławy albo biegunki przypadają, które im na ten czas są bardzo niebezpieczne dla poronienia płodu grypam, Szałwie nazywał świętem zielem i nie tylko do rozmaitych chorób, ale też do rozpładzania jest użyteczna. Krwią harkającym bardzo jest użyteczna, po sześć albo siedem łyżek soku jej dając naraz pić z miodem, albowiem harkanie, plfanie i wymiotanie krwią zastanawia, ale to naczczo ma być używane z piołunem, szałwią ważona czerwoną niemoc, czerwonkę leczy tak samo czynią jedzone liście uszczknionym od wężów i bestii jadowitych jest lekarstwem pijąc, jedząc, przykładając wymywając i zasypując nią włosy opadłe i opierzchłe z parchów na głowie czyni porosłe sokiem szałwiowym często nacierając pluerzem Zapalenie opłucnej i w bokach kłóciu kaszlącym szałwia jest ratunkiem. Od wszelakiego ukąszenia broni i zachowuje, olejkiem szałwiowym ciało posmarując. Wszelkim bólom głowy, artretyce i wszelkim boleściom w łamaniu w członkach wielkiem jest ratunkiem, tak w trunku używana w wodzie ważona, jak ją naparzają. A gdyby jeszcze była ważona z lawendą, z rutą, z piwonią, z majerankiem i trunkiem, ważona tem potężniejszy daratunek. Nawet tem naparzając, w nerwach, w muskułach boleści układa, posila i z flegmistych wnętrzności wysusza. Powietrzem naruszonym, porażonym, padającej niemocy, padaczką, pustk skrzywieniu, trzęsieniu i drżeniu ciała, boleniu w plecach, łamaniu w stawach, tym wszystkim i drugim podobnym z opisanej wyżej zioły ważoną, pijąc i naparzając, osobliwym i znacznym bywa ratunkiem. Suchotnym, którzy ropą plują, jest ratunkiem czyszczącym płuca. Zawrotu głowy jest lekarstwem, wziąwszy jej ze trzy garści, piwoni liścia z kłęczem, albo radniej nasion jej dwa łuty, anyżuj i włoskiego kopru po pół łuta, bukwicy i rozmarynu po pół garści, lukrencji pół łuta, to wszystko ważyć, a pić. Żołądkowi szałwia bardzo jest użyteczna, a zwłaszcza zimnemu, bo go rozgrzewa i posila, wilgotności złe w nim traci. Chęć do jedzenia utraconą przywraca, czkawkę zastanawia, Ręce komużby by drżały, szałbie w wodzie ważyć, a pić, Dobrze też w niej polewce Ręce umywać często. Zapach wdzięczny ustom daje, Przeto dobrze ją rzuć tym, którym z ust cuchnie, Języczka migdałków na brzmieniu i spuchnieniu, Wziąć szałwi, nasienia gorczycznego, po trzy czwarte łuta i ważyć to w kwarcie wody krynicznej aż do połowicy, do tego potem przydać różnego miodu i do tego do ciepło używać, doświadczone jest lekarstwo. Język, komu by tak ociężał, żeby mu ciężko było mówić, niech weźmie szałwi. Chyzopój żytniej miętki zarówno każdego i w wodzie ważyć, a ciepło w uściech trzymać. Ciężkiemu puszczaniu moczu, ważyć ją chociaż w wodzie i łono wszystko tem naparzać, tem, że macice zaplugawioną nagrzewając, wychędarza, świeżbienie około stolca w kroku układa, wodą z szałwi tamte miejsca, zaparzając albo myją. Wzrok posila, używając jej jakimkolwiek sposobem. Chęć do jedzenia utraconą naprawia, z potrawami ważona albo potrawy nią potrząsając, albowiem żołądek zimny do jedzenia pobudza i naprawia. Koniec cytatu. W późniejszych zielnikach już niewiele nowego dowiadujemy się o szałwi, i tak według doktora Lypy, Napar względnie wino szałwiowe daje dobre rezultaty przy rozmaitego rodzaju blednicach, upadku siły i neurastenii. Szałwia według Kadeka i Mnera działa porażająco na nerwy obwodowe gruczołów potowych i tem się tłumaczy jej przeciwpotne działanie u ozdrowieńców, gruźlików i reumatyków. Wpływ ten zaczyna się dopiero po dwóch godzinach po podaniu szałwii, i działanie jej przedłuża się jeszcze o kilka dni po odstawieniu środka. Przeciwko śpiączce radzi dr Miller. Cytat. Weź Szałwi, Majeranu, bukwicy, róży polnej i kwiatu bzu z każdego po pełnej garści wysuszone zalej to jedną czwartą litra wina. I jedną czwartą litra wody i wygotuj to do jednej trzeciej w dobrze nakrytym naczyniu. Następnie wyjmij zioła i dobrze wyciśnij. Potrójnie lub poczwórnie złożone płótno zamaczaj w ciepłem wywarze i owiń głowę pacjenta. Gdy wystygnie, zamaczaj na nowo i przykładaj w ciągu kilku dni. Środek na bulgardła. Płukać często wywarem z szałwi, dodając do niego parę łyżek miodu, czyli dwie łyżki czystego miodu i jedna część dobrego octu winnego. Przy wielkich zaflegmieniach można dodać jedną łyżkę wódki. Przeciwko chrybce 45 gram szałwi gotować w połowie litra mleka, dodać trochę miodu, pić gorące. Koniec cytatu. Niektórzy lekarze zalecają wino szałwiowe zamiast wywaru, szczególnie w blednicy, neurastenii i ogólnym wyczerpaniu. Wino to sporządza się w ten sposób, że bierze się liści szałwi, garść na jeden litr wina i zawiesza się je w winie na przeciągu kilku tygodni aż nabierze smaku i zapachu szałwi. Szałwia odgrywa również poczesne miejsce w pielęgnowaniu włosów, szczególnie ciemnych. Według astrologii herbalnej powinno się zbierać szałwie w odwarze, której chcemy mieć włosy tuż przed pełnią, najlepiej w maju i czerwcu, gdy księżyc jest w wadze lub strzelcu. Jasne włosy lepiej myć w wywarze rumianku, który należy zrywać rano, gdy zioła są jeszcze zroszone, a księżyc jest w byku, raku lub lwie. Również za wcześnie siwiejące włosy należy myć w odwarze ze szalwi. Ponieważ udanie się jakiegokolwiek zabiegu zależnione jest według medycyny hermetycznej od czasu, w jakim go wykonujemy, to też i przy pielęgnowaniu włosów powinniśmy zwracać na to uwagę, a więc pielęgnacji włosów sprzyja księżyc przybywający w znakach barana, byka, bliźniąt, raka, lwa, skorpiona, wagi lub strzelca. Z tych znaków najlepszy jest baran, lew i waga. Włosy należy obcinać tylko przy księżycu przybywającym, nigdy ubywającym. Nie należy tego również czynić, gdy księżyc odbiera złe aspekty ze strony Saturna lub Słońca. Rozdział 29. Jałowiec pospolity Juniperus communis. Kwitnie w kwietniu i maju. Zbiera się w jesieni całkiem dojrzałe czarne jagody, strząsając je kijem na podścielone płachty. Oczyścić z igiełek i zanieczyszczeń i suszyć w przewiewnym miejscu. Składniki. Olejek eteryczny 1,2%, cukier 23-40%, żywica, guma, wosk, odstan potasowy, jabłeczno-kwaśny wapń, juniperyna. Leczy niedomogi żołądka, wątroby, kiszek, reguluje trawienie, czyści krew, dezynfekuje jamę ustną. Kąpiele z naparu leczą reumatyzm. Według doktora Lypy działa wybitnie moczopędnie i dlatego jest często stosowany w obrzęgach alteriosklerotycznych i cerrotyków. Astrologicznie, przynależy pod Mars i Słońce. Krzew, wyrastający czasem do kilku metrów wysokości, normalnie nie przerasta jednak wysokości człowieka, rośnie bardzo powoli. Zajmuje sobą wszystkie górzyste, piaskowe, nieurodzajne pastwiska oraz wzgórza w szpilkowych lasach zawsze zielone. Gałązki wzniesione w górę, liście szpilkowe, ostre, mocno kłujące, na końcach niebieskawo zielone. Kwiaty szyszkowe, jagody ciemnogranatowe, słodkawo-korzenne, dojrzewające w drugim roku o trzech nasionach. Smak jagód słodkawy, zapach balsamiczny. Duża zawartość cukru w jagodach daje możliwość przerabiania ich na alkohol czy wódkę wyrabianą np. w Anglii, gin i we Francji. W małych ilościach zażywane jagody pobudzają apetyt, ułatwiają trawienie. Większe dawki wywołują poty i silniejszą urynę, działając kojąco na wszelkiego rodzaju wyrzuty, upławy, cierpienia pęcherze i moczowodów, reumatyzm, gościec oraz wodną puchlinę. Po zaaplikowaniu jagód jałowcowych, mocz wydziela zapach fiołkowy, podobnie jak po terpentynie. Jako wypróbowaną kurację żołądkową, zaleca ksiądz Knajp na słaby żołądek zrzuć w pierwszym dniu cztery jagody. Zwiększając ich liczbę codziennie o jedną, aż do piętnastu, a następnie z powrotem do pięciu. Prócz tego radzi ksiądz Knajp używanie jagód jałowcowych przeciwko katarowi kiszek. Rzucie jagód jałowcowych ma chronić również przed zapaleniem gardła, defterią i kaszlem. Przeciw wspomnianym chorobom używa się jagód jałowca również w formie odwaru oraz olejku jałowcowego. Knajb zaleca picie herbaty z latorośli jałowca na przeczyszczenie krwi i przy początkach wodnej puchliny. Odwar z jagód jest znakomitym środkiem do zmywania świeżbu i innych wyrzutów skórnych. Chusty nasiąknięte parą zgotujących się jagód jałowca przyłożone na spuchliznę usuwają takową wzmacniając jednocześnie członki. Znakomitym środkiem przeciw ukąszeniu jadowitych gadów, much i ukąszeniu wściekłego psa ma być przepłukiwanie rany silnym odwarem z drzewa jałowcowego. Chcąc uchronić się przed jadowitymi gadami, muchami i mrówkami, należy w pobliżu siebie zatknąć wiechę jałowca. Ból zębów usuwa posmarowanie za uchem lub włożenia do uchy waty przepojonej mieszaniną z trzech części olejku jałowcowego, wawrzynowego i gościkowego. Według doktora Brejera, powidła jałowcowe lub herbata z jagód z mlekiem przynoszą wielką ulgę w cierpieniach pochodzących z kamieni. Tylko w puchlinie pochodzącej z choroby nerek lepiej jałowca nie używać. Ponieważ zanadto pędzi mocz i może spowodować pogorszenie. Nastój na winie, wódce lub spirytusie przynosi wielką ulgę w chorobach żołądka lub w zdęciach, można ją robić w następujący sposób. Pełną garść zgnieconego jałowca zalewa się trzema czwartymi litra spirytusu, wina lub wódki i zestawia się do naciągnięcia przez kilkanaście dni. Tynktura ta służy do jedno lub dwutygodniowej kuracji przy chorobach wątroby, zanieczyszczeniu krwi, piasku i kamieniach żółciowych osłabieniu żołądka, wzdęciach, gazach i wodnej puchlinie. Przy tej ostatniej jest specjalnie zalecana bowiem wyprowadza z organizmu stare złogi leniwych, wodnistych i śluzowatych materii, sprowadzając tym samym wydatną poprawę zdrowia. Jedna szklanka dziennie hermaty jałowcowej czyści znakomicie krew. Nacieranie tym, którą jałowcową członków zapobiega rozwojowi podagry i takową znakomicie leczy. Sok z jagód Jałowca zalecany jest przez poważnych przedstawicieli przyrodolecznictwa, osobnikom prowadzącym siedzący tryb życia. Należy rano i wieczorem zażywać po jednej łyżce tego soku. Wywarem z Jałowca Leczy się wyrzuty skórne. Znakomite jest powidełko jałowcowe, które przyrządza się w sposób następujący. Dojrzałe i zupełnie świeże jagody miażdży się, nie naruszając jednak pestek, po czym wsypuje do naczynia i nalewa tyle wody, aby jagody zostały przez nią dobrze objęte. Gotuje się pół godziny na wolnym ogniu, cedzi przez gęste płótno i resztę mocno wyciska. Wyciśnięty ekstrakt wraz ze zlanym płynem smaży się na wolnym ogniu do gęstości syropu, po czym dodaje się nieco cukru. Łyżkę tych powideł rozprowadza się dwoma łyżkami wina lub wody i zażywa po jedzeniu na noc po 2 do 4 łyżek. Mało znaną jest też kuracja jałowcowa przeciwko reumatyzmowi, podagrze i ischiasowi. W tym celu gotuje się przez trzy godziny silny wywar z jagód i świeżego krzewu jałowca. 5-6 litrów takiego wywaru wlewa się do wanny z dobrze ciepłą wodą i kąpiel gotowa. Jeżeli chory nie może opuścić łóżka, należy parę razy w ciągu dnia nacierać i zmywać go całego tym dobrze ciepłym wywarem, aż chory na tyle odzyska siły, że będzie mógł się sam kąpać. Dla wzmocnienia działania kąpieli dobrze jest domieszać do gotującego się miałowca świeżych gałązek jodły i sosny. Taka dobrze ciepła kuracyjna kąpiel trwać powinna pół godziny, po czym całe ciało należy polać zimną wodą. Ten ostatni warunek jest nieodzowny. W przeciwnym razie wyleczenie będzie tylko chwilowej dolegliwości niebawem powrócą. Surya. Podaje, że znał chorych, którzy od 3-4 lat nie podnosili się z łóżek połamania artretyzmem i reumatyzmem, a po cierpliwej i wytrwałej kuracji jałowcowej, we wyżej podany sposób, przychodzili do sił i zdrowia. Ksiądz Günzle zaleca jałowiec przy wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniach żołądka, płuc i krwi, cytat, Jałowiec czyści wszystko, co na swej drodze spotka. Koniec cytatu. Rozgrzewa on żołądek i cały organizm, dlatego w chorobach, którym towarzyszy gorączka, należy jałowca unikać. Kadzenie jałowcem ma bardzo dobroczynne działanie zawsze, a zwłaszcza w salach i izbach, w których leżą chorzy. Oczyszcza ona znakomicie powietrze i daje lepsze samopoczucie chorym. W czasie panowania epidemii kadzić się winno Jałowcem mieszkania, sale szpitalne, w ogóle wszelkie miejsca, gdzie ludzie pracują, jedzą i stykają się ze sobą. Potocka pisze cytat. Jałowiec może także służyć do okadzania mieszkania, pościeli i ubrania noszonego przez osoby chore na choroby zakaźne, np. szkarlatynę, tyfu, sospe i tym podobne, w tym celu Sypie się na rozżarzone węgle świeże lub suszone jagody i w dymie tym wiesza się owe przedmioty na pewien czas. Koń cytatu. Jagody jałowcowe moczone w wódce dają dobre krople służące na wzmocnienie żołądka i jako środek zapobiegawczy przeciwko zarazom. Równie skutecznie działa wywar jagód w wodzie. W tym celu gotuje się garść przetłuczonego jałowca w połowie litra wody pod przykryciem, aby nie ulatniały się olejki nie dłużej niż kwadrans. Otrzymany stąd brunatny płyn cedzi się i pije parę razy dziennie po pół szklanki. Jałowiec działa także dobrze w puchlinie, o ile puchlina nie pochodzi z nerek. W tym ostatnim wypadku może jałowiec tylko zaszkodzić, działając drażniąco na te organa. W tym więc wypadku należy tylko watę lub flanele napoić dymem jałowca i tem owijać napuchnięte członki. Dr. Müller podaje starą, wypróbowaną receptę przeciwko chorobom płuc i suchotom. Jedną czwartą litra rozgnieconych świeżych jagód jabłowca gotuje się w połowie litra starego wina i w jednej czwartej litra wody przez blisko pół godziny. Potem cedzi się przez czyste płótno, zlewa do flaszki i dobrze korkuje. Pije się rano na naczczo i wieczór przed spaniem po pełnej szklance owego ciepłego płynu. Kuracja nie winna trwać 3-4 tygodnie, w czasie której należy się wstrzymywać od kwaśnych potraw i jarzyń. Inny środek 6 litrów zielonych, niedojrzałych jagód jałowca miażdży się na gładką masę, dodaje tyle miodu, by powstało z tego powidło dosyć gęste, dodaje się 60 gram sproszkowanego płucnika i mieszaniny tej używa się dowolnie. Najlepiej rano, naczczo i wieczór przed spaniem po jedna do dwóch łyżki stołowej zażywać, ale potem przez jedna do trzech godzin wstrzymywać się od wszelkiego jedzenia. Na uporczywe bóle głowy. Jedną ósmą litra zmiażdżonego dobrze jałowca zalewa się octem w ilości, jaką ten jałowiec przyjmie, po czym rozgrzewa się go dobrze i włożywszy do półciennego woreczka, tak gorący, jak tylko chory wytrzymać może, przykłada się na czoło i skronie, po czym obwiązuje silnie. Zabieg można powtórzyć kilka razy, szczególnie skuteczny jest przy reumatycznych bólach głowy. Na opuchnięcie i różem w nogach kawałek płótna naciera się świeżym łojem, posypuje dokładnie sproszkowanym miałowcem i odrobiną kamfory, także sproszkowanej, po czym przykłada się ten plaster na chore miejsce. Przynosi to cierpiącemu wybitną ulgę. Jałowcowa oliwa. Na pognieconej, i dojrzały jałowiec nalać oliwy i pozostawić kilka dni, po czym zlać oliwę i jagody dobrze wycisnąć. Uśmierza bóle podagry i zębów, w tym celu, Zwilża się watę ową oliwą i przykłada w chore miejsce. W hodowli i leczeniu zwierząt domowych ma jałowiec duże i dobroczynne zastosowanie. W czasie panującej kołowacizny należy dawać owcom do paszy jałowcu i szpanu Wypłasza to owady składające jaja w nozdrzach owiec, co powoduje właśnie kołowaciznę. W czasie motylicy należy rozsypywać po oborach jałowiec i kadzić nim obory kilka razy dziennie. W medycynie ludowej znajduje jałowiec duże zastosowanie. Gałązki jałowca zakładają na ramy drzwi i okien, aby uwolnić się od czarów. W tym samym celu wieszają wianki jałowca nad łóżkami chorych oraz dzieci. Ostrej igiełki jałowca pełnią rolę gromochronów, o które rozbijają się wszelkie złe pociski naładowanych zemstą myśli. Wywar z jagód odpowiednio zażywany ma się przyczyniać do rozwoju jasnowidzenia. Jałowiec ma być także bardzo prostym środkiem sympatetycznym przeciwko brodawkom i nagniotkom, aby się ich pozbyć, należy udać się nocą, kiedy księżyca popełni ubywa, do samotnie rosnącego krzewu jabłowca, ułamać z niego tyle gałązek, ile nagniotków chciałoby się pozbyć, i pozostawić ułamane gałązki na krzewie. Po uschnięciu gałązek nagniotki znikają bez śladu. Przy tej operacji należy trzykrotnie wymówić imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, zrobić znak krzyża i odejść ze złożonymi rękoma. Rozdział 30. Dąb. Quercus Pedunculata Erhard. Kwitnie. W kwietniu i maju, równocześnie z ukazywaniem się liści, Zbiera się, Korę z dwóch trzechletnich gałązek na wiosnę, wówczas łatwo odstaje od drzewa, żołędzie w jesieni w czasie ich opadania. Suszyć w przewiewie, aby nie pleśniała, korę pokrajać drobno, dosuszać w piecu po chlebie. Składniki. Kora zawiera kwas garbnikowy i dębiankowy, kwercynę, czerwień dębową, gumę, Pektynę, żywicę miękką, trochę cukru, tłuszcz woskowaty, dużo jabłczanu wapniowego, fosforanu i talku. Żołędzie zawierają kwas dębiankowy, skrobie, kwercynę, gumę, olej przypalony, cukier. Na Narośle na liściach, tak tzw. dębianki, zawierają według doktora Lypy duży procent kwasu gallusowego. Na południu odgoryczone i sproszkowane dębianki są podstawą czuczących tureckich palamudów, względnie arabskich rakachutów. Leczy wewnętrznie używa się herbaty, skory, liści, żołędzi w upartych biegunkach, w żodach i krwotokach żołądka, nadmiernej menstruacji, w angielskiej chorobie, skrofułach, obrzmieniach śledziony, Bólach wątroby, somnambulizmie pochodzącym z histerii i innych zaburzeniach psychicznych, jak również wodnej puchlinie brzucha jako wynik schorzeń śledziony oraz chorobach dróg moczowych. Zewnętrznie, jako mocny wywar działa skutecznie przy hemoroidach i upławach, jak również leczy wołę, zapalenie gardła i dziąseł oraz pocenie się nóg. Przy dawkowaniu wewnętrznym uważać, gdyż, jak podaje dr. Lypa, główny składnik kory kwercyna, kwercytanina, kwas kwercytaninowy zbyt drażni przewód pokarmowy i często wywołuje bolesne kurcze jelit. Do odwarów dla zastosowania wewnętrznego bierze się zwykle 45 do 60 g młodej kory na 1,5 litra wody, gotuje się do połowy. I z tego bierze się 3 do pięciu razy dziennie po łyżce stołowej. Zamiast kory można wziąć 75 do 90 gram liści i postępuje się jak wyżej. Do kąpieli bierze się pół do jednego funta kory na jeden do dwóch litra wody, dobrze zagotować i wlać do kąpieli. Przeciwko krwiopluciu względnie krwawieniom żołądka i jelit stosuje się odwar skory z 30 g na 180 do 200 g wody, osłodzić cukrem, dodać ewentualnie trochę wina aromatycznego lub wody miętowej dla lepszego smaku i wypić. Astrologicznie przynależy pod Jowisz i Saturn oraz, według Sedira, pod byka i pannę. Gesman przydziela go również Marsowi. Dąb należy do drzew ogólnie znanych. Dochodzi do 40 metrów wysokości, a ruść może i ponad tysiąc lat. W celach lekarskich używa się kory, liści i żołędzi jako środków ściągających, wzmacniających i pożywnych. Wewnętrznie, jak to podano wyżej, używa się herbaty skory i liści w upartych biegunkach angielskiej chorobie, krwotokach kiszkowych i żołądkowych przy płuciu krwią w wypadkach nadmiernej regularności i w chorobach dróg moczowych. W tym celu według Galena. Należy garść liści lub sporą łyżkę ususzonej zmielonej kory gotować w półtorej litra wody aż do wyważenia połowy i pić trzy razy dziennie po łyżeczce. Prażone żołędzie, wyłuszczone, pokrajane, wyługowane, ukropem upalone i utarte, używane zamiast kawy, działają przy krzywicy i skroflach u dzieci i przy obrzękach śledziony u dorosłych. Młoda kora dębowa, gotowana według księdza knajpa, dłuższy czas, pół godziny, daje bardzo wzmacniający odwar. Ręcznik zamaczany w nim i użyty jako okład na szyję, rozpuszcza grube obrzmienia, leczy wolę, gdy nie są zbyt wielkie i stwardniałe. Jedyny środek na to usuwa gruczoły. Jako półkanka ściąga zaflegmienie w gardle, płukać co godzinę. Kto cierpi na wypadnięcie odbytnicy. Niech używa pilnie kąpieli nasiadowych z odwaru kory dębowej i od czasu do czasu weźmie lewatywę z rozcieńczonego odwaru. Niebezpieczne i najuporczywsze fistuły w odbytnicy leczy ten odwar najszybciej. Rozgniecone liście dębowe lub sproszkowana kora działają ściągająco na rany. Odleżałe miejsca u ciężko chorych leczą się znakomicie gdy smaruje się zagrożone miejsca maścią z odwaru korzenia z wazeliną albo lanoliną. Galasówki pojawiające się na młodych żołędziach sproszkowane i posypane na ranę powstrzymują tworzenie się tak zwanego dzikiego mięsa. Kąpiele w wywarze kory dębowej są bardzo pożądane u dzieci skrofulicznych i cierpiących na angielską chorobę. Świeże przepukliny, zwłaszcza pępkowe u dzieci, powstałe z powodu zbytniego krzyku można według doktora Brejera doprowadzić do zarośnięcia umieszczając pod poduszeczkę paska przepuklinowego woreczek do połowy napełniony miałko sproszkowaną korą dębową i zwilżając ten woreczek winem czerwonym, co czynić należy przez 4 do 6 tygodni. Kąpiele w jednej lub dwóch garści kory dębowej dobrze działają w reumatyzmie, chorobach skórnych, świeżbie i osłabieniu nerwowym. Od dawna znane były ciepłe kąpiele z kory dębowej jako doskonały środek wzmacniający przy ogólnym wyczerpaniu oraz osłabieniu nerwów na podłożu skrofulicznym względnie jako wynik nadmiernej onanii. Odwar skory dębowej, stosowany jako półkanka w katarze pochwy, ma według doktora Bona przewyższać wszystkie inne środki w tej chorobie. Tenże odwar skory, według Alberta Wielkiego, leczy nawet raka żołądka, szczególnie jeżeli powstał z powodu nadmiernej utraty krwi. Garść kory, zagotowana w jednym litrze mleka, daje doskonały środek przeciwko zatruciom, pić aż nastąpią wymioty. W ilustrowanym kurierze codziennym z roku 1937 znajdujemy notatkę chomentowskiej o użyteczności żołędzi, którą ze względu na jej wartość praktyczną w całości cytujemy: Kto posiada w ogrodzie stare, owocujące dęby, albo ma możliwość prowadzenia zbiorów w lasach dębowych, ten powinien w nadchodzącym sezonie dojrzewania żołędzi zrobić sobie ich zapas na zimę. W gospodarstwie domowym i w hodowli zapasy takie dadzą się wielostronnie i korzystnie zużytkować. Ogólnie rozpowszechniona jest kawa żołędziowa, ale przy wyrobie jej domowymi środkami zapomina się często o konieczności odgoryczenia żołędzi. Bez tego zabiegu przyrządzona kawa zawiera nadmiar taniny, jest mniej smaczna i powoduje trudności w trawieniu. Chcąc przyrządzić należycie odgoryczoną kawę żołędziową postępuje się w następujący sposób. W jesieni, kiedy dojrzałe żołędzie opadają z dębów, zbiera się je, oczyszcza z szypułek i mierzy litrem. Na każdy litr świeżych żołędzi nalewamy podwójną ilość miękkiej źródlanej wody i pozostawiamy tak na przeciąg 24 godzin. Po upływie doby wodę się zlewa i daje taką samą ilość świeżej, w której żołędzie muszą się krótko zagotować, a potem zupełnie ostygnąć. Zimne odcedza się z wody, przesusza i obiera złupin. Wyłuskane środki pali się jak zwykłą kawę, prawdziwą i przechowuje w szczelnym zamknięciu. Dla dodania smaku można do kawy żołędziowej dosypać trochę cykorii. Koniec książki Jana Hadyny pod tytułem Zioła Lecznicze, Botanika Okultystyczna, Astrologia Herbalna, Medycyna Hermetyczna z roku 1936.